Kanał sportowy. Tu jesteśmy na ty. Dzień dobry, moi kochani. To jest Hejt Park. Przed meczem z Wyspami Owczymi. Pierwszym z pięciu finałów Fernando Santosa, bo powiedział, że każdy mecz w tych eliminacjach jest dla niego jak finał. A więc te pierwsze finał na Stadionie Narodowym z dzielnymi Farerami, którzy nie odpuszczają. Lekki lęk jest. A w studiu równie dzielni Tomasz Lipiński. Dzień dobry. I Tomasz Smokowski. A dlaczego dzielnymi? Znaczy nie, dlaczego dzielnymi Lipińskim i Smokowskim, że będziemy musieli oglądać? Że pomyślałem sobie, że podchodzimy do tego meczu zbyt poważnie, niż on powinien na to zasługiwać. Podchodzimy do niego, jakby był rzeczywiście finałem, pierwszym z pięciu finałów, a tak naprawdę tam powinien być festyn. Tam powinien być festyn i na boisku, i na trybunach, zabawa, no tak jakby przyjechało San Marino. Nagle boimy się meczu, nazywamy meczem nie, o wszystko. Chyba się nie boimy. No wiesz, no jest strach po tym, co było w Kiszyniowie, po tutaj inba za inbą, ale ja myślę, że to wszystko... Jak myślicie? Jak obstawiacie, zanim podamy skład, bo już on jest, moi drodzy, zanim go sobie omówimy, to generalnie ja jestem dużym optymistą, że to wszystko, co się wydarzyło, nie tam motywacja lewego i tak dalej, nie jej będę przypisywał, tylko po prostu oni muszą zagrać swoje. Oni muszą zagrać to, co umieją, muszą zagrać pierwszą połowę z Kiszyniowa, która nie była jakaś wybitna, była po prostu normalna dla tych facetów i musi być 4-0. 4-0 przyjmuję, oczekuję i wymagam. No ja uważam, że cały czas to powtarzam, że z takimi rywalami jak Wyspy Owcze, czy wspomniane przez ciebie na wstępie San Marino, to wiele zyskać nie można wizerunkowo, a można dużo stracić. I to, o to rozchodzi się gra, czy też ta nieszczęsna Mołdawia. To jest taki mecz po prostu do odhaczenia, no. Trzeba go wygrać i no nie wiem, kiedyś zdarzyło się 10-0 nad San Marino, ale żeby jakoś ten mecz przeszedł do historii i jakoś... No przeszedł wynikowo, ale... Nie chyba, zawsze się wygrywa. Ale nie pamiętam, bardziej, tym, że dwóch Lewandowskich. Ale bardziej się pamiętam... Smolarek, który tak biegał, wiesz, i cały czas pokazywał kolejne... Ale bardziej się pamięta, nie wiem, że właśnie, że San Marino nam strzeliło gole, albo miało z nami rzut karny niewykorzystany, no takie, no to jest właśnie taki mecz, w którym trzeba sobie oszczędzić wstydu dużego lub wstydu małego, no bo wstydem małym to uważam, że to jest strata gola, czy jakieś tam sytuacje dla straty gola dzisiaj, a wstydem wielkim no to byłaby strata punktu. Czyli mówię o punktach, zatem no to jest mecz z takiej kategorii, do którego trzeba podejść spokojnie go wygrać i rozliczać nie za dzisiejszy, tylko za ten dwumecz, no bo bardziej nastawiam się oczywiście na Tirana. Tak, ja też uważam, że mówienie o jakimkolwiek strachu, czy w ogóle jakichkolwiek wątpliwościach dotyczących wyspowczych, to byłaby gruba przesada. Naturalnie, każdego rywala trzeba szanować. No niemniej, no ludzie kochani, no, cytując Kowala, no ludzie kochani. No, wydaje mi się, że scenariusz tego spotkania jest rozpisany już a priori. To znaczy, wyobrażam sobie, że teraz w polskiej szatni nastawienie jest tam naprawdę takie, że panowie... Zaciskamy cztery litery, podwiązujemy to, co mamy podwiązać, cojones, wychodzimy, strzelamy dwie albo trzy bramki. Dzisiaj uwaga, reprezentacja Polski będzie grała, podejrzewam, 90 minut w ataku pozycyjnym. To jest na pewno coś, co jest dla niej rzeczą może mało typową i to też się przekonamy, jak nam wychodzi atak pozycyjny. Ale nie wyobrażam sobie, że... Dzisiaj taki scenariusz obstawiam. Do 30 minuty Polacy jadą naprawdę na wysokim biegu, strzelamy 2-3 gole, a potem do końca spotkania trwa właśnie już takie leciutkie dożynki. Skończyć rzeczywiście wynikiem 4-0. No niemniej uważam, drogi Michale, że dzisiejszy pomeczowy Hejt Park nie będzie musiał trwać dłużej niż godzinkę, bo to po prostu będzie takie zwycięstwo, po którym no, niespecjalnie będziemy mieli co omawiać, bo będzie... Na przykład nie będziemy mieli nic do omawiania, jeśli chodzi o naszą obronę, tak myślę. No bo po prostu nie wyobrażam sobie, żeby sympatyczni farerscy piłkarze, pamiętaj, że kiedy się pojawia przymiotnik sympatyczny, to znaczy, że nic więcej nie możesz powiedzieć dobrego o takiej drużynie, że w ogóle będą przekraczali linię środkową boiska.
Naprawdę. Ja wiem, że to jest być może zbyt buńczuczne, ale no tak wyobrażam sobie, że ten mecz będzie wyglądał. No grają z systemem 1-5-4-1, bo to już wiadomo, że tak zagrają Fary, że no nie będą, no będą stali pod własnym polem karnym i grali na 0-0. No i chyba też chodzi o to, żeby nam się nie pomyliły w tym dwumeczu, bo nadal traktuję to jako dwumecz. Te systemy wartości, tak jak to było w czerwcu, że nie, na Niemców sprężyliśmy się jak nie wiadomo co. Wygraliśmy 1-0, euforia, a później przychodzi mecz z Mołdawią i jest wielka kompromitacja. Tam tutaj no, trzeba ten mecz po prostu wygrać. I no, oczywiście chciałoby się, żeby ta reprezentacja dała nam trochę uśmiechu, żeby było w tej grze widać więcej chemii, wzajemnego zrozumienia i takiej zwykłej przyjemności z gry. Tak. Ale no, najważniejsze to będzie ta Tirana. I tam trzeba będzie pokazać wszystko to, czego oczekujemy od tej reprezentacji, no i przede wszystkim tam wygrać. Tirana będzie prawdziwym testem. O tym też porozmawiamy, bo taką ciekawą spostrzeżenia miał Mateusz Borek w porannym programie, ale chcę powiedzieć, że też się zgadzam tutaj ze Smokiem, że oni już są tak przebodźcowani tą krytyką, że teraz w szatni siedzą i mówią sobie no mercy, robimy Farerom jesień średniowiecza. I teraz zobaczcie... Dobrze by było, gdyby tak myśleli. No ja mam nadzieję, że innej motywacji nie ma. Ale zobaczcie, kto ma tego dokonać. Mamy składy, na razie prosto złączna z piłka wrzucone. Nie, są już normalne wręcz. Rozrysowane. No więc zobaczcie. 4-4-2. Grzegorz Krychowiak. Wielki comeback tego zawodnika. Po 8 miesiącach wraca. Kiwior Bednarek w obronie. Zobaczcie. Nie ma Matiego Kasza. Czy on jest oszczędzany na Albanię? Michał Skóraś też jest pewnym zaskoczeniem. Bo tak myśleliśmy, że tu może na prawej stronie w ogóle... ale to może właśnie Tirana, Kasz. No zobaczymy, Michał Skóraś, jak wypadnie. I Milik z Lewandowskim w ataku, czyli... czy powiedzcie, jesteście tutaj zaskoczeni czymkolwiek, choćby powrotem Grzegorza Krychowiaka, bo dowołany też ze Starej Gwardii Kamil Grosicki na ławeczce, a Krycha po prostu wjeżdża do tej kadry na pełnej. Ja nawet wytypowałem, że pierwszy strzeli bramkę. Tak? Bo był taki, wiesz, PZPN opublikował taki stop the screenshot. Wiesz, lecą wszyscy... Zatrzymało ci się na Krysze? Krycha. Okej. Okay. Więc obstawiam Krychę. Ja wiem, jak zaraz to zabrzmi. Zaraz będą pisali, że znowu marudzi. Dwa razy okrążyć ziemię, żeby znowu wylądować z Grzegorzem Krychowiakiem na środku pomocy. To tyle szukamy, tyle kombinujemy. Zatrudniamy Fernando Santosza i chciałbym zapatrzeć, patrząc na ten skład, chciałbym zapytać, no a gdzie jest Glik? W zasadzie to tylko jego mi tutaj jeszcze brakuje. Nie, no ja nie zmienię zdania. No jest dla mnie Grzegorz Krychowiak, to jest dla mnie... Z całą sympatią dla zawodnika, dla człowieka, bo uważam, że to jest w ogóle bardzo fajny, z otwartą głową chłopak, ale jest to reprezentacyjny has-been i tam powinien pozostać już na takiej dobrej emeryturze i nie zmieni tego nawet mecz z Wyspami Owczymi, bo jakie tutaj będzie miał granie Grzegorz Krychowiak? Rozumiem, że znowu dostanie piłkę gdzieś na 30-40 metrze i nie będzie miał żadnego pressingu ze strony Farerów, czyli to, co lubi. Ale tylko, że to nie jest taka piłka, w jaką się gra obecnie na świecie, no tylko, że piłkarze Wyspowczych pewnie będą mocno schowani, więc tutaj Krychowiak będzie miał to swoje takie spokojne, powolne, takie leciutko odbojowe już granie. Czy to jest zbawca reprezentacji Polski, jak mówię, dwa razy okrążyć świat, żeby znowu wylądować z Grzegorzem Krychowiakiem? To tak jak z Koziołkiem Matołkiem. Cały serial na końcu Koziołek Matołek był bardzo blisko. Do tego Pacanowa wrócić. Tak. Ale Tomku, jak na to patrzysz? To raczej jest oskarżenie dla następców, że się nie wykreowali i nikt w jego buty nie wszedł. No nie wiem, czy tutaj jest oskarżenie. Dzisiaj Smoka przy śniadaniu słuchałem Bretu 357. I właściwie ze wszystkim tym, co powiedział, to się zgadzam. Właśnie między innymi o Krychowiaku, także o Gliku, że pewnie gdyby Glik ze 3-4 kolejki zagrał w naszej ekstraklasie, to pewnie też w tej kadrze by się znalazł ze względów charakterologicznych i takich mentalnych. No to co mi się, no powiem szczerze, no, zaskoczony byłem Krychowiakiem w momencie powołania. A jeśli jest powołany, to już jego miejsce po całym składzie mnie już tak bardzo nie zaskakuje. Najbardziej mi brakuje Sebastiana Szymańskiego w tej, no właśnie, w tej, w tej,
w tej jedenastce, no bo to jest zawodnik, no, który gdzie by się nie pojawił w klubie, tam robi furorę. Przecież i w Feyenoordzie zbierał same dobre opinie. Teraz przyszedł do Fenerbahce i wiadomo, że w tych tureckich klimatach czasami ciężko się tam odnaleźć, bo leci ci wszystko na głowę. W tym momencie cała euforia, jaka towarzyszy Fenerbahce. No tam gra znakomicie, w świetnym towarzystwie doborowym. I wydawało się, że z tego tureckiego entuzjazmu trochę też przenieść się na grunt reprezentacji, ale go nie ma. No nie chcę tutaj oczywiście jakoś tam ingerować w taktykę trenera Fernando Santosza, ale na pewno ten system 4-4-2 jest bliższy jego DNA trenerskiemu, a z naszego punktu widzenia to można tak powiedzieć, że stara obsługa wróciła, no bo tak to wygląda. Gdyśmy cofnęli się do Euro 2016, no to chyba więcej niż połowa składu to jest z tamtego czasu. Ja bym chciał jeszcze naprawdę położyć nacisk, znowu będzie, że marudzę, jeszcze zwłaszcza przed meczem, ale potraktujcie to jako naprawdę, patrzę na reprezentację Polski bardzo życzliwie, nawet bardziej niż bardziej niż może czasami się powinno patrzeć na grę reprezentacji Polski, zwłaszcza po kilku wywiadach, kilku konferencjach prasowych. Trudno jest mieć do niej jakiegoś, do niektórych reprezentantów jakoś wiele ciepła i sympatii, ale no spójrzcie, no gramy w eliminacjach do Euro, imprezy, która jest, no już została tak poszerzona i tak zepsuta przez Czeferina i obecną UEFę, że naprawdę wielką sztuką jest włożyć sobie kij w szprychy i się przewrócić na tym rowerku, jak w tym memie bardzo znanym. Taka jest konstrukcja eliminacji Mistrzostw Europy, że do baraży wejdą zespoły nawet z Ligi Narodów, a że my gramy w grupie, w tej najwyższej dywizji Ligi Narodów, to nie ma w zasadzie takiej możliwości, żeby nie wystąpić w barażach za czas jakiś, a nawet zajmując, nie wiem, strzelam, no to już była totalna katastrofa, ostatnie miejsce w naszej grupie. Innymi słowy, mamy nowego trenera reprezentacji, który przecież podjął się zadania zmiany, tak, tej reprezentacji. No taki był główny cel zatrudnienia kogoś takiego z wielkim nazwiskiem jak Fernando Santos. A my sięgamy z całą sympatią po Grześka Krychowiaka po raz kolejny w ramach tych eliminacji. Ratunku, Wyspy Owcze, Jezus Maria. No, odczucia naszych widzów są ambiwalentne, na przykład dziad kalwaryjski przewiduje czerwień Krychy, ale nie. Rywalem, już tak nie bądźmy aż takimi czarnowidzami. Natomiast chcę was zapytać o co innego. Może Krycha powołany, który został powołany po to, żeby dodać charakteru, występuje z Wyspami Owczymi dlatego, że po prostu Fernando Santos ma już w głowie Tiranę i buduje drużynę na Tiranę, stąd brak Matiego Kasza czy brak Sebastiana Szymańskiego. I chcę was zapytać o słowa naszego przyjaciela Mateusza Borka, który dzisiaj rano mocno jakby protestował przeciwko takiemu podejściu. Czytam, bo nawet widzę, że inne portale podały też jego, więc mam tu dokładny cytat, co powiedział Mati. Powiedział tak: my już w ogóle dochodzimy w Polsce do absurdu, że my, człowieku, nie wiem do kogo tu się zwracał, wychodzimy z grupy na Mistrzostwach Świata. My ustalamy drużynę pod Albanię. Nie, że my jedziemy, my jesteśmy Polska, mamy zawodników w dobrych europejskich klubach, którzy mają po 80, 100, 140 meczów w reprezentacji, że mamy wyjść, zagrać swoją piłkę, tylko my się drapiemy. Ty dzisiaj na Wyspy Owcze, to możemy wyjść na Zielińskim, ale za 3 dni w tej Albanii my musimy tutaj się zabezpieczyć. I nazwał to absurdem. Natomiast może, słuchajcie, no jednak ten mecz w Tiranie, gdzie oni, Albańczycy, będą grali o wyjście z grupy, tak, o drugie miejsce, warto zabezpieczyć po prostu, no, na przykład przed kontuzją jakąś głupią, jak lewego z Andorą. Michał, może nie trzeba grillować. Zejdzie na śniadanie i wiesz, tak, i się uderzy w stolik. Kalkulacje to zazwyczaj. No ja generalnie z Matim zazwyczaj się zgadzam, bo ale rozumiem też jego ten patriotyzm piłkarski, ale myślę, że w tym momencie jesteśmy w takim momencie, że zeszliśmy do piwnicy. I trudno teraz nagle do wszystkich machać ręką z 10. piętra, że jest wspaniale i znakomicie i my na wszystkich patrzymy z góry. No bo po Mołdawii to już w ogóle, no ale właściwie przypomnijmy sobie jakiś mecz reprezentacji na przestrzeni
nie wiem, 2-3 lat, który nie dostarczył nam jakiegoś większego lub mniejszego poziomu frustracji. No może ten barażowy ze Szwecją. A tak zazwyczaj ta reprezentacja grała grubo poniżej naszych oczekiwań. Może one są za wysokie. Ale to na pewno nie jest tak, że ta reprezentacja w tym momencie jest nie wiadomo jak silna. Że zbiór tych jednostek, tych indywidualności, które często chwalimy i podobają nam się w klubach, oni w tej reprezentacji tworzą taką mieszankę wybuchową, że to jest suma umiejętności. No właśnie nie, najczęściej jest to różnica. Ja mam takie mam niestety wrażenie. I ja tego entuzjazmu i tej pewności siebie zarówno ze strony kibiców, jak i z samej reprezentacji, to nie widzę. Nie ma podstaw. Nie ma podstaw, bo naprawdę zjechaliśmy tak nisko poszczególnymi meczami, czy mistrzostwami świata, czy właśnie tą nieszczęsną Mołdawią, czy tymi Czechami po 5 minutach. Właściwie co mecz, to można tylko wskazywać minusy. Czy ruchami samego związku PZPN jako instytucja jest. Tam generalnie chciałoby się, żeby była linia prosta między związkiem a selekcjonerem, między związkiem a piłkarzami, między selekcjonerem a drużyną. A tam są tylko takie kropki, których nie da się nijak połączyć, bo one gdzieś tam wypadają. I to jest rzeczywiście już mniejsza o ten wywiad Lewego z ubiegłego tygodnia, ale to tylko potęguje poziom napięcia. Dlatego uważam, że tak istotny jest ten pierwsze 30 minut, bo tylko strzelony gol, a nawet w liczbie mnogiej gole, pozwolą tej drużynie tak trochę, wiesz, bo teraz wyobraź sobie scenariusz zły, że utrzymuje się 0-0 do 45 minuty i już schodzą piłkarze na przerwę i już słychać pomruk trybun albo gwizdy trybun. A to nie na Narodowym chyba, wiesz, tam raczej tam piknikowo, tak. Tak jak Michał powiedział. No nie, tak, były przecież gwizdy na naszych. Życzę sobie, żeby się nie musieć o tym przekonać. Razem w 45 minucie, jakby to mogło być przy 0-0, kiedy już zaczną być takie, wiesz, pierwsze oznaki nerwowości. Nie, zagrajmy cały mecz taki, nie wydaje mi się, żeby reprezentacja Polski utrzymała taki poziom koncentracji, żeby zagrać od A do Z, tak jak z Mołdawią w pierwszej połowie, bo to uważam, że była najlepsza polska połowa. Nadal uważam, że trafiliśmy. Tam atak pozycyjny wychodził. Tak, naprawdę. Tam wychodziło bardzo wiele różnych rzeczy. Tam wychodziła współpraca Milik-Lewandowski. Tam wychodziło naprawdę mnóstwo fajnych akcji. Pierwsza połowa, nawet jeżeli uważam, że przegraliśmy, ale graliśmy z drużyną lekko półśmieszną, to w pierwszej połowie tak to właśnie powinno wyglądać z tego typu przeciwnikiem. No a potem to się wszystko rozlazło i te słowa, które Lewy wypowiada na wywiadzie dla meczyków, dla Eleven, to są te słowa, które powinny paść w minucie 50. Tracimy gola na 2-1 i on wtedy bierze wszystkich na środek i mówi: panowie, wynędzy, weźcie się obudźcie, wychodzimy teraz na drugą połowę, bo jest problem, ale okej, dobra, to już nie ma o co o tym gadać, więc nie sądzę, żeby z Wyspami Owczymi udało się utrzymać taki poziom koncentracji, bo to jednak jest takie, jest to jakaś taka część, taka właściwa cecha naszej drużyny narodowej, że nie potrafi utrzymać jednego poziomu. Ale to powinien być ten słynny wniosek do wyciągnięcia po meczu z Mołdawią, tak? Mówisz. To powinien być. To wyciągnijmy wniosek. Tak, musimy teraz sobie powiedzieć kilka mocnych słów i wyciągnąć wnioski. Zobaczymy. Mocne słowa sobie powiedzieli, zobaczymy, czy wyciągnęli wnioski. Tak. Legendarne. A propos, krótko parę opinii z czatu, na przykład Kuba Maciejewski. Dlaczego gra Skóraś? Czy jest mi ktoś w stanie wyjaśnić, czemu nie gra Wszołek, Grosik, Szymański, a gra Skóraś, który nie gra w klubie? Dla mnie to jest jakaś patologia. Wrócimy do tego pytania. Janek z kolei dopomina się, gdzie jest pan piłkarz Sebastian Szymański. Na ławce. Gość, co aktualnie jest top topów, a my wystawiamy Krychowiaka. Halo, i co z Kaszem? Chyba chcemy grać totalny minimalizm. Takie są odczucia naszych... Jakiegoś defensywnego, chyba że uznajemy, że Wyspy Owcze w ogóle nas nie zaatakują i w ogóle bez defensywnego pomocnika mielibyśmy wyjść. I zaraz do tego wrócimy. Wywołałem te pytania, te opinie z czatu, dlatego że teraz czas na głos kibiców. Nasz specjalny wysłannik, Edward Durda, jest w strefie kibiców Dekatlonu i bada nastroje. Powiedz, Edku, czy jest optymizm, czy jest lekki strach, niedowierzanie, czy jest oczekiwanie wielkiego sportowego święta, czy są już pierwsze reakcje na obecność Grzegorza Krychowiaka? I czy hot dogi smaczne tam pod stadionem jedzie?
Długo dochodzi. Słuchajcie, kochani, ja jestem po tej drugiej stronie Wisły. Tutaj rzeczywiście ma swoją siedzibę Decathlon i tutaj miałem okazję przepytać już naprawdę 20-30 osób. Wszyscy są optymistami. Pytałem o ten bojkot, o którym mówiło się ewentualnie reprezentacji po tej wpadce w Kiszyniowie. Oni już dawno zapomnieli o tym. Oni twierdzą, że każdy mecz to jest nowe wyzwanie. Wierzą bardzo głęboko w to, że Robert Lewandowski i spółka dzisiaj tych bramek nastrzelają średnio 4-5-6-0, tak typują polscy kibice, więc optymizm w narodzie jest rzeczywiście gigantyczny. Jeśli chodzi o logistykę, to przejeżdżają tutaj co rusz już w tej chwili w mniejszej liczbie autokary naprawdę z całej Polski, z Bydgoszczy, z Gdańska, z innych miejsc przyjeżdża masa kibiców. Oczywiście oni transportują się także na stadion i przy pomocy metra i tramwajów i autobusów, samochodami na te liczne miejsca parkingowe, które znajdują się nieopodal obiektu. W tej chwili już właściwie dogasa ten strumyk, wysycha kibiców, bo już większość rzeczywiście jest albo na trybunach, albo w okolicach stadionu. Generalnie natomiast rzecz biorąc, rzeczywiście optymizm, jeśli chodzi o polskich fanów, jest nieprawdopodobny. Nie spotkałem tutaj kogoś, kto mówiłby o tym, że będziemy się tu jakoś nieprawdopodobnie męczyć, że znów może to wszystko nie wypalić. Polacy wierzą w swoją reprezentację i oby tak rzeczywiście było. Ja się także pod tym wszystkim podpisuję. Elegancki młody mecz. Tak. Nasz drogi Edzio. To jeszcze mamy? Masz pytanie do Edka? Chcesz tam pociągnąć wątek, czy nie? Bo tak widzę, że jesteś tak skonfundowany. Bo ja przyznam się, że nie słuchałem, bo tutaj już szukałem. No widzisz. Edziu jak zawsze był. Edziu top. No ale coś powiedział o Krychowiaku? Nie powiedział. O konkretach, o składzie. Edku, a ty jak osobiście patrzysz na ten skład, gdzie wraca stare, można by powiedzieć, a tacy zawodnicy jak Sebastian Szymański czy Mati Kasz siedzą na ławce. A Krycha w pierwszym składzie. Nie będę w kompetencje trenera Santosa wchodził. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jak mawiał Andrzej Strelał, trener jest zawsze blisko drużyny. On doskonale wie, który zawodnik w jakiej jest dyspozycji. Oby to się dzisiaj spełniło, oby ci, na których postawił od pierwszej minuty trener Santos, rzeczywiście zagrali popisowo. Edziu, dziękujemy i pamiętaj, Mike Tyson, top fighter. Edek Durda. Bo ja nie wiem, Edek jest po drugiej stronie Wisły, a pytania, dźwięk do niego, nie. Jak był po drugiej stronie Atlantyku. Nie, bo tam widzę, że jeszcze moc Poniatowskiego to tam jeszcze musiałby przejrzeć po drugiej stronie Wisły. Aha, od nas po drugiej, natomiast na drugą stronę ten, jakbyśmy wołali, to by szybciej usłyszał. Słuchaj, w każdym razie jest po której stronie Wisły. Po której stronie by nie. Mnożą się koncepcje, teorie u nas na czacie. K, dziki, a może trener chce zdjąć presję z ważnych piłkarzy, ale presję w meczu z Wyspami Owczymi, powie, wystawi to tym, co chcą się dobrze pokazać, żeby zrobili wynik, a w drugiej wystawi tych lepszych piłkarzy, żeby grali bez presji. No właśnie, a propos tych, co się chcą pokazać. Zobaczcie, że na temat brak nowych twarzy. Wojtek Kowalczyk, bo pytacie, gdzie jest Kowal? Otóż on tu zaraz będzie, jedzie właśnie z Biorkomem do nas. Nie no, zaraz, będzie po meczu. Będzie komentował mecz. Tak, będzie komentował mecz, więc będzie tu u nas zaraz w znaczeniu za pół godziny. Idę na taras. Natomiast już zobaczył skład i skomentował. Wojtek? Tak, Kowal? W ten sposób, że nowej twarzy to doczekamy się w składzie prezentacji, jak ktoś sobie zrobi operację plastyczną. Tak napisał? Tak. Na Twitterze? Tak. Ale, no i właśnie chcę was o to zapytać. Po pierwsze o braki w kadrze Fernando Santosa. Najpierw o tych wysłanych na trybuny. Jesteście zdziwieni? Paweł Dawidowicz, tutaj do Tomka i Adrian Benedyczak. Co tak nie myśleliśmy, że może z Wyspami Owczymi właśnie na tej lewej stronie, gdzie on ma się pokazać, a raczej w Tiranie się nie pokaże. Tam musi być już taki żelazny skład sprawdzonych ludzi. No i Paweł Dawidowicz, zobacz, ja rozumiem, dobrze, postawił na Bednarka z Kiwiorem, ale w pierwszym składzie, ale wysłać na trybuny Dawidowicza, który jest kapitanem Hellasu Verona, bardzo dobry początek sezonu, gra wszystko, jest w rytmie meczowym. Czy to troszeczkę nie powinno dziwić? Chyba, że coś na treningu odstawił takiego, że nie wiem, potykał się o piłkę czy coś, no bo trybuny.
Tylko trybuny. No, chciałbym być oburzony, ale no nie potrafię, muszę jednak powiedzieć, no bo jakoś myślę, że akurat w kontekście tego meczu tyłom reprezentacji Polski się nie przygląda i abyśmy nie musieli przyglądać się także po meczu. Natomiast co do Benedyczaka, no to myślę, że on jest kolejny w hierarchii, no bo tutaj bardziej to cały czas myślimy o Karolu Świderskim, jako takim piłkarzu, który zawsze tej reprezentacji dawał bardzo pozytywny impuls i dzięki niemu nasza sytuacja w tabeli nie jest jeszcze gorsza. Właściwie nie mamy tyle samo punktów, co w Wyspy Owcze może, bo on zapewni nam zwycięstwo nad Albanią. No z Benedyczakiem no to jest, no jest to na pewno ciekawy piłkarz, o takiej ciekawej charakterystyce, bo trochę nieustawny, ale to akurat myślę, że na tym etapie kariery jest jego atut, bo może grać i jako dziewiątka, jako wsparcie dziewiątki i też na skrzydle wysoki, bardzo mobilny, nabierający pewności siebie, no ale to jest ciągle tylko Serie B, no to to, że on, oczywiście Parma jest klubem poukładanym, dość bogatym, zapewniającym też taki fajny rozwój, no ale to jest jednak ciągle tylko drugoligowy poziom, zatem no spokojnie. No. Ja też kibicując Benedyczakowi, no to na siłę bym go do podstawowego składu z jakimkolwiek rywalem w reprezentacji Polski jeszcze nie pchał. A ja nie wiem, czy to jest przypadkiem też nie tak, że no Fernando Santos raz za razem powołuje nowych zawodników do szerokiej kadry, po czym ci nowi zawodnicy najczęściej lądują gdzie? No lądują jednak na trybunach, mm-hmm. Bo to jest taki najczęstszy ruch w przypadku tych nowych. Pani tylko dopiero zapatrzy na nich. Nie no, ten to. Ale zobacz, jednak tam. Nie, no, chodzi o to, że przy takiej małej ilości sprawdzianów, no to taki Mateusz Wieteska, no jak nie z Wyspami Owczymi, no to kiedy? A czy ty myślisz, że to byłby sprawdzian dla Wieteski? No właśnie, inna rzecz, no oczywiście, tak. No ale to z drugiej strony... Przepraszam, znowu z całym szacunkiem dla piłkarzy wyspowczych. No lipa, chcesz zagrać z Wyspami Owczymi, dzisiaj będziesz się sprawdzić się, no. Będziesz miał 20 kontaktów z piłką i pewnie żadnego przeciwnika na wprost siebie. Cały czas, żeby nie było, bo potem... No jak... właśnie. Tfu. Bo dopiero będę miał po meczu tutaj w tym studiu. Nie, no ale nie przewiduję. Dzisiaj a wiecie, że dzisiaj jest... Tak, oczywiście to tylko taki fakt statystyczny, tak. Ale dokładnie piąta rocznica, 7 września 2018 rok, mhm. Stadion Zagłębia w Lubinie, Polska Wyspy Owcze U21, 1-1. O kurczę, ale wiesz co? I tak spojrzałem sobie, no. Nie, tak, tam było wcześniej, było 2-2 i tam był 94. Tak? I w obecnej kadrze, w tamtym meczu w Lubinie, mhm. Nie, no już tam to już nie patrzyłem, bo już tych Olsonów, tam jakichś tam Andersonów, to już mi się one mylą, ale w dzisiejszy to jest tak, Szymański, Świderski, no Kownacki mógłby być, ale wtedy grał Wieteska, tak. No i Grabara był wtedy na bramce. Tak, okay. Czyli tam powiedzmy, że tych 4-5 zawodników z tamtej U21... Może to jest powód, dla którego nie ma Szymańskiego w składzie. Jak to mówisz, każdy trener ma swoje Wyspy Owcze. I przegrywaliśmy 0-1, dopiero w drugiej połowie wyrównaliśmy. Tak, tak notabene, nie wiem, czy widzieliście, ale ja się dzisiaj wcześniej obudziłem, oglądałem poranek, w którym byli fani i eksperci od piłki farerskiej. Mm-hmm. I opowiadali, że Czesław Michniewicz ma kultowy status na Wyspach Owczych i że w tamtym też ich bramkarz wtedy z U21 zyskał za zatrzymanie Polski. Nazywają go tam człowiekiem, który zatrzymał Polskę, a jest to pracownik stacji benzynowej. Mm-hmm. No to jak oni wszyscy. No, do dzisiaj tak. Oczywiście najgłośniej w Polsce jest o tym Frederiksbergu, czyli tak. O tym chłopaku, który strzelał gole we wszystkich, nawet dublety ładował dwupłaki. Klaksvik, tak? Każdej, z tego Klaksvik, każdej... Klaksvik, jak powiedział dzisiaj. No nie wiem, chyba tak mówił dzisiaj nam ten młody przybylski na antenie. Fajny chłopak. Bardzo fajny, bardzo wygadany. Przyszły reprezentant Wyspowczych być może. No ale tego Frederiksberga, tak on się tak nazywał, nie ma. On ładował dwupak wszystkim zespołom od pierwszej rundy eliminacji Ligi Mistrzów do ostatniej, prawie do czwartej. No ale nie ma, bo jak nam powiedział ten Michał, to Nie chce być powoływany do reprezentacji narodowej, bo zgrupowania, on nie ma czasu, on ma rodzinę, on ma pracę. Zarobiony jest, no po prostu. Jest dyrektorem w ogóle firmy. No ciemno w pracy, no nie ma czasu na takie... Dla nas lepiej, jakby nam dyrektor firmy sprowadzającej żywność na Wyspę. A ja nie wiem, czy widziałeś te bramki jego w eliminacjach, widziałeś to, Lipa? Widziałem. Widziałeś, jak on strzelał bramkę Molde chyba, tym Norwegom? No to jak zapakował, w tym 2-1, takie po widłach...
Oczywiście dużo było w tym przypadku, po prostu dostał piłkę na dobieg i już był, pewnie miał takie mroczki przed oczami, że wiedział, że już go obrońca dogania, no i po prostu uderzył zza pola karnego, weszło mu w same widmo. No, właśnie tak... dostałem informację, że Michał Przybylski będzie jutro gościem w poranku. W moim poranku wypytamy go o reakcję na tą klęskę, no bo dla Wyspowczych. Ja was zachęcam do tego, kto dzisiaj nie oglądał, to posłuchajcie Michała Przybylskiego. Naprawdę taki chłopak z otwartą głową i fajnymi spostrzeżeniami. Ale tyle gadamy o Wyspach Owczych, to zobaczmy skład, choć nie wiem, czy cokolwiek wam tutaj... A ten z Chojniczanki, tak? Któryś tutaj, ten Edmundson? To jest chyba on. No dzisiaj rozmawiałem z Robertem Podolińskim. Fero, to ten środkowy obrońca, jest o tyle niebezpiecznym zawodnikiem, że ma dobry timing, ma dobrego skoka przy stałych fragmentach gry. No umówmy się, chyba tylko w taki sposób reprezentacja Wysp Owczych może się gdzieś przedostać pod nasze pole karne. Zwłaszcza, że, i tutaj też się podeprę tym, nie będę taką mądralą, że niby wiem, ale Michał Przybylski opowiadał, że no nie wiem, trzej czołowi zawodnicy, skrzydłowi, napastnik reprezentacji Wysp Owczych, ci, którzy mogliby występować nawet w pierwszym składzie, tacy najszybsi, no tacy do kontry, no bo jacy są akurat kontuzjowani, no więc nie ma, tam ktoś ma więzadła krzyżowe, jakiś taki czołowy, skrzydłowy, więc to też jest tutaj drugi garnitur tam z przodu raczej występuje. Co by to nie znaczyło, no bo zagrałby Olson, czy akurat Olson, muszę powiedzieć, akurat Olson, ale... Ale wczoraj też rozmawialiśmy właśnie o tych Wyspach Owczych byłem piłkarzem też, Polakiem oczywiście, który tam kończył karierę, no i mówi, że to Klagsvik, tak? Klagsvik. Jego zdaniem od strony sportowej, piłkarskiej jest lepsze od reprezentacji Wysp Owczych, że gdyby doszło takiego meczu, no to wyżej by oceniał szansę Klagsvik. Tak swoją drogą, to też się dzisiaj właśnie tak jakoś dowiedziałem, że to Klagsvik zwolnił Stanisława Czerczesowa. To jest też tak, oni Ferencvaros wyeliminowali. W pierwszej rundzie. Przypomniała mi się też historia, chyba jedno z takich jest najbardziej niespodziewanych z tych wyjazdowych zwycięstw Wysp Owczych. To było swego czasu z reprezentacją Grecji. To było wtedy, kiedy już Fernando Santos zostawił reprezentację Grecji i poszedł do reprezentacji Portugalii. 2016 rok i wtedy Claudio Ranieri był jeszcze. Zanim zrobił bajkę w Leicester, to przeżył swój koszmar właśnie z Wyspami Owczymi, bo przegrał, nie wiem, czy to był mecz w Atenach, ale powiedzmy, że w Atenach, 0-1 i natychmiast został zwolniony chyba po 4 meczach. I to była taka chyba najbardziej czarna, największa plama na pewno w jego tej, mimo wszystko, w wspaniałej karierze trenerskiej. Właśnie 4 mecze jako selekcjoner reprezentacji Grecji i ten czwarty porażka u siebie z Wyspami i dymisji. Na koniec. Tak. Ktoś tutaj ładnie napisał, to co? Wyspy Owcze grają z nami drugim garniturem? Poniekąd. Że to znaczy, chyba jak rozumiem, w domyśle, że Wyspy Owcze mogą mieć jakiś drugi garnitur. Ale tam dużo tych piłkarzy jest. Widziałem, że tam naprawdę ich zarejestrowanych piłkarzy naprawdę tak? jest... Wielu? Bardzo, no, znaczy jak na kraj, bo to jest kraj tam niewiele ponad 50 000. Zmieściłby się wszyscy mieszkańcy 5 000 zarejestrowanych piłkarzy. Narodowych. Ale ilu piłkarzy? 5 000. 10% populacji. To 10% populacji, no to bardzo. No to wyobrażacie sobie? To w polskim, warunkach 4 miliony zawodników, gdybyśmy tak mieli mieć 10% populacji. Słuchajcie, możemy jakiś telefon odbierzemy. Odbierzemy, tylko realizator mi mówi, że ponownie łączymy się z Edkiem Durną, naszym niezastąpionym reporterem. Jest już po drugiej stronie rzeki. Który teraz dla odmiany przeprowadził krótką rozmowę z klientami sklepu Leroy Merlin, który jest sponsorem Decathlon, który jest partnerem kanału sportowego. Zobaczmy, co mówią kibice. Do mnie, może pan do kamery, tak jak pan. O, do kamery, tak. Do kamery, Edziu, do kamery. Witajcie serdecznie. Witajcie serdecznie, ze mną jest pan Paweł, kibic z Gdańska, który przyjechał do Warszawy ekscytować się także meczem reprezentacji. Czy uważa pan, że po tym blamarzu w Kiszyniowie Polacy będą w stanie dzisiaj grać pięknie, łatwo i przyjemnie? To znaczy, myślę, że tak, że mecz, który miał być takim spacerkiem dla reprezentacji, teraz jest meczem o wszystko. W sytuacji, w jakiej jest kadra, jest i sportowo, i organizacyjnie, mam nadzieję, że będzie to pokaz, powiedzmy sobie, siły naszej reprezentacji, ten dzisiejszy mecz. Jaki wynik pan przewiduje tego meczu? Czy rzeczywiście bramkowo także to będzie wyglądało efektownie? Ja myślę i uważam, że tak powinno wyglądać, żebyśmy mogli jakieś nadzieje sobie rozbudzić w stosunku do reprezentacji. Co najmniej 4-0, ja obstawiam.
Marka Decathlon prowadzi swoją akcję Mecz o Wszystko, gramy codziennie. Każdy z nas rozgrywa jakiś mecz o wszystko na przestrzeni lat, miesięcy, etc. Co pan by powiedział z autopsji a propos takiego meczu o wszystko? Czy pan taki rozgrywał, czy wciąż się on odbywa? Ja myślę, że takim meczem o wszystko jest walka, czy podtrzymywanie swojego zdrowia, zdrowego stylu życia. Ja uprawiam sport, staram się. A jaką dyscyplinę? Ja amatorsko gram w tenisa stołowego, kiedyś byłem piłkarzem ręcznym, teraz gram w tenisa stołowego, chodzę na siłownię, staram się utrzymywać formę. Ale z Gdańska pan przyjechał środkiem lokomocji, nie przybiegł pan? Pendolino, tak. Okej. Wobec tego życzę panu wielu sympatycznych wrażeń przy oglądaniu meczu Polska-Wyspy Owcze. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Dziękuję państwu, oddaję głos do studia. Edziu, ty już puść tego kibica, przecież on musi na stadion zdążyć, zwłaszcza, że jest po drugiej stronie rzeki, a mecz za 40 minut. Ale jest po dobrej stronie rzeki. To przepraszam, a tak. To po 25. Słuchajcie, w ogóle chętnie odbierzemy parę telefonów was jeszcze przed rozpoczęciem meczu, żeby zapytać o reakcję na ten skład. Zobaczcie, przytoczę wam, bo przejrzałem tutaj komentarze kolegów z różnych mediów. Mateusz Rokuszewski, który często tu u nas bywa, dziennikarz Kanal Plus, napisał: nie ma co się uprzedzać do wyborów trenera przed meczem, szczególnie takim, ale gdyby mi ktoś w styczniu powiedział, że po kilku miesiącach budowania przez niego drużyny Fernando Santosa będziemy w tym miejscu, to zero entuzjazmu. No mówię ci, no to jest... Okrążyliśmy ziemię dwa razy, żeby wylądować znowu z Grzegorzem Krychowiakiem. No. Mocny też widzę tutaj wrzutkę, ktoś rzucił filmik z Tomaszem Hajto, który w studiu Polsatu powiedział, że o wywiadzie Roberta Lewandowskiego, że w tej kadrze Tomasza Hajto, tamtej, gdyby tam zawodnik udzielił takiego wywiadu, to przed pierwszym treningiem mielibyśmy z nim rozmowę. U nas nie byłby kapitanem, gdyby ktoś tak powiedział o braku osobowości. No ale nie ma co porównywać drużyn i tak dalej. Tam akurat charakteru brakowało. Mam informację, że jest Adam Sławiński gotowy. No to łączmy się, Adam Sławiński. Z biura rozpoznaje prasowego na Stadionie Narodowym. Mamy, na Stadionie Rakowa Częstochowa, chyba znowu jesteś w tym samym miejscu. Ale co, jesteś sam? Wszyscy co są? Gdzie są wszyscy? Nie. Na Stadionie. No właśnie. No to od razu skomentuj nam skład. Czy cię bulwersuje, czy to mniejsze znaczenie, bo Wyspowcze, czy to jest tak, że rzeczywiście Fernando Santos... konstruując ten skład na Wyspy Owcze, już myślami jest na meczu w Tiranie. I czy ludzie są tym zdziwieni, Adaś? Czy ludzie są zdziwieni takim składem reprezentacji? Nie no, ludzie są w szoku i ja mam w ogóle takie wrażenie, że jakim byśmy dzisiaj składem nie wyszli, no to dyskusja po meczu musi być jedna. Po prostu to musiały być trzy punkty i mam nadzieję, że te trzy punkty będą. Dzisiaj na pewno już przed tym spotkaniem, ale także po tym spotkaniu. Myślę, że bez względu na wynik i to, jak poszczególni zawodnicy się zaprezentują, możemy dyskutować na temat jakiejś filozofii i pomysłu na tę kadrę Fernando Santosa, bo przypomnijcie sobie pierwsze zgrupowania, jak to wszystko wyglądało. Bartek Salamon niepowołany pierwotnie, później został dowołany i on został ostatecznie, chociaż wydawało się, że jako dowołany zawodnik będzie ostatnim stoperem w hierarchii, wybrany do pierwszego składu. Następnie mamy sytuację, że odstawiamy starszych zawodników typu Krychowiak, Glik, Grosicki. Dzisiaj są powołani, a Grzesiek Krychowiak w tym spotkaniu ma być decydującą postacią. Także jest tu takie pomieszanie z poplątaniem. Ja nie chcę tutaj mówić takich populistycznych fraz, że polski trener dzisiaj za takie zestawienie i takie powołanie byłby powieszony, ale na pewno musimy też racjonalnie podchodzić do decyzji Fernando Santosa, bo ja rozumiem, że to jest utytułowany szkoleniowiec, który zdobył mistrzostwo Europy, ale na samym końcu musimy też wymagać od niego pewnych punktów, pewnych celów, które zostały po prostu przed nim postawione. Na takim na pewno było jakieś odmłodzenie reprezentacji, zbudowanie tej reprezentacji, ale no, dzisiaj po tym składzie to chyba widać, że po prostu się pali i też w jakiś sposób może nawet Robert Lewandowski czy kadrowicze mieli wpływ na takie, a nie inne powołanie, na taką, a nie inną jedenastkę. Nie wiem, czy w ogóle odnosiliście się, bo tutaj mamy kolejną aferę, tym razem biletową. Słyszeliście o tym? Co takiego? Bilardowa? Biletowa. Biletowa. Ja coś słyszałem, ale to ty opowiedz. Chodzi o bilety dla dzieci, tak? Okay. Tak. Polski Związek Piłki Nożnej podobno przekazał
związkom, a chyba głównie Mazowieckiemu Związkowi Piłki Nożnej pewną pulę biletów do rozdysponowania dla dzieci z różnych szkółek piłkarskich. No i okazało się dzisiaj rano, że nie wszystkie dzieci te bilety rzeczywiście mają, chociaż miały obiecane i dzieciaki pewnie od rana myślały o tym, że wieczorem pójdą na mecz reprezentacji Polski, bo się okazało, że te bilety zostały sprzedane i dzisiaj znowu jest afera w Polskim Związku Piłki Nożnej. Także wydawało się, że będzie spokój, że będzie mecz z Wyspami Owczymi, w jakiś sposób to wszystko zostanie zasypane dobrym występem i zwycięstwem reprezentacji Polski, mamy nadzieję. No a tutaj oczywiście PZPN nie zawodzi, będzie o czym rozmawiać, będą kolejne afery, także dzieje się cały czas. Ja nie mogę, to już mi naprawdę witki opadają. To jest, tak, jesteśmy... małe geszefty to jest takie jakieś... To jest niebywałe. Bo w ogóle, Adam, nie wiem, czy wiesz, z tych kilkudziesięciu tysięcy ludzi, którzy dzisiaj stawili się na Narodowym, nie wiem, jaka w tej chwili jest tam frekwencja, no nie mam podglądu, siedzimy tutaj w studiu, no to chyba między 15 a 20 tysiącami biletów to właśnie są te bilety, właśnie to są te bilety, te rozdane, które miały być rozdane darmowo. No ja rozumiem, że Związek chciał dbać o to, żeby dzisiaj się trybuny wypełniły, no ale znowu ktoś postanowił na tym zrobić biznes. Komunikat poszedł taki, że będzie tutaj jednak jakiś bojkot kibiców, więc Polski Związek Piłki Nożnej po prostu pewnie chciał w jakiś sposób PR-owo reagować, no ale znowu nie wyszło. No tak. Przy Farerom zepsujemy rekord, bo przecież oni liczą na to, że będzie ponad 50 tysięcy i będą grali przy największej frekwencji w historii. Także. Czyli słuchaj, chcesz mi powiedzieć, że dzisiaj te sektory dziecięce będą pełne takich... gajowych z wąsami, tak? Takie no, dzieci lekko znaczy, dojrzałe. Z czego tutaj dzisiaj dopytałem i z czego wyczytałem w internecie, no to po prostu jest sytuacja taka, że bilety, które zostały rozdane, rozdysponowane do Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej, ostatecznie trafiły do sprzedaży i zostały sprzedane. I przez to dzieciaki nie mają wejścia. No bo oni myśleli, że nie sprzedadzą, więc żeby nie było pustych sektorów. Dokładnie. No rozumiem, ja to dali rozumiem. Dzieciom, ale... Dali dzieciom, no a tu się okazało, że dobrze. Synku, ty jeszcze zdążysz sobie pójść na mnie, no to jutro. Trzeba przypomnieć, co się dzieje z tymi, co dają i odbierają, no, gdzie oni się poniewierają. Nie, no naprawdę. Ale nie, no co, nikt nie dawał, nie odbierał, tylko jak rozumiem, Adaś, no jak rozumiem, te bilety ktoś przekazał PZPN jakiemuś panu X, mniejsza, w Mazowieckim Związku Piłki Nożnej. Nie, nie rozdał, tylko sprzedał. A pan X stwierdził, o, bilety. Nie. Ja, to chyba było tak, że oni rozdali, czy też przeobiecali, tak. Ale one cały czas były w sprzedaży. No i ludzie kupili. Myślały, i okazało się, że obiecali, a nie ma już ich. Ha, czyli to jednak PZPN stwierdził, że jednak nie rozdaje. Ktoś poszedł metodą na... Rozumiem. Czyli Mazowiecki Związek tutaj nie słusznie skarżyłem. Czyli to PZPN. Słyszę jakieś pierwsze tłumaczenia, że podobno Polski Związek Piłki Nożnej przekazał po prostu pulę biletów Mazowieckiemu Związkowi Piłki Nożnej. Czy jak domyślamy się z poprzednich komunikatów, będzie komunikat taki, że Polski Związek Piłki Nożnej nic o tym nie wie, no bo przecież to Mazowiecki Związek ma bilety, więc czyste kapcie jak zwykle. To jest ulubione tłumaczenie Cezarego Kuleszy. Ja nic nie wiem. Adaś, a powiedz nam jeszcze, czy jak ty komentujesz, który oglądasz Ekstraklasę, brak Pawła Wszołka? Czy on nie jest obecnie w formie, który właśnie na Wyspy Owcze, no bo rozumiem debiut u Fernando Santosza, że właśnie tutaj by się w obecnej formie bardzo, bardzo przydał. Ten jego brak właśnie jest komentowany na czacie naszym. Ktoś też zauważa, że nikt ze sztabu akurat nie oglądał go w ostatnim meczu z Widzewem, ani Fernando Santos, ani nikt ze sztabu. Czy tobie jego brakuje? Mam takie wrażenie, że ogólnie duży znak zapytania to forma skrzydłowych, bo jak spojrzymy sobie na Michała Skurasia, to jest 250 minut w 8 spotkaniach, do tego 3 spotkania poza tymi 8, w których coś tam uzbierał minut, no to 3 spotkania w pełni na ławce rezerwowych, więc 11 meczów, 8 zagrał i uzbierał 250 minut, no to nie są szałowe statystyki. Jeżeli chodzi o Kubę Kamińskiego, też zmieniła się totalnie jego pozycja w Wolfsburgu w tym sezonie względem poprzedniego, co myślę, że jest sporym zaskoczeniem, biorąc pod uwagę, że jednak był tym podstawowym skrzydłowym i stawiał na niego Niko Kovács, no to mamy w tym momencie 90 minut w 4 spotkaniach, z czego 60 minut to jest z jakimiś amatorami
amatorami w Pucharze Niemiec, nawet nie pamiętam nazwy tej drużyny. Także nie grał za dużo ani Kuba Kamiński, ani Michał Skóraś. Wiemy, że w fatalnej formie jest Kamil Grosicki, w najgorszej formie po powrocie do Pogoni Szczecin. No i teoretycznie w najlepszej formie z najlepszymi liczbami jest Paweł Wszołek, ale z drugiej strony musimy sobie zadać pytanie, czy to jest taki typowy skrzydłowy, bo moim zdaniem akurat Paweł Wszołek zdecydowanie bardziej nadaje się do ustawienia z wahadłowym. No i jako wahadłowy gra w Legii Warszawa i w tej roli spisuje się zdecydowanie lepiej. A nawet z Igorem dzisiaj rano rozmawialiśmy, który grał z Pawłem Wszołkiem i też dobrze go zna, no że Paweł raczej nie jest już takim typowym skrzydłowym, tak jak grał kiedyś, tylko bardziej nadaje się do wahadła. No chociaż jak patrzymy na to zestawienie, to nawet przez moment zastanawiałem się, czy to będzie czwórka, czy trójka z tyłu. Wydaje się raczej, że jednak czwórka, tak jak to wszystko sobie dokładnie rozpisaliśmy, no bo teoretycznie przecież jest możliwe, że z prawej strony na wahadle zagra Bereś, środek obrony Kędziora, Bednarek, Kiwior, z lewej strony Kamiński, na dwóch dziesiątkach za Robertem Lewandowskim, Milik, a także Skóraś, no i wtedy na szóstkach, ósemkach powiedzmy Krychowiak plus Zieliński, więc teoretycznie przynajmniej jest to możliwe, no ale tutaj mówię, jeżeli skrzydło, jeżeli ustawienie czwórką, no to nie widzę Pawła Wszołka, jeżeli wahadło, no to widzimy, ale z drugiej strony no chyba w zdecydowanie lepszej formie jest Mati Kasz i jego tutaj brakuje pewnie Sebastiana Szymańskiego, ale Sepka pewnie też brakuje ze względu na to ustawienie. No, przy czwórce zawsze każdemu selekcjonerowi trudno było wstawić do składu Sebastiana Szymańskiego, bo on wtedy się tak poniewierał, a to lewe wahadło, a to lewa pomoc, a nigdy nie grał na tej swojej pozycji. Najłatwiej było go zawsze wkomponować, kiedy graliśmy trójką, na dwie dziesiątki mógł grać razem z Zielińskim. Także no, też cierpi, myślę, trochę na takim ustawieniu Sebastian Szymański, jeżeli to będzie czwórka z tyłu. Ja myślę, że tutaj jakie to będzie ustawienie ma mniejsze znaczenie, bo to jest ustawienie wyjściowe, a no, umówmy się, że w meczu z Wyspami Owczymi no to będziemy cały czas, podejrzewam, przebywać na połowie Farerów i tak czy inaczej nasi boczni zawodnicy będą non-stop zaangażowani w tę grę do przodu, więc to takie ustawienie, czy to jest na czterech obrońców, czy na trzech, to jest tak naprawdę mniejsze ma znaczenie, bo na boisku będzie to wyglądało tak, jak będzie wyglądało. Także no, są ludzie, którzy muszą wykonać robotę i muszą wykonać tę robotę w tłoku, dużym tłoku, który będzie na przedpolu farerskiej bramki. I tam sobie życzyłbym takich akcji, jakie potrafili ze sobą skonstruować Milik z Lewandowskim i z Zielińskim w pierwszej połowie meczu z Mołdawią, bo to będzie prawdopodobnie trochę takie wypisz, wymaluj. No, myślę, że Farerów jeszcze mniej będzie ciągnęło pod polską bramkę, bo tam reprezentacja Mołdawii przynajmniej w pierwszej połowie próbowała jakiś tam nieudolnie, ale wyprowadzać jakieś akcje. No ja myślę, że no, w jakiej formie by nie byli Skóraś czy Kamiński, to nawet ściągnięci prosto z Leżaka, z Mykonos czy tam z Rodos, no to po prostu w takim meczu jak ze Wisłami Owczymi no powinni robić różnicę na skrzydłach, wgrywać pojedynki. Tak. Tym bardziej, że tak jak powiedziałeś, no ta przestrzeń do biegania nie powinna być za duża, to nie będzie robota, no będą też zabezpieczani od tyłu. No chodzi o jakąś taką klasykę gatunku, gdzie też podłączają się boczni obrońcy, gdzie jest jakieś pójście na obieg, jakieś dośrodkowania. No, takie proste rzeczy. Dużej gry, ale też trochę gry jednak jeden na jednego. Pożegnam tylko Adama. Tak. Adam, bardzo ci dziękujemy i rozumiem, że słyszymy się po meczu, tak? Trzymaj się, Adasiu. Do zobaczenia po meczu. Się, na razie. Leć na trybuny, bo zaraz, no może nie zaraz, ale już niebawem hymny. My jakiś telefon odbierzemy chyba, nie? Właśnie, czekamy na opinię waszą, dzwońcie na temat składu, na temat obecności Grzegorza Krychowiaka. Słuchaj, a możemy byśmy, bo tak kręcić się wokół tego meczu z Wyspami Owczymi możemy, ale może byśmy sobie skomentowali listę złotej piłki. No bo mamy tutaj, wiesz, dwoje Polaków, bo i Roberta Lewandowskiego i Ewy Pajor. Umówmy się, że raczej nie są faworytami do wygranej, nie spodziewajmy się w tym roku, ale... No, podajcie wasze trójki, no tak? No tak, ja bym pytał o coś innego. A kogo wam najbardziej brakuje na takiej liście? Bo ja nawet sobie zrobiłem... Nie, taką... ta lista strasznie długa, to mi nie brakuje, tylko... Tak, a to ja ci podam parę nazwisk, których mi brakuje. Naprawdę? No na przykład, słuchaj, to sobie nawet wypisałem. Alissona brakuje, no można powiedzieć... No i czy ja wiem, ale zobacz, jest trzech bramkarzy i jest na przykład Andre Onana, a nie ma ani Ter Stegena, ani Courtois, ani Meniana. Courtois nie ma? Bo nie ma. Rozumiem, że... Jest Bounou, jest Martinez, wiadomo. Wiadomo, oni dwaj. Świata i jest Onana, Andre Onana.
W obrońcach, słuchajcie, nie ma na przykład, jest w sumie 8 piłkarzy Manchesteru City, widziałem, ale nie ma na przykład Stonesa i nie ma Ake, ludzie, którzy wygrywali Ligę Mistrzów. No i nie ma na przykład Grealisha wśród pomocników, ani, to jest uważam też niespodzianka, faceta, który za 121 milionów euro poszedł do Chelsea, no tam na razie im nie idzie, ale Enzo Fernandez, no jeden mistrz świata z reprezentacją Argentyny. No z przodu Bruno Fernandes, no i zobaczcie, lata lecą. Neymar, Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, wszyscy poza szeroką listą. Marcus Rashford, kolejny. Facet, który strzelił w sezonie 30 goli i nie ma go na liście. Aż tak mnie to nie razi, bo tak naprawdę najważniejsza jest... I jeszcze chyba... ostatni, Rafael Leão. Trójka. No. Wiadomo, że w trójce musi być Leo Messi i Erling Haaland, ale jasne, ten trzeci to już wzbudza emocje. Mbappé pewnie. No, jedni mówią Mbappé, drudzy za finał, chociażby mistrzostwa świata. Inni mówią Julian Alvarez, bo potrójna korona City. Tak, ale wiesz, to... ale no, w takich też plebiscytach odgrywa... nazwisko tak ważną rolę. No to ale to jest dobry wielu moment. Trafiło tam na, w ogóle na listę za nazwisko bardziej niż za ostatnie osiągnięcia. Naturalnie. Niż no żeby odebrać telefon. Takiego Rafaela Leão mi brakuje, bo facet no. doszedł do półfinału tak. Champions League, prawda? Dobra reprezentacji forma. Nadal za mało. Ale mistrzostwa nie zdobył, ale sezon rzeczywiście miał bardzo dobry. Odbierzmy telefon i może zapytajmy właśnie naszego widza, zanim o reprezentacji Polski, to dawaj swoją pierwszą trójkę złotej piłki. Jest. O, jesteś! Halo, halo? Jesteś, słuchamy cię. Dobry wieczór. Pierwsza cześć. Trójka złotej piłki. No to zaczniemy patriotycznie. Robert Lewandowski, najlepszy zawodnik przy człowiek do wywiadów. No i dwóch tam... tak naprawdę. I dwóch byle kto, rozumiem. No tak. Byle kto, bez znaczenia. Tak jest, tak. Ja myślę, Lewemu mogliby oddać złotą myślę, piłkę że są duże szanse, ale nie graj na to przypadkiem gdzieś tam, wiesz, na za dużych pieniędzy. No dobrze, a propos Roberta Lewandowskiego i jego kolegów, jak oceniasz skład wystawiony przez Fernando Santosza na Farerów? No zaskoczył, na pewno zaskoczył i ja tak naprawdę dzwonię w takiej sprawie, że pomyślałem, że Grzesiek Krychowiak mógłby na wahadle zagrać i mam na to argumenty. O, dawaj. Jest taki argument. Przedwczoraj poprosiłem Grześka o koszulkę na licytację charytatywną. Odwiedzam dzieci na oddziałach onkologii. Nie minęły 24 godziny, kiedy przyjechał kurier, koszulka była u mnie. Więc tak naprawdę chciałem pokazać, że jest ktoś, kto ma osobowość i nie trzeba było się prosić długo. 24 godziny nie minęły, koszulka była u mnie w domu. Mówisz poważnie? Tak, jest, mówię poważnie, jestem psem marszałem, odwiedzam dzieci na oddziałach onkologii, byłem u was w kanale sportowym. Okay. To wiemy, znamy, pozdrawiamy cię serdecznie. Poprosiłem Grześka, Grzesiek napisał o godzinie 16, a koszulka była na drugi dzień o 11 u mnie. Ale słuchaj, i tego w ogóle absolutnie nikt nie neguje. Grzesiek jest naprawdę fajną postacią, fajną osobą, z bardzo szerokimi zainteresowaniami, jak widać do tego z wielkim sercem. Jest to, ale oddzielmy to, jakim jest super człowiekiem, od tego, że jest po prostu piłkarzem już trochę no, po drugiej stronie góry. No nie ma co gadać. No, ja, na nim, tylko na ja tutaj mówię o tej osobowości, których tutaj jasne. Chyba jednak rzeczywiście brakuje w reprezentacji. Jakbyśmy sobie tak prześledzili po kolei, no to mogłoby tego brakować. No tak, niestety, ale ja... też, no przepraszam, ale to nie na tym... Słuchaj, to, że Grzesiek ma wielkie serce i bardzo szybko zareagował na twoją prośbę. Nie, tylko wysłania koszulki nie czyni go nagle charakternym piłkarzem z osobowością na boisku. No to jednak jedno z drugim nie ma nic wspólnego. No tylko tutaj akurat bym się z Lewem zgodził, że tej osobowości brakowało w tej kadrze i brakowało coś takiego, kto tupnąłby nogą czy cokolwiek zrobił. Oni wszyscy stali po prostu jak w amoku i patrzyli jak Mołdawia, no po prostu gdzieś tam pyka, więc no to było takie przerażające. Bo ja myślę, że jakbyśmy teraz się wrócili do kadry Jerzego Engela, no to tam byśmy znaleźli osoby takie, które z taką Mołdawią po prostu by zareagowały. Oni mogliby wejść z trybun i spokojnie by to rozegrali. Ale to poczekaj, to daj im szansę, bo ja naprawdę ufam, że dzisiaj w 31 minutach zobaczymy taką reprezentację Polski, która rozczarpie. Tylko wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że dzisiejszy mecz tak naprawdę nie ma wielkiego znaczenia, bo... No tak jak powiedział Tomek, do wygrania jest dzisiaj niewiele.
Tak, ale do stracenia bardzo dużo. Wygramy, to ja zjem swoje łapy po prostu jako psa, więc nie ma szans po prostu. Dzisiaj jest zwycięstwo, ale będziemy, zobaczymy w Tiranie, co się wydarzy. Tak jest. Pozdrawiamy cię serdecznie i pamiętaj, z chęcią cię jeszcze raz zobaczymy u nas w kanale, może w poranku którymś, bo robisz wielką... No ostatnio mam wielkie wsparcie ze strony klubów, bo zaprosił mnie Górnik Zabrze na trening, wspierają kluby takie jak chociażby PSV Eindhoven, byłem u nich też, więc no, Polska Ekstraklasa super działa, ale są też te kluby z zagranicy, no teraz dołączył Grzesiek, więc wszystko fajnie wygląda. Dzięki wielkie, miłego wieczoru. Czyli masz już trochę tam gadżetów, no to dobrze. No cały czas zbieram, licytuję i działamy. Super. Fajnie. Super. To bardzo ci dziękujemy i pozdrawiamy i pozdrów dzieciaki tak samo od nas. To wiesz co, to przy tej okazji powiedzmy, że w sobotę, najbliższą sobotę, dzień przed meczem Albania-Polska w Szczecinie jest mecz na rzecz Roberta Dymkowskiego i włączyło się w nim mnóstwo byłych zawodników drużyny narodowej i byłych piłkarzy Pogoni Szczecin, no bo nie wszyscy grali w drużynie, ale tam jest ta Pogoń sezonu 2000-2001. I dalej są bilety w sprzedaży i dalej można włączyć się, kupując bilet, przyjść na mecz, trochę popatrzeć na nasze dawne gwiazdy i w ten sposób taką dołożyć swoją cegiełkę do pomocy Robertowi, który walczy o zdrowie. Niestety choruje na nieuleczalną chorobę, ale te środki, ta farmakologia, którą można Robertowi podać, choroba się nie cofnie, ale można ją po prostu wyhamować, spowolnić. No tak naprawdę walczymy o lata takiego godnego życia dla Roberta dłuższe. Także jeżeli będziecie w Szczecinie, jeżeli będziecie w okolicach, no ja wiem, że to jest trochę daleko od szosy ten Szczecin, nie? Że to jednak tam trzeba jechać specjalnie, to nie jest w sercu gdzieś Polski, no to serdecznie was zachęcam do tego, żebyście do Szczecina pojechali i poszli na mecz. A my w tym momencie znów oddajemy głos Edkowi Durdzie, tym razem w sondzie, którą zrobił dla nas w ramach współpracy z naszym partnerem Leroy Merlin i sponsorem reprezentacji Polski. Popatrzmy i posłuchajmy. Wywiad Roberta Lewandowskiego sprzed kilku dni odebrany został przez wielu jako włożenie kija w mrowisko, natomiast ja odebrałem go jako próbę okrągłego stołu wewnątrz piłkarskiej reprezentacji Polski. Miejmy nadzieję, że podziała to z korzyścią na Team Spirit biało-czerwonych. Nie mam zielonego pojęcia, muszę powiedzieć. Czyli może Wyspy Zielonego Przylotka? Też możliwe. Jeżeli dzielone, te wyspy mają swoją reprezentację, to jak najbardziej możliwe. Wybiera się pan na mecz z jakimś takim atrybutem, którym będzie pan chciał kopać dołki pod naszą reprezentacją albo je zasypywać? Nie, niestety się nie wybieram. No, mam nadzieję, że wygramy. No, większe mamy szanse, logicznie. No ale po Polakach to nie wiadomo, ile można się spodziewać. Idzie pan na ten mecz, czy będzie pan oglądał go w telewizji? Nie, prawdopodobnie w telewizji będę oglądał. Rozumiem. Czy uważa pan, że nasza reprezentacja wypadnie w tym spotkaniu jak nawóz uniwersalny, czy raczej jak ziemia do siewu i pikowania, czyli będzie notowała wyraźny wzrost? Myślę, że pokażą się z tak dobrej strony jak z meczu z Mołdawią. Rozumiem ironię w pańskiej wypowiedzi, ale gramy jednak w Warszawie przed swoją publicznością. Może będzie lepiej? No, myślę, że powinni jak najbardziej zagrać lepiej po tych konfliktach, które tam się pojawiają. Ostatnio Robert się wypowiadał troszkę dziwnie, więc no zobaczymy. Konflikt goni konflikt tak naprawdę. Mam do pana pytanie. Reprezentacja Polski w najbliższy czwartek zagra bardzo ważne spotkanie z... przepraszam pana bardzo, przepraszam. Jaki wynik pan typuje meczu Polska-Wyspy Owcze w najbliższy czwartek? Remis. Bramkowy? Bramkowy. Okej, okay, a w niedzielę gramy jeszcze potem w Tiranie z Albanią i o to spotkanie też bym zagadnął? Wygrana. Rozumiem. Też enigmatyczna, ale jednak wygrana. Życzę udanych zakupów i umiejętnego korzystania z tego oto węża. Ale najlepsze było, czy zagrają nawóz naturalny, żeby to nie wyszło. Żeby to nie wyszło. Moi drodzy, coraz bliżej do meczu, my już za chwileczkę połączymy się też z naszym... Nie korzystaj z węża, pamiętaj. No.
wąż, żeby nikt się nie okazał wężem w tym meczu i w tej kadrze. No to co? To co? Odbieramy telefon jeszcze? Tak. Misza, bo tak się na ten, no się zawieszasz na komputerze. Odbierz. Nie, mam sygnał, że nie odbierzemy, bo dlaczego? Przygotowujemy wejście naszych komentatorów. To już za moment, czyli Kowal dojechał. Jest Kowal już? Jest. No to może jest. By do nas wpadł w ogóle tutaj na sekundkę, nie? Powiedzieć, co myśli. Nie, no połączymy się. A, połączymy się. Z drugim studiem. Opowie nam o tym w Warszawie. Czy długo myślał nad tym tweetem? Nie, Kowal spontaniczny. Kowal ma taką, wiesz, fajną kojarkę. I to było dobre. W ogóle mnie tym nie zadziwił. A to było... Jest chyba. Jest. Idzie. Jest. Pojawił się skład. O. 30 sekund po tym już tak... Po czym mnie nie słychać. 30 sekund po tym, jak się pojawił skład, już miałeś taki ten? Tak, no, ale... Ty powinieneś stand-upy. Ale kogo ci brakuje? To już zaraz nam powiesz w tym składzie najbardziej. Jeszcze tego nie było, żeby Kowal zza kamery. Albo po meczu. Po meczu, dobrze, Kowal. 30 sekund, nie wiem, czy to było słychać, ale Kowal wkroczył, powiedział, że 30 sekund po podaniu składu miał taką uwagę, że jest, że nową twarz zobaczymy, jakby dokonają operacji plastycznych. No to pięknie, to bardzo dobrze. Miszka, co dalej? W którą stronę dalej zmierzamy? No, czy powolutku kończymy, czy się na ten, czy jeszcze chwilkę? No, musimy się połączyć. Czekamy, aż Kowal teraz tam usiądzie, zostanie podpięty. I nie mogę nic zacytać z czatu, bo tutaj właściwie beka cały czas jest. Albo że Kowal top. Albo tak że dalej. Edek Durda z wężem chodzi i przepytuje. Ale czy szukam jakichś takich właśnie... na przykład Daniel Franczak pisze, miał być bojkot PZPN, to PZPN bilety za darmo rozdawał, kibice jednak bilety zaczęli kupować, więc PZPN darmoche, za darmo, nie za darmoche, zaczęli wyprzedać. No tak, to jest, poruszyła ta afera biletowa rzeczywiście naszych widzów. No, ta dzisiejsza z kolei. Wiesz, ja myślę, że w ogóle takiego jak, ja nie wiem, jak mówisz, masz rację Tomek, że nie ma zorganizowanej grupy, nie ma czegoś takiego jak, wiesz, jak klub kibica reprezentacji Polski, który mógłby wprowadzić w życie ten taki hashtagowy pusty stadion, który tam ewentualnie jakieś głosy krytyczne. Sądzę, że tutaj jest taka, będzie to bardzo rozproszone, więc nie sądzę, żebyśmy mogli spodziewać się jakiegoś negatywnego dopingu. Może gdzieś na początku, gdy jakieś tam jedne... Czuję, że piosenka o PZPN może się gdzieś pojawić. Gdzieś tam, tak? A to byłoby nawet ciekawe do takiego do obstawienia. Ile razy pojawi się piosenka, słynna piosenka o PZPN? Wiecie, że teraz są te jest moderowany ten... aplauz. Ani razu. Widziałem. Nie, jest. Jest. Teraz śpiewamy i widziałem... Teraz śpiewam aplauz. Fake oczywiście, ale screen właśnie ze Stadionu Narodowego z tym bimami, na których jest napisane teraz śpiewamy za Zuzi, Zuzi, za. I jestem pewien, że to też wybrzmi w pewnym za momencie. Zuzi, Zuza, tak? Za Zuzi, Zuza, Zuzi, Zuza. Więc no oczywiście, nie no, ja też tak nie do końca wspierałem ten bojkot, bo to jest reprezentacja. No to pamiętam ten bojkot z czasów Grzegorza Lato, którego tutaj mam na koszulce, ale to ze względów na jego karierę piłkarską. Natomiast wtedy, kiedy Stefan Majewski był trenerem, został na te dwa mecze, wtedy, jak ja robiłem takie sądy, jak dzisiaj Edek Durda z kibicami... To była złość. Nie, to oni w ogóle kibice mówili, to nie jest nasza reprezentacja, to nie jest reprezentacja Polska, to jest reprezentacja PZPN. Bo jeszcze wtedy tam dochodziła ta kwestia, pamiętacie, koszulek bez godła, albo z takim logo PZPN-u i tak dalej. Taki był, dużo też się nawarstwiło, dużo różnych... No ale idzie to bez wątpienia w takim niebezpiecznym kierunku zaczęło iść. To jeśli chodzi o takie przaśne. O te wszystkie ruchy PZPN-u, które niby w założeniu miało być dobre, a wychodzą cały czas koślawo w niewłaściwą i tą całą otoczkę wokół reprezentacji plus wyniki, plus niezrozumienie trenera i trener, który nie rozumie tu, gdzie się znalazł i w ogóle, no bo powiedziałeś, tak jak Tomek powiedział słowo reformator, no to reformator i Santos, no tutaj w żadnym sensie nie potrafię znaleźć znaku równości, no bo patrzę na niego, no to on, nie wiem, może jako człowiek starej daty, tylko nie wiem, jakieś takie poczucie obowiązku, honoru, nie pozwala mu rzucić papierami i pójść w cholerę, bo tutaj naprawdę nie rozumie. O co tutaj chodzi? Posłuchaj, jestem, no niestety, jestem zdania, mogę to powiedzieć, niezależnie od tego, jak potoczą się te eliminacje, ja wierzę, że te eliminacje potoczą się dla nas dobrze, nie wyobrażam sobie, żebyśmy nie mieli pojechać na Mistrzostwa Europy, ale osobiście uważam, po kilku tych miesiącach pracy Fernando Santosa i nie
wydaje mi się, że nie będę musiał odszczekiwać tych słów, a chciałbym, ale Fernando Santos został trochę namówiony do pracy z reprezentacją Polski, dużymi pieniędzmi, które tutaj zarabia, znacznie większymi niż poprzednicy jego. Został wyciągnięty i traktuje to troszeczkę jak fundusz emerytalny. No, on już pewnie przeszedłby na emeryturę po Mistrzostwach Świata, gdyby nagle nie zgłosił się do niego Polski Związek Piłki Nożnej i nie zaczął go namawiać do tego, żeby podjął pracę. No to co robi Fernando Santos? No patrzy na to i no kurczę, no ale wiesz, jeszcze tak wypłaty do karierę zepsuć na koniec. A co tam sobie zepsuć karierę? Europy, proszę cię, on też tak nie wejściem na przykład na euro albo wejściem przez baraże. Skala takich problemów musi być dla niego... Nawet jakość tych problemów musi być dla niego kompletnie zrozumiałe, ja myślę. Bo tutaj tego, naprawdę... co on tutaj słyszy... Tak, bo to tak. Chyba trzeba naprawdę tutaj być. Ja myślę, że Krzysiek Mielsarski, który mu to tłumaczy, to samo mu wypadają włosy z głowy. Wstydzi się. Tak, tylko słuchaj, możesz mi to powtórzyć, Grzesiu? Naprawdę? Tak, słuchajcie, kończymy przypomnieniem o specjalnej ofercie naszego partnera Canal Plus Online, gdzie na co dzień można oglądać wszystkich reprezentantów Polski w swoich ligach, głównie w Ekstraklasie, ale też i w Premier League, w La Liga, tego jednego naszego rodzynka i w Lidze Mistrzów już będzie można także, bo w tej ofercie Canal Plus Online są również pakiety Eleven Sports i Polsat Sport Premium. A my już przenosimy się i oddajemy głos naszym komentatorom. Jest w studiu w drugim Wojciech Kowalczyk, macha do nas i Kamil Gapiński. Panowie, zacznijcie po prostu od waszej reakcji, już nie jednozdaniowej na Twitterze, na ten skład, który zaproponował Fernando. To nie chodzi o skład, to chodzi o język faryński. Ja chciałem powiedzieć, że jeżeli znany warszawski restaurator Robert Lewandowski usłyszy od defensorów islandzkich steka, steka, to nie oznacza, że ma dzwonić do szefa swojej kuchni, żeby przyrządził im coś dobrego na kolację po meczu, tylko to oznacza stój, zatrzymaj się. Ja mam język farerski rozpracowany, wiem o nim wszystko, drogi Kowalu. Tak, a ja wiesz co, ja tak powiem ci, muszę tutaj pomajstrować trochę po tym, bo... Słabo mnie słyszysz. Znaczy nie, tak. Znaczy na słuchawkach cię w ogóle nie słyszę, no ale dobra. To niewiele ale tracisz. Ale ty krzyczysz. Nie no, jaki skład? No skład... Ciężko jest tutaj rozgryźć naszego selekcjonera. Miał być troszeczkę sprawdzań przy meczu towarzyskim z Niemcami. Miał być, no jeżeli dzisiaj wystawiamy praktycznie jeden z najsilniejszych składów, jaki możemy wystawić na mecz z Wyspami Owczymi, to czego my się boimy? Co to za drużyna jest? No przecież, panowie, wystawiam tutaj Legię Warszawa albo Raków Częstochowa i wygrywa to 3-4 do albo nie, i no, wystawiam Piasta Gliwice nawet. No. Nie, ja tutaj już dałem te europejskie zespoły, które mamy dalej. Ale Piast Gliwice też grał w Europie. Ale... Możesz nie deprecjonować Piasta? Dziękuję serdecznie. Piast Gliwice Rules. No więc składy, moi drodzy, przypomnijmy, bo może nie wszyscy wiedzą. Otóż w bramce Wojciech Szczęsny od prawej obrony Bereszyński, Bednarek, Kiwior, Kędziora. Na prawej pomocy Skóraś, dalej Krychowiak wrócił do reprezentacji. Hehe, od razu do pierwszego składu. Zieliński, Kamiński, Milik oraz Lewandowski. Muszę powiedzieć, że zajebiście buduje tę reprezentację Fernando Santos. Otóż uznał, że Krychowiak znowu jest mu potrzebny, ku zdziwieniu pewnie samego Krychowiaka. Skład Wyspowczych. Tutaj bez żadnych zaskoczeń, dokładnie taka jedenastka, jakiej się spodziewaliście. W bramce z numerem 23 Matias Laumhage, z numerem 3 Willi Ormur, Davidsen, z piątką Sonny Nathestad, z siódemką Johannes Bjartalio, 9 to Johan Edmundsson, 10 Solvi Vanhamar, 13 Hördur Askham, 14 Gili Rolandsson, z 15 Wodmar Faero, z 16 Gunnar Vanhamar. To są w ogóle bracia. Gunnar oraz Solvi. Nie wiem, co ty tam kombinujesz, ale ja... Cały czas kręcę, tylko zastanawiam się, czy ty... Ty zawsze kręcisz, to prawda. Tak, ale coś ten... Ty... Irene Jurgensen z 20. To my się żegnamy, już nie będziemy się wam wcinać. Tak. A przejmujcie to antenę. To w ogóle jeszcze jesteście, to tak? To wy jeszcze jesteście tam, no to dajcie sobie spokój, idźcie sobie na kawkę. Tak, idźcie sobie na kawkę i nie tylko. Stary. Spoko, my już przejmiemy stary, będzie gig. Nie, wiesz co, cały czas się zastanawiam, bo... Aha. A, no właśnie, bo... O, teraz i siebie słyszę, i ciebie słyszę. Tak? To jest to. Widzisz, musiałem trochę pokombinować. To jest wspaniała Tak jak Santos przy składzie. Słuchajcie, znowu nam się ten telewizor trochę tak na chwilę wyłącza. A to on się, wiesz, kiedy... Ta klasyka, kiedy pokazują polskich piłkarzy. Nie, on się wyłączy przy karnym jakimś, jak będzie. Mam poprawić mikrofon, krzyczał do mnie. Dobrze, nie wiem, co mam z nim zrobić, ale jest. Okej. Okay. W ogóle sędzia tego meczu, taka ciekawostka, to jest arbiter, który prowadzi mecze w Lidze Słoweńskiej, którą ja komentuję i ostatnio, mój drogi... Spójrz tam, zobacz, słuchałem. Zdjęcia jest nam nasz robią. Wydawca, witamy serdecznie. Zdjęcia witamy robią, serdecznie. To trzeba się ładnie uśmiechnąć. Idźcie na grzyby, no wolelibyśmy iść na grzyby niż oglądać to spotkanie. Gdzie, w nocy? Za tarkami? Nie ma. A kiedy się ten sezon zaczyna dokładnie? Słuchaj, miał się zacząć, ale zobacz, jaka jest pogoda. Jest taka susza. Za latnio. Słuchaj, ja do lasu, nie, znaczy, wiesz co, byłem nawet.
wycieczce, ale krótkiej, ale ja do lasu nie mogę jechać. Przecież ja bym zgasił kiepa, to by las płonął. To prawda, to byś był niszczycielem lasów. Moi drodzy! Taka nie jestem. Teraz uwaga, na jednym wdechu postaram się to zrobić. Szwecja, Austria, Holandia, Turcja, Izrael, Białoruś, Litwa, Słowenia, Słowacja, Finlandia. Kojarzą ci się z czymś te kraje? Grały z Wyspami Owczymi pewnie. Nie, to są drużyny, którym niejaki Wojciech Kowalczyk strzelał gole jako napastnik reprezentacji Polski. Jak tu wyskoczył z taką statystyką. Tak, ja jestem dzisiaj bardzo dobrze przygotowany. Nie strzelił Wyspom Owczym, ale tylko dlatego, że nigdy z nimi nie grał. Natomiast grał z Maltą i tam dał ciała. Występował na boisku do 70 minuty i dumnego bramkarza Maltańczyków nie pokonał. Dlaczego? Od razu pytam. Proszę się usprawiedliwić. Bo tam Tomasz Kłos strzelił bramkę. Tomasz Kłos? Tak. Malcie? Mówisz o tym wyjeździe, tak? A ja pamiętam. Tak, wiem, słuchaj, 999 w historii reprezentacji Polski. Ja sobie zostawiłem strzelonego gola na mecz później, czy z Finlandią, to był tysięczny. Słuchajcie, i teraz bardzo ważna ciekawostka, kluczowa ciekawostka. Dzisiaj na Stadionie Narodowym mamy ponad 53 tysiące osób, a to znaczy, że jest więcej ludzi niż mają mieszkańców Wyspy Owcze. I teraz bardzo ważne, że na Wyspach Owczych, na 18 wyspach, tak, drogi Kowalu, jest prawie 2 razy więcej owiec aniżeli ludzi i to doprowadziło mnie, gdy się dzisiaj przygotowywałem do tego meczu, do prostej konkluzji, że bardzo dobrze, że gramy z ludźmi, a nie z kozami, bo jak z owcami, bo jak oni by zrobili reprezentację owiec, to mielibyśmy 2 razy mniejsze szanse na to, żeby wygrać. Powiem ci, że no, pewnie tak, ale wiesz co, ostatnio gdzieś widziałem dużo obrazków, nie wiem, czy więcej ludzi, znaczy mniej ludzi mieszka w Gdyni niż dzików tam lata po... Ale to jest prawda, bo ostatnio jak byłem w Gdyni, to szła taka locha i za nią 20 małych i ona tam przez centrum i w ogóle się nie bała, nie? Tam centrum, normalnie po osiedlach, tak, na ławkach siedzą, to już też tak zauważyłem. Także. Polacy są niezwykle spragnieni zwycięstwa, moi drodzy, w tej chwili trwają hymny, my i takich nie słyszymy, widzimy tylko niezwykle skoncentrowanych piłkarzy obu drużyn. Tutaj nasi goście... My możemy sobie zaśpiewać najwyżej tak. Zizu. Ziza, ziza, zuza, da, ra, 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 ra. No możemy. Możemy i śpiewamy. Korzystamy z tego, że mamy do tego pełne prawo. Co jeszcze chciałem, moi drodzy, powiedzieć? Trochę nam gaśnie telewizor, drogi Jaśku. Tak co? 40 sekund wyłącza się na 2 sekundy. Wyłącza. Więc jak możesz coś z tym zrobić, to zrób, a jak nie, to będziemy z tym jakoś musieli żyć. Komentowaliśmy ważne mecze reprezentacji Polski. Komentowaliśmy mecze na Mundialu. Wszystkie mecze na Mundialu. Komentowaliśmy mecze eliminacji, komentowaliśmy baraż ze Szwecją, ale no takiego spotkania, o takim ciężarze gatunkowym, w którym musimy wygrać, żeby przetrwać, to chyba jeszcze nie robiliśmy, Kowal. No takiego hitu. Dumnymi Farerami. Takiego hitu i z taką potęgą światowego futbolu, powiem ci, jeszcze nie robiliśmy. Czy czujesz taki pozytywny stresik, czy niekoniecznie? Jak to widzisz teraz? Pozytywny stres. Pozytywny stres, no bo wiesz, nie wiadomo, co się wydarzy. Ja dzisiaj tutaj liczę na totalną zabawę i gdzieś na dobre strzelanko. Chociaż powiem ci tak, patrząc na naszą reprezentację, patrząc na te drużyny, a od czasów Adama Nawałki przyjechał tutaj Gibraltar na Narodowy, strzelił nam gola. Za Sousy straciliśmy gole z Andorą i z San Marino, tyle że na wyjeździe. Życzyłbym sobie dzisiaj bramki, nie wiem, bo nie zwróciłem uwagi. Gra ten obrońca z Chojniczanki? Nie, w pierwszym składzie? Nie widzę. Nie pamiętam, który to jest. Tak jestem w tej relacji. Mam bardzo dużo notatek, ale nazwiska obrońcy Chojniczanki nie pamiętam. Ale wyobraź sobie, jakby z drugiej ligi zawodnik strzelił sobie tutaj gola na Narodowy. Większe cuda widziałem na świecie. Kiedyś drużyna rezerw Legii Warszawa awansowała do finału Pucharu Polski przecież. Za czasów Kazimierza Górskiego. Oczywiście od ćwierćfinału była wspomagana zawodnikami z pierwszej drużyny, a takie ciekawostki przeczytacie w nowym przewodniku sportowym. 426 stron, ekstraklasa, pierwsza, druga i trzecia liga. Właśnie dzisiaj siedziałem i tam coś rzeźbiłem o drugiej i trzeciej lidze, więc polecam. Andreas Edmundson siedzi na ławce rezerwowej. To jest skandal. Ale słuchaj, ja go sprawdzam, nie? Mówię tak, zobaczę, gdzie on wcześniej grywał, nie? I słuchaj, tak patrzę, mecze ostatnie, Andreas Edmundson i tu mi wyskakuje oczywiście w Chojniczance, tu jakieś to, i ty, słuchaj, tak patrzę. I ja mówię, co mi tutaj wyskoczyło? Jest 2021 rok, wyobraź sobie. Puchar Króla, 1,64 z Almerią. No. Po rzutach karnych, odpadli, przegrali. Kalucze nawet widzę. Kalucze! Wchodzę, czy to ten Kalucze, wiek 40, tą bramkę strzelił. No, panie, a która to jest liga? Trzecia, czwarta?
Tego nie wiem. Wszystko jedno. To. Panie, ale on z Kaluczem w jednej drużynie grał. Zup. Nie ma to żadnego znaczenia. Największe przystojniaki w KS, pisze Krzysztof. Oczywiście, Krzysztofie, i wcale nie jesteś moim tatą. Dziękujemy ci bardzo serdecznie. Polecamy też naszą porankową rozmowę z Czarkiem Sikorą o Wyspach Owczych, bo mieliśmy piłkarza, który tam grał i mieliśmy panią Sabinę, która tam mieszka i jest na przykład tłumaczem w domu dziecka. Tak, widziałem coś tam. Specjalnie spoglądałem na... Przygotowywałeś się do relacji, moi drodzy. Z rana, tak. Ja polecam, tak jak zawsze polecam w trakcie poranka swój Instagram. Poczekaj, gapek34, tam oczywiście dużo instastory z Kowalem. A się obawiałem, że nie za dużo pracy dzisiejszego dnia. No ja dzisiaj, mój drogi, tak, rano poranek, potem robiłem przewodnik sportowy, teraz jestem już przygotowany do tego spotkania. Jeszcze raz realizator pokazuje nam dumnych Farerów i ich skład. Przypomnę, że mamy tutaj braci Gunnar Wattenhammer, a także Sylwii Wattenhammer. A z ciekawostek, bo skoro jesteśmy przy języku, mój drogi, to nie wiem, czy wiesz, ale farerski alfabet ma 29 liter tylko i brakuje w nich C, Q, W, X oraz Z. Teraz sobie skreślę tę ciekawostkę, bo już ją wam przedstawiłem. 29 liter i jak popatrzycie na ten skład, to nie ma tam nikogo, kto miałby C w imię. No zobaczcie, naprawdę nie ma nikogo, kto ma C, Q. Nie ma nikogo, kto ma Q, W. Jest V, ale W nie ma. Jest Wattenhammer, ale nie jest Wuhammer, nie? Ale tam nie są prawie sami synowie. Ale patrz, nie. Son i... To na Islandii, ale zobacz. Ale tutaj też jest, zobacz. Ale mój drogi, zobacz. Edmondson, Henriksson, Danielsen, obejrzyjcie ten skład. Obejrzyjcie ten skład, ja nie kłamię. Wyjątkowo dzisiaj. Powiem ci dużo historyjek też poczytałem o tych zawodnikach. Najbardziej mi się, jedna z tych najbardziej takich, która mi zaimponowała, to była zawodnika Klaksvik, jo. Który... Klaksvik. Drużyny, która zagra w tych samych rozgrywkach grupowych, co Legia Warszawa. No nie można się z niej śmiać. No, oni załatwili Ferencvaros Budapest i Staśka Czerczesowa zwolnili przecież. Tak, ale wyobraź sobie, że zawodnik mówi, zrezygnował z gry w reprezentacji, bo on ma tam 100 owiec i jeszcze czymś się innym zajmuje. No jest dyrektorem. I jest zarabiony po korek. Ale słuchaj, to jest, i stwierdził, że nie będzie grał w reprezentacji. Ale to jest gość, który natrzaskał 6 goli w tych eliminacjach do Ligi Mistrzów. Był królem strzelców eliminacji do Ligi Mistrzów. Albo gdyby robiono coś takiego, to by nim był. No widzisz? No, dlatego absolutnie tutaj trzeba tego gościa, ja nawet mam jego imię i nazwisko, Arni Fredriksberg. I mówi, że jest zarobiony po korek, nie będzie grał w reprezentacji. Tak, dyrektor w firmie zajmującej się importowaniem żywności, więc on znał, że żarcie jest ciekawsze niż granie dla narodowej reprezentacji. Natomiast wracając do tej naszej gościni, czyli Sabiny Poulsen, która dzisiaj była, Polki, która miała farerskiego męża. Chciałem ci tylko powiedzieć, że są pod naszym polem karnym, aut będą rzucali. Niczego innego nie spodziewam. Ja bym był... Szczególnie, że to wrzuta z numerem 14 Rolandson, a on potrafi wrzucić. Bierze rozbieg, niczym Damian Zbozień. 7 metrów, Rolandson. No tutaj już... Zobaczcie, cały czas nam się ten telewizor wyłącza, to ciężko. Zobaczcie, bronimy, czyli daleko, daleko rzucił. No daleko rzucił, bo to jest gość, który na przykład... On rzuca owcami na Wyspach Owczych. Wiesz, jak trzeba przerzucić z jednej wyspy na drugą, bo jest 18, to on rzuca. Nie, to trzeba sprawdzić. Najgorszy dowcip, może wędkami rzuca, za sieciami. Pamiętaj, że tam jest jeden, który na statkach pływa. Słuchaj, no widocznie rejsów nie ma w tej chwili, bo... Pisze fan widoku na stadion. Oho, już Santos ma minę jakby. Ja chcę powiedzieć, że jak wczoraj oglądałem jego konferencję prasową, to mi się przypomniał Al Bundy. On jest tak zniesmaczony, cały czas jest tak zniesmaczony, że ja go nie mogę oglądać. Tak, on jest przerażony tym wszystkim, co już tutaj zastał i co zobaczył, tak? Że on już mówi tak, co tu się wyprawia, nie? Jak nie przyjadę jakiejś afery jedna za drugą i to z każdej strony to jeszcze te wyniki, nie? On był już zaskoczony wtedy na tej ławce rezerwowych w meczu z Czechami. Po 3 minutach, co komentowaliśmy razem, a wyobraź sobie, ty byłeś na wakacjach, ja tu z Edkiem Durdą, jak on wyglądał na ławce rezerwowych, jak... Śmierć. Jak ci Mołdawianie nam... Raz, ale słuchajcie. Dwa, trzy, on tak patrzył i nie dowierzał, mówi, 17, co ja to robię? 17 z 18 wysp archipelagu wyspowczych jest zamieszkanych, moim zdaniem na tę 18 bezludną wyślemy Szantosza, jak on to przegwizdże. Tak sobie to wymyśliłem. Zgadzasz się czy nie? Myślisz, że on tam pojedzie? Myślę, że nie będziemy go pytać, tylko go jak Napoleona na Elbę wyślemy i nie będziemy dyskutować. Dobrze, trzecia minuta tego spotkania, nie dzieje się absolutnie nic. To znaczy, atak pozycyjny w wykonaniu reprezentacji? Czyli właśnie mówię, nie dzieje się absolutnie nic. Bereszyński się tam chciał przebić, ale dumny farerski lewy pomocnik Rolandson mu nie pozwolił. Ale może lewą stroną nasi dzielni też nie, bo okazało się, że szybciej biega farerczyk od Piotra Zielińskiego, mimo że Piotr Zieliński jest więcej wart nie tylko
od reprezentacji wyspowczych, ale od całych tych wyspowczych. I od tych owiec, te 70 tysięcy owiec jest mniej warte niż Piotr Zieliński. Powiem ci, nie bardzo rozumiem tego składu, który wystawił nasz selekcjoner na to spotkanie. Chciałem zobaczyć, nie wiem, Wieteskę chwalonego, który z Francji zmienił na Włochy. Chciałem zobaczyć Wszołka, który wyśmienicie wygląda w Legii. Chciałem zobaczyć Slisza, ale nie 20 minut, 30 ostatnie z takimi przeciwnikami, bo oni z lepszymi sobie radzili w fazie pucharowej, czy też w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy. Wszołek i Slisz. To od początku, no, wystawić taki skład starych twarzy, starych ludzi, którzy już mają tych występów tyle na Wyspy Owcze, to wyobraźmy sobie, jaki będzie pomysł Santosza na mecz w Tiranie za 3 dni. Powiem ci, że już się tego meczu nie mogę doczekać, bo kiedyś robiliśmy mecz z Albanią i on był przedziwny. Oni grali w piłkę, a my strzelaliśmy gole. To było jeszcze spotkanie, które komentowaliśmy chyba w radiu, weszło FM. Ale to na Narodowym, to wiesz, tam później ten rewanżowy, co było 1-0, tam jeden celny strzał, dwa celne strzały naszej reprezentacji i jeden Albańczyków. Tam to dopiero był kocioł. No ale pamiętaj, że trochę lepiej reprezentacja wyglądała. Jakub Kiwior, próbujemy ataku pozycyjnego, z tego co widzimy, bo nam ciągle się telewizor trochę, powiedziałbym, psuje. Jeszcze raz Jakub Kiwior, jesteśmy jakieś 40 metrów od bramki naszych rywali. Piąta minuta tego spotkania. Dzielni Farerzy ciągle remisują. Sabina mówiła dzisiaj w poranku, że oni mogą być zestresowani, bo oni nigdy w życiu nie widzieli na oczy tylu ludzi Kowa. No naprawdę. No, a gdzie mieli widzieć, jak... Nigdy nie jest tak, że jak oni na tych 17 wyspach mieszkają, to przecież nigdy się nie zgromadzi 53 tysiące ludzi. Wszyscy z tych wysp, nie? Czyli oni są w szoku, zobacz. Oni jak na ludzi, którzy są w szoku i tak wyglądają nieźle. Ale poczekaj, no może grali gdzieś na wyjeździe jakieś ten spotkanie takie z poważniejszą reprezentacją niż... Oni, mój drogi, pokonali w 90 roku i to była ich pierwsza wygrana, już sięgam do moich notatek. Otóż ograli reprezentację Austrii 1-0, a potem pokonali m.in. Grecję, a także Estonię. No tak patrzę, gdzie oni mogliby w ostatnim czasie, tak w Turcji grali. Nie wiem, czy tam... Uwaga, było... szansa, Robert Lewandowski, ale szybszy od niego Matthias Laumhage, czyli słynny bramkarz drużyny, która dzisiaj przyjechała walczyć o dobry wynik. Nawet uciekł ze spalonego, to znaczy nie był na pozycji spalonej Robert Lewandowski, ale nic z tego nie wyszło. Nie, no tak grali w Turcji, w Danii, w Szwecji, w Szkocji. Nie za bardzo to jest taka drużyna, która mogła widzieć aż tyle ludzi, chociaż w Szkocji na Hampden Park, co oni tam grali? Mistrzostwa świata, kwalifikacje. No ale to wiesz, że to jest rzadkość dla nich. Bereszyński, dośrodkowanie w pole karne, ale dzielni Farerzy. To w ogóle mi się bardzo podoba, bo jakbyś miał mówić dzielni wyspiarze owczarze, to by dziwnie brzmiało, nie? A tak dzielni Farerzy pasuje. Jeszcze jedno dośrodkowanie i znowu bardzo dobrze Matthias Laumhage. Szósta minuta tego spotkania. Kowal, ja już mówiłem, że steka to znaczy stój, zatrzymaj się. Czyli jak będą krzyczeć steka, to nie jemy, nie? Jak będziesz kiedyś na Wyspach Owczych i będziesz głodny, nie krzycz steka. Akurat powiem ci, nie jemy, bo wypadałoby nie. My obaj. Słuchajcie, my obaj mamy, ja teraz gonię Kowala, ale też dzisiaj byłem z dwoma swoimi kotami u weterynarza i pani powiedziała, jest na dwa. Ja mówię, wiem, moja i kotów. Także wszyscy z nadwagą. U mnie też podobnie, tam kota też mam, też mi tam i troszeczkę ma nadwagi, no. A ja to mam dużo. Ale ty już schudłeś kiedyś, nie? I znowu przytyłeś. A to takie... Efekt jojo. Jojo taki. Efekt Kowala. Słuchajcie, jakbyście usłyszeli kiedyś, jak ktoś na Wyspach Owczych do was krzyczy Higosucz. Jak krzyczy, to oznacza spójrz, zobacz. To nic groźnego. Tak mówię, bo to brzmi bardzo groźnie. Brzmi jak tak coś, powiedziałbym, z... No, suczą to tak. Znaczy, to brzmi trochę jak z jakiegoś klubu Sadomaso. Higosucz, tam pejcza brakuje. Ale nie, to jest spójrz, zobacz. Żebyście mieli świadomość. W ogóle język farerski jest podobny do języka germańskiego. Czy jest to język z rodziny germańskich, nordyckich i on jest najbardziej podobny ponoć do niemieckiego. Do wszystkich. Ale tak mało ludzi mówi po farersku, że nawet nie masz w Google Translator farerskiego, wiesz? Tam chyba 80 tysięcy ludzi na całym świecie mówi. No, z czego tam u nich mieszka ile? 50? 50 parę, tak, tak. No to. 8 minuta tego spotkania. A pewnie dalej 30 koło gdzieś koło Islandii, nie? Nie, oni tam są rozproszeni. No tak, no bo to jest, wiesz, to jest, oni są z Danią bardzo mocno połączeni. Nawet, słuchajcie, tylko jest areszt na Wyspach Owczych, a jak ktoś przeskrobie bardzo mocno, to go wysyłają do Danii. I to ciekawe, ostatniego morderstwa, dzisiaj nam opowiadała to rano Sabina, ale mogliście nie słyszeć, dokonano w 2008 roku. I to nie Farerczyk, tylko jakiś Serb. Tak zabił Farerczyka, że do dzisiaj nie odnaleźli jego ciała. Wyobrażasz sobie? Mam nadzieję, że owca go nie zjadły. Jezu, powiedziałem to na głos, przepraszam. Ale generalnie chodzi mi... Może płynie teraz. Może płynie. Ale chodzi mi o to, że ten Serb był taki zły.
No, i nie może tam siedzieć? No jak już zabił, to nie może. Znaczy nie może tam siedzieć, bo to jest nie dla groźnych przestępców. Tylko jakbyś tam na przykład zwinął komuś portfel. Ale tam nie ma przestępczości. Tam jest przestępczość 0,0001, nie? Więcej tak jak nasza skuteczność pod bramką w tych eliminacjach. Teraz próba. Jezu, jacy my jesteśmy słabi. Dziewiąta minuta tego spotkania. Jacob Kiwior. Ale wyobraź sobie, jakby był teraz poszukiwany listem gończym w Polsce i bym sobie tam poleciał. No. To oni tam by mnie nie za bardzo rozpoznali, nie? Nie za bardzo. Raczej nie. Pomyśleli, że jesteś jakimś sympatycznym Polakiem, który przyjechał sobie dorobić. Aha. Także bez stresu. Możesz tam lecieć. Jak masz zamiar być poszukiwany listem gończym w najbliższym czasie. Kto wiesz, no. Nigdy nie wiadomo. Jest kilka. A potem jakiś nieśmiertny dowcip zabijesz mnie i będziesz poszukiwany, będziesz miał uciekać. Jest kilka set osób, które pewnie są poszukiwane. Jak nas oglądają, to jest jakiś pomysł na to. No. Ja mam jeszcze znakomite ciekawostki od Leszka Mileskiego, który zdradził je na portalu Twitter odnośnie wyspowczych. Otóż od 96 roku czytałem. Obowiązuje tam zasada trzy rogi i kardy. Także oni się mogą dzisiaj dziwnie zachowywać, jak będą mieli trzeci rzut rożny, jeżeli to się uda. Kolejna bardzo istotna ciekawostka od Leszka i bardzo mu dziękujemy. Tylko 8 piłkarzy z Wyspowczych zna zasady rzutu wolnego pośredniego. Mm-hmm. Tak? I najważniejsza rzecz, że wszyscy mieszkańcy zmieściliby się w 3 pasatach kombi. No. To też. Tak. To czytałem tego tweeta, ale. Czytałeś tego. Tak, tak. On inaczej niż my może być dowcipny. Potrafi być dowcipny. Tak? Jaka 9 minuta, co on pierdzieli? No 9 minuta, 10 już jest w tej chwili. Moi drodzy, jak jest 9.25, no to jest 10. Poza tym my mamy spóźnienie. Jesteśmy generalnie z Kowalem opóźnieni o 25 sekund dokładnie. No Polacy atakują pozycyjnie, próbujemy coś zrobić, nic z tego nie wychodzi. Jest Piotr Zieliński, jest teraz nasz talizman, jak go nazwali ostatnio, co mnie rozśmieszyło, Jan Bednarek. Na konferencji powiedział, że jest talizmanem Jan Bednarek. No dobrze, no. Ja go kojarzę tylko z wpadkami. Ten telewizor nam zaraz w ogóle przestanie działać. Ludzie, no pomóżcie. 10. minuta tego spotkania, znowu dzielni Farerzy. Ale słuchaj, ja się nie dziwię, jeżeli masz w obronie takie zestawienie jak Rolandson, Askham, Faeron, Natesztad, Davidsen, to musi ci dobrze iść. Dostał łokciem. To dostał łokciem. No. Od lewego pewnie. I owiec gorsze rzeczy spotykały, więc oni są przyzwyczajeni. Tak, i Serb zabił Ferrera, przypomnę, więc teraz Polak lewy, to zranił. Lewy ostatnio w meczu z Osasuną tak dzielił łokciami, też dostał drugą kartkę. A nie, tutaj nie, on sam się. Piłka wybita i teraz rozpoczynają dzielni Farerczycy z rzutu wolnego. Farerowie. Farerczycy? Farerowie? Poro? Kiedyś był taki sketch Stanisława Tyma, Pora relaksu. I on był speakerem, takim udawał takiego speakera, który wiesz, zapowiada program słuchaj, telewizyjny. Nie łatwiej ci będzie gościa, uważaj! Uwaga, będzie okazja dla dzielnych Farerów! Jeden Farerczyk na 3 Polaków. Spalił. Koda? Nie powinno być tak, że oni mają spalone. Jak jest tak mało, jak ich 55 tysięcy, to ich nie powinno obowiązywać przepisy o spalonym i to by było ułatwienie. Jak mają 3 korki i karny, to nie ma spalonych. Tak. No to... Ale zobacz, bo to jest niesprawiedliwe. No my mamy z 38 milionów wybieramy, tak? Mhm. A oni z 55 tysięcy. Tak jakby z jakiejś, nie wiem, miejscowości typu Kutno wybierali reprezentację. Nie, no. Nie, to teraz wyobraź sobie, idziesz na Stadion Narodowy i wybierz 11 do grania w polskiej reprezentacji. No tak. No nie wybierzesz w życiu. No nie wybierzesz, chyba żeby tam był, nie wiem, siedział sobie na przykład na... No nie, no wziął, no nie wiem, to Janek Tomaszewski, no tak, taki Lubański taki czy coś. Spad, no no to nie, no ale, no ale do takiego meczu to byś nie wybrał. No w każdym razie, moi drodzy, dzielnie się bronią i tutaj próbował nas Edmundson załatwić, ale się nie udało. Ja bym bardzo chciał, żeby Farerzy strzelili pierwszego też. Gola. Pierwszego, tak, pierwszego. To by było ciekawiej. Ja też bym ja chciał, może, bo... nie, może nie jestem wielkim tutaj patriotą, ale coś by się zadziało. Nie, no ale spokojnie, i tak wygramy, tylko kwestia jest tego, że może byśmy zaczęli troszeczkę, mówię, nie akurat w tym meczu, tak, tylko ogólnie. Bardziej takim zaangażowaniem, jakimś planem na atak. Może jesteśmy anemiczni w tym meczu. Słuchaj, Bednarkowi, bo mówiłeś o tym, o Bednarku, tak wspomniałeś. Bednarkowi ostatnio widziałem taki tweet, że tylko brakuje 0,7 porażki i 0,8 w karierze, bo od 0,1 do 0,9, a 0,9 razy 2 mu tam policzono. Uwaga, Piotr Zieliński w polu karny, Boże, teraz podciągnął. Strzelili se gola Farerzy, czy mi się wydaje? Nie, no bo nam znowu telewizor się włączył. Już się bałem, że se samobuja strzeli. Miga, wiesz... No miga. Jest taki dziennikarz, Mateusz Miga, ale że on się pojawi tutaj, to nie wiedziałem. Pozdrawiamy. Moi drodzy, no nie ma gola, to może nawet dobrze, bo jeszcze będzie więcej emocji, jeszcze bardziej możemy się delektować atakiem pozycyjnym dzielnej reprezentacji Polski. Tym jak Tomasz Kędziora z Janem Bednarkiem na 60 metrze od własnej bramki bardzo wolno na stojąco chodzą i, że nie mogą biegać na stojąco w sumie, i podają sobie piłkę. No generalnie tutaj piszę o sporcie, ale widowisko, to Krycha zagrał, jeszcze przegramy, jesteśmy dnem, cienizna, błagam remis.
remis i Szantosz. Dobra, bye bye. Gol. Jezus Maria, nie ma gola. Dzielni Farerzy się obronili, ale tam ale nie, się mało się nie połamał, moim zdaniem, Arkadiusz Milik. Nie no, zobacz, on poszedł na ślizgu. Myślałem, że on do strzału, ale chyba nie był w stanie. To, no tak, odegrywał jeszcze do środka. Tak, on jest bardzo takim napastnikiem pro koleżeńskim i dlatego chciał zagrać piłkę. Ta wrzutka całkiem niezła, tylko nie rozumiem, czemu bramkarz Farerów, czyli Laumhoge, tutaj nie bardzo chciał interweniować. A czym się zajmuje? Wiesz co, ja nie mam tych wszystkich niestety ich wypisanych, a żałuję bardzo zawodów, bo to by myślę było bardzo ciekawe, wiesz? Jakbyśmy wiedzieli na przykład, że o, tutaj Szewc znakomicie obronił, no bo naprawił Lewandowskiemu buty, jak coś się stało. Natomiast ja ci powiem, ja że zaraz powiem, Matias Laumhoge, mój drogi, ma 194 centymetry wzrostu. Przedstawiciel handlowy. Tak? Matias. Tak. A masz ale, wszystkich, tak? Znaczy nie, nie mam wszystkich, ale poczekaj, no bo jak bramkarz jak ma tutaj? Dawaj, ja tutaj jestem. Matias, tak. Ale no, jaki Matias? Matias Laumhage. Przedstawiciel handlowy. Tak? A gdzie ty masz taki, o taką ściągę? Zobacz, to jest, zobacz. Przedstawiciel handlowy. Woźny w szkole! O, Olsen. Gra? Ale nie ma niestety woźnego, no bo może teraz... Jest, musi, na ławce się. Podłogę może teraz. Nie, jest dobra. Na ławce, zobacz. Pokaż, kim jeszcze gramy? Tu mamy jeszcze tak, nauczyciel, Getson. To nuda. Getson Elektryk, o, Joensen, to on może w obronie jest. Elektryk w obronie. Jest, jest René. Gdzie jest René? René z 20. On gra w środku pola. W środku pola jest elektryk. Elektryk, a tu będzie tutaj. Elektryk kontra Jezus, czyli Grzegorz Krychowiak. Słuchaj, to może być trochę. To może być. Będzie... Dlatego to. Wiesz co? Nie zdziwił mi się, że przerywamy, bo światło gaśnie, wiesz? Okej, może po prostu dostawy prądu w Warszawie. Poczekaj, pokaż mi dalej. Ja jestem ciekaw, co się jeszcze wydarzy. Student! O, student. Jakiś student się załapał, ale słuchaj, chyba. Jest na przykład Andreas Johansen, gra w pierwszym składzie? No, nie wiesz tego? Jesteś ekspertem. Jest na ławce. Jest. Asystent świetlicy szkolnej. O. Jest, ciekawe, czy pracuje w tej samej szkolnej. Elektryk. Czy pracuje w tej samej szkole, co ten woźny. No, ale zaraz jest drugi elektryk, Danielsen. No, to dobrze. To, a może są w ogóle... Ale wiesz na przykład, że teraz jakby była jakaś awaria prądu na Wyspach Owczych, to jest po nich. Bo obaj elektrycy z całych wysp pojechali do Warszawy. I tam wszyscy w ciemności siedzą. Nie widzą tego meczu, nie słuchają. Kurwa, wyjechało dwóch elektryków. Tak, no właśnie. Słuchaj, tu jeszcze jest tak. Kierownik zaopatrzenia w stoczni. O. To możemy też go zostawić, może by się w Gdańskiej przydał. Odmar Faero. Nie. Yeah. Jest pierwszy w składzie, 15. Środkowy obrońca. Yeah. To jest Faery. To takie... Dobrze, Kowal, brawo. Znakomicie. Hordur Aszkam, budowlaniec. O. A może to jest właściciel jakiejś dużej firmy? Może to jest Farerski Józef Wojciechowski? I to na początku przeczytałem takiego sobie jakiś Wilmur Davidsen, dealer. I czego? Na Boga! On w pierwszym składzie gra? W salonie samochodowym. A no dobrze. On w pierwszym ale składzie dealer, gra? Ale dealer. Jest. I to jest kapitan! Oni mają dealera kapitana. Dealer, no. Niebezpieczna drużyna, naprawdę. Elektryk, dealer, budowlaniec. Jeszcze jest. Woźny. Słuchaj, jeszcze jest członek załogi statków. Jakub Andreasen. O, no też fajnie. Czyli statek nie wypłynął, jak jest członkiem załogi, tak? 16 minuta tego spotkania. No, Boże, jak my się męczymy z tymi Farerami. Ja wiedziałem, że tak będzie. Czułem, że to będzie taki mecz właśnie. Ja szukam ciekawostek. Wiesz, że oni ale mają... Ale wygramy. Farerów pokonamy. Czy ty wiesz, że oni mają, bo tam pada albo wieje... Słuchaj, mi się wydaje, że ich zdemolujemy 1-0. No tak może być. Słuchaj, tam pada albo wieje 280 dni w roku. I oni mają... Około 300 słów na określenie tego, jak wieje. Ale zanim te słowa powiesz, słuchaj, bo to tak, to było ten w poranku? Co? Tak. Że mówisz, jak wybijają u siebie aut, to rzut rożny, znaczy wypada za linię, to było? Nie. To nie było. To było później. Było... To było później. Czy w... Nie, albo chyba w innym. To nie było u nas, tak. Nie, to znaczy, było. W sensie nie w naszym poranku. Aha, albo to, a, bo to w kanale sportowym było, tylko że później. No to też kanał, ale tak, ale tylko że nie w poranku. Że jak z piątki wybijasz, w październiku, jak tam pojedziemy. Dobra, słuchajcie, teraz ważna informacja, bo oni mają 250 słów na wiatr, a ja mam wiele słów na synonimy dla reprezentacji jak to, Polski. Na określenie wiatru? 250? No tak mnie słuchasz, na wiatr i na deszcz, 250-300 słów. A ja mam na reprezentację Polski określenie, synonimy słowa kiepski. Kiepskawy, kiepściutki, kiepściuchny, marny, mierny, lichy, słaby, podły, mizerny, tandetny, bublowaty, hałowy, niedobry, zły, nijaki, nędzny, kulawy, pieski, denny, dziadowski, niewydarzony, lipny, bez krwi i kości, do niczego, do luftu, do kitu, od siedmiu boleści, do chrzanu, chory, słaby, mizerny, niezdrowy. Taką mamy dzisiaj drużynę w pierwszym kwadransie. No też chcę pokazać, że mamy bogaty język, a nie tylko Farerzy, tak? A nie chciałbyś zobaczyć na przykład teraz... Nie chciałbym. Ale nie, ja bym chciał. Chciałbym zobaczyć teraz tak przez 30 sekund minę selekcjonera. No nie pokazuj. Ale on ma taką... O!
On nawet wszedł do ślubu! Ale sytuacja Farerów i broni Wojciech Szczęsny! Pierwszy celny strzał na bramkę. Johan Edmundson, to było dośrodkowanie z prawej strony, zakotłowało się pod polską bramką. Ja cię kręcę. Ale by było, jakby nam strzelił gola. Kim on jest ten Edmundson? W sensie wiem, że jest człowiekiem, że jest piłkarzem, ale... Mówisz o tym, co... Ten doświadczony, ten, co teraz mógł nam prawie gola strzelić. Edmundson. On ma 79 meczów w kadrze, człowieku. No, ale nie ma. Czyli ale on grał w Beveren, to jakiś poważny piłkarz, w Odense grał. Czyli można do niego... Na niego trzeba uważać. Zawodowy piłkarz. No można, tak. Tak, tak, on nie jest żadnym dealerem. Arminia Bielefeld, to jest farerski wichniarek. Ale Wichniarek też się rozkręcał w meczu z Decathlonem powoli, więc być może on też. I potem nam z karnego pierdyknie w drugiej połowie. Ale poszedł tutaj, ci powiem. No niewiele brakowało. Jakbyś trochę lepiej złożył, to my byśmy też złożyli to jest ze śmiechu. Tak by było. Powiem ci, że tak spoglądałem od wczoraj na ten X, tak, kiedyś nazywany Twitterem. Powiem ci, że chyba tak 38 milionów Polaków błaga tutaj o pierwszą bramkę dla Wyspowcy. Tak, żeby troszeczkę było śmieszniej. Faulowany Johan Edmundson. Kędziora zobaczył, że to gość, co coś potrafi, to wziął i go kopnął. Ja jeszcze raz patrzę, to dośrodkowanie. Znakomicie tam uciekł spod opieki właśnie kędziory. Dośrodkowywał, zdaje się, Sylwii Wattenhammer. No i tam naprawdę, gdyby trochę lepiej strzelił, to kto wie. No ale to był taki strzał, po którym mógł skryć twarz w dłoniach. To jest taki, powiedziałbym, farerski, nie tylko Wichniarek, ale też Inzaghi trochę, z takiego, taki blond Inzaghi. I mają rzut wolny dzielni Farerzy w 20 minucie tego spotkania, moi drodzy. Może teraz, dośrodkowanie, no jest basz, numerem 7, Johannes Bjartalju. 1-0 w celnych strzałach dla nich. No, to nie jest, słuchaj, łatwy do ogrania rywal. Popatrzmy na to, dośrodkowanie w polskie pole karne, ale dzielni biało-czerwoni na wślizgu wybijają piłkę. Natomiast trwa napór wyspowczy. Jakkolwiek to brzmi, no trwa to. No ale posłuchaj, ten klub, o którym mówiliśmy, wyeliminował Ferencvaros, wyeliminował Haken. Haken, szwedzki Haken, mistrza Szwecji. I dopiero z Molde dostał w Molde. W Molde. Ale to chyba też tam po dogrywce czy coś. Też, po dogrywce. Poważna drużyna, panie. Tak, no i sobie awansowali, grają tam, gdzie i Legia Warszawa. Wyobraź sobie, tam nie ma Pogoni Szczecina. Znaczy ja ci powiem, że jakby Legia zagrała na wyjeździe z tym Klaksvikiem, to ja nie jestem pewien, czy to by się skończyło wygraną. Słuchaj, poczekaj. Skoro oni walnęli takie kluby. Chciałem ci powiedzieć, że za miesiąc polska reprezentacja tam poleci na te wysokie. A przypomnijmy, że reprezentacja Czesława Michniewicza w eliminacjach dwa razy z nimi zremisowała. Tak, i to chyba na Wyspach Owczych w ostatniej minucie. Tak, nie? Tak, uratowali się. Mm-hmm. I co zresztą ciekawe, opowiadała nam Sabina, że się zaprzyjaźniła wtedy z Czesławem Michniewiczem i jej mąż, czy partner, ponieważ, Tomek, ponieważ no, jakby pomagali mu tam na Wyspach Owczych, bo tam jest 100 Polaków mieszkających na stałe i 200 Polaków, którzy tam zarobkowo przyjeżdżają. Czyli jak będziesz poszukiwany listem gończym za zabicie mnie, za nieśmieszne żarty i uciekniesz na Wyspy Owcze, to możesz sobie też tam dorabiać. Mm-hmm. Na przykład jako Kowalksson. I tam coś będziesz robił. 21 minuta. Piłka dośrodkowana w nasze pole karne. Wojciech Szczęsny chwytają do korzyczki. A dają, jak się tam człowiek przeprowadzi, dają od razu jakieś tak 10, 20, 30 tych zwierzątek do... Dostaniesz owiec. Tyle owiec, ile masz, ile jesteś w stanie unieść. No ale ja bym je zjadł od razu. Zjadłbyś, człowieku. Będzie tam, słuchaj, tam jest, posłuchajcie, owce mają pierwszeństwo na drodze i jest jednostka policji, która tylko bada wypadki z udziałem owiec. Zobacz, będzie kartka dla naszego. No pewnie, Krychowiak. Będzie kartka i nie, no powiem, że to, nie mów, że Krychowiak. Krychowiak. No, Krychowiak. Nie da mu. No ale a co nie mu dał? Nie da? No, jak mu da, jak Gunara ma żółtą już w kieszeni. No i już. Krychowiak. Gianfranco Obsranko, czy skończymy mecz w dziesiątkę? No już. Nie zdążył Krychowiak. Za szybki był ten Farer dla niego. Coś mi się wydaje, że w ciągu 30 sekund będzie na Twitterze te ujęcie. Krychowiak, żółta kartka. Przyjął piłkę. Nie no, zajebiste to było. No i co, przestańcie nam się ten... Jezu, no. Ale to nie jest to. A co? No i tutaj, i tutaj, i tutaj. O, jest kopnionko chyba. Za to? No nie wiem, ale dostał. Dobra, no. Grychowiak mówi, dawaj kartkę. A to masz. 23 minuta tego spotkania, łatwo nie jest. No i posłuchaj, jest ta policja, która zajmuje się tylko wypadkami z udziałem owiec. Ja jestem ciekaw, jak ktoś jakiś na przykład na Tinderze farerskim reklamuje, że jestem policjantem od owiec. Bo wiesz, w Kanadzie masz policję konną kanadyjską. Ale powiedz mi, kto zeznaje? Kto zeznaje? No na przykład... Owca zeznaje, tak? I na przykład kierowca samochodu. Tak.
I tam słowo owcy jest ważniejsze. Aha. No bo owca ma pierwszeństwo na drodze. Mhm. Więc jak owce pukniesz, jakkolwiek to nie brzmi. Tak. Tutaj mi nam podpowiada, że owieczki. To jest ich ulubiony hokeista, realizator. No tak trochę jest. Mhm. Jak będę nie patrzeć. Da, sędzia Szmajc, on ostatnio, on też może być w szoku, bo ja ostatnio komentowałem mecz Lidze Słoweńskiej, który on prowadził i tam było z 1000 osób, jakby wszystkich policzyć, a tu jest 50 parę. Więc on też może, też ma prawo być w szoku. Nie, on robił już tak poważnie, chyba robiłem mecz Celje z Mariborem, a to była pierwsza z trzecią drużyną, więc trochę tam tych ludzi było. Ze 3000. Dobra, teraz już moi drodzy, z rzutu wolnego dzielny Sony Nattestad na prawą stronę boiska, niestety nie trafił w boisko. Nie, ale nie, tak, nie możemy od nich wymagać zbyt wiele. Powiem ci tak ogólnie, gdybyśmy się tylko i wyłącznie skoncentrowali na tym meczu, a pewnie tak, tak mają w pracy ci, co komentują ten mecz. Na poważnie? Na poważnie. I to telewizor im się nie wyłącza za chwilę. My nawet jakbyśmy chcieli, to nie możemy, bo nam się wyłącza. Bo w ogóle nam teraz puścili, słuchajcie, za tworzenie jakiś inny mecz. Coś tam gadamy. Słuchaj, przenieśmy się na przykład na stadion, nie wiem, pewnie w Pradze, tak? Nasza grupa jest bardzo ważna. Pewnie, że tak. No. Spójrzmy, co tam się wyprawia. Czechy, Albania 0-0. Ale czy też jedyny celny strzał to Albańczyków? To podobnie jak tutaj Wyspowczych, czy nie? Dwa celne strzały Czechów. Wow, czyli są trochę lepsi jednak od nas. Ale posiadanie piłki na korzyść Albanii, no. No właśnie. To tutaj nie wiem, jak to wygląda. Słuchaj, ja coś ci powiem, na przykład Dania teraz strzela pierwszego gola z San Marino dopiero. Uwaga, rajd Grzegorza Krychowiaka, ale urwał. Krychowiak lewą nogą na wysokości pola karnego dośrodkowanie, ale wybita piłka przez dzielnych Farerów. Dzielni Farerowie, to mam wrażenie, jest taki zwrot, który ja będę powtarzał dzisiaj do usranej śmierci. No, gol. Ale tam był spalony, moim zdaniem. Tam był spalony. Wpadł Robert Lewandowski sam na sam. Pokazuje sędzia na rzut karny. Nie, 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 pokazał na piątkę. Na piątkę pokazał, naprawdę? Tak. O mój Boże. To teraz ja myślałem, że on tak pokazał, że na rzut karny. Ale poczekaj, czy tam nie było przede wszystkim pozycji spalonej? No nie, no jest. No tak to wyglądało. Kowal, Kowalios, Kowaleczku, no popatrz. No to akurat taka powtórka jest, no z tej powtórki to nic nie zobaczymy. To pokazując, o, no taki wiesz. Ale bardzo dzielnie wybiegł ten, kim on jest, ten bramkarz, przedstawicielem handlowym? Nie, no, są ręce potrzebne, jakby on połamał Lewandowski, to by już nie przedstawiał nic. Ale lewy jak i ten, jak poszedł jeszcze na takim, nie no, udawał lewy z tym, że go trafił porządnie, no. Ale tak, bo powtóreczkę mamy. Słuchaj, te przerywniki w telewizji niekoniecznie nam przeszkadzają, jeżeli mamy takich powtórek nie dostawać. Czy był spalony, czy też nie? Ale 25 minut minęło i tak powiem ci, fajny widowisko, co? Tak, mega mecz, naprawdę. Mm-hmm. Bardzo się cieszę, że jestem tu, a nie na przykład skrobię pięty. Tak. Ale nie chciałbyś się przytulić do kotów? No, wolałbym chyba. Mm. Ale nie, z tobą się też się czuję bardzo dobrze. Też masz taką sierść spod koszuli, ci wystaje. Specjalnie. Trochę siwą, ale może no, ale co, słuchaj, no już wieloletnia, nie? No prawda, no prawda. Pół wieku ma. Raczej niedepilowana, nie wyobrażam sobie Kowala, który depiluje klatę, ale chciałbym to zobaczyć, naprawdę. Tak. Taki program telewizyjny albo w kanale sportowym, w którym depilują klatę tylko. Co? Jak ty byś krzyczał, o Jezu, to strasznie. Ja tutaj hoduję specjalnie pod przeszczep na głowę. Ty, ale ja ostatnio byłem u barbera, żeby mi trochę poprosiłem zarost, nie? Typ stegował. Słuchaj, on mi położył gorący wosk na brwi, pomiędzy brwi, bo chyba jakieś te do uszu mi włożył gorący wosk i on tak wyrywał. Stary, ja myślałem, że ja umrę. A wiesz, co było najgorsze? Wyjął coś takiego, co wyglądało jak zimne ognie, to się paliło i zaczął tak mi przy ucha, wiesz, jak ja mam duże uszy, przypominam wam, duże. I robi tak. I ja mówię, kurwa, on mi ucho spali, nie, o co chodzi? A się okazało, że on chciał tam te włosy wypalić. Wyszedłem od tego barbera i dziękowałem, poszedłem od razu do kościoła. Gdzie właśnie poszłem, bo miałem blisko i dałem tam 10 zł. Gdzie ty chodzisz, człowiek? No, na Mokotowie, nieopodal mojego mieszkania jest barber. No. Ale patrz, jaki pasz już włosów, tutaj nie mam. Cud, że mi tu zostały, naprawdę. Ciągle wyglądam lepiej niż Polska w tym meczu z Wyspami Owczymi. Tak, tutaj będziemy sobie czekać na pierwszy celny strzał. To jest, nawet nie wiem, poczekaj, ten bramkarz, jak co mówiliśmy, że on jest przedstawiciel handlowy. No. No to za dobrze ten pohandlował z naszymi, żeby nie strzelali na bramkę. Dobry biznes. Powiem ci tak, nie wiem, co za to dostał, ale tak. Tak, dobry biznes. Dobry biznesmen. Moi drodzy, cały czas jesteśmy bez strzału celnego, no ale nie ma, wymagajmy zbyt wiele, tylko chyba tam 103 pozycje nas dzielą w rankingu FIFA, więc to nie jest wcale tak dużo. To też jakby ktoś poważnie powiedział, no przecież mamy napastników, nie? Przestań, jakieś głupoty gadasz. I znowu, dzielni Farerzy ruszają lewą stroną. Zobacz, zagrał. Filior Mur Davidsen, to jest ten dealer.
On na lewą stronę chciał tam się bić o piłkę Wattenhammer, ale Kędziora go przepchnął. Wattenhammer ma tam pewnego rodzaju pretensje do Kędziory. Kędziora po farersku do niego. Nie podskakuj, nie podskakuj. Nie strasz, bo się wiadomo, co zrobisz. Więc tak to wygląda. Już dużo w ogóle ciekawostek sprzedałem. Za dużo chyba, bo mi nie zostanie nic na drugą połowę. No może, a przy takim meczu, to ja powiem, może będą, się, ja sobie tyle może ciekawostek może będzie ktoś, fakcie. Może będą gole w drugiej połowie, no. No. Co jeszcze, masz jeszcze coś? Nie, no to mam. Już koniec? No tu i tu, no. Ta. Dobra, no to coś będziemy czytali, jakiś czat, no coś tam może. No czat, cały czas. Kowal, jedziesz, to barachło. Pamiętaj, żeby, zobacz, się uderz. Jest to okazja. Strzel, dzielny farerczyku, bo teraz ja jestem za farerami, powiem ci. No ale bo mogliby nas napocząć, żebyśmy zaczęli cokolwiek myśleć, jeżeli jesteśmy w stanie cokolwiek myśleć. Uwaga, Arkadiusz Milik, Polska rusza z kontratakiem. Zieliński, na lewą stronę boiska. Zieliński jest. Przyspiesza reprezentacja Polski. Dośrodkowanie do Roberta Lewandowskiego od Kuby Kamińskiego. Ale znowu dzielni farerzy w defensywie, zarówno w defensywie, jak i w ofensywie potrafią grać. No i znowu zamknięci, Polska bezcelnego strzału z 1/3 tego meczu za nami. 29 minuta tego spotkania. I tak widzą. Jak se podniosę, ale nie chcę naszczekać do szczekaczki. Ale słuchaj, poczekaj, bo chcę zobaczyć Wyspy Owcze. Kowal, błagam, bądź w Hate Parku. Mam dobrą informację, będzie. Chyba, że przegramy, to nie pozwolimy im zrobić Hate Park, będziemy to komentować. Nie ma, ale pierwszy celny strzał. 29 minuta. I to Arkadiusz Milik trafił, a on nie zawsze trafiał, jak wiemy, z memów. I dośrodkowanie w pole karne. Tak, było dośrodkowanie z prawej strony. Dla napastnika, ale nawet z pola karnego. Patrz, Bereszyński, Arkadiusz Milik z 10 metra oddał piłkę prosto w dłonie dzielnego Matiasa Lamhage. Podobnie strzelił jak ten, jak farmer? Nie, jak on? Edmundson. Farer Szczęsnemu. Farer, tak. Johan Edmundson. Johan Edmundson. Johan Edmundson, tak. Ja już się nie mogę doczekać tego listopada. Mam nadzieję, Gapek, że nigdy nie wyjedziesz. Gdzie? No, żadne wyjazdy po prostu. Zrobimy sobie ten mecz. Z Albanią? Nie, ten listopadowy, ten Polska Czechy, ten czeski język naprawdę mnie zafascynował. Ja wiem, ty w ogóle powinieneś chodzić na jakieś lekcje języka czeskiego. Słuchaj, ja do listopada się nauczę wszystkiego. No. Słuchajcie, Kowal naprawdę wspomina język czeski z naszej transmisji. Zawsze jak się widzimy, no, ten język czeski. Czy ja czytałem tą lokomotywę po czesku? Lokomotywa po czesku, włączcie sobie Juliana Tuwima, to jest najlepsza rzecz na świecie. Lewa strona, uwaga, znowu dzielni Polacy, Kamiński wpada w pole karne, dośrodkowanie prosto na łeb dzielnego Farera, który wybił piłkę. On nie z takimi rzeczami się w życiu zmagał. On walczył z owcami. Kamiński myśli, że on się jego przestraszy. Kochany, nie tym razem. Ale ci Polacy się kompromitują. Wyrównany mecz. W sumie ze wskazaniem na dzielnych Farerczyków. Wyspy Owcze, Albania 1-3. Wyspy Owcze, Czechy 0-3. Macedonia Północna, ale to nie jest u nas w grupie. Mołdawia, Wyspy Owcze 1-1. Czyli te trzy mecze, tak? A kiedy oni tracili bramki? Nie, no w Mołdawii to prowadzili aż do 87 z karnego. Oni w Mołdawii prowadzili? Do 87 minuty i z karnego. Tej Mołdawii, która nas pojechała jak Buresuki? Tak. O, tak, ciekawe. Tak. To tej samej. Znaczy powiemy wam tak, fajnie się na ten mecz patrzy. W tym momencie, gdy telewizor przestaje działać. Jest czarno, wtedy się patrzy super. Kamiński, jeszcze raz dzielni biało-czerwoni. Jest Piotr Zieliński w szerokość boiska. Tutaj podłącza się do akcji ofensywnych Bartosz Bereszyński. Po włosku Lokomotivo di Empolio. Jest Arkadiusz Milik. No i tak se pykamy w jednostajnym tempie. Farerzy się nudzą, my się nudzimy. Kibice się nudzą, wszyscy się nudzą, myślą o cholerę. A wiesz, że dzisiaj można było dużo fajniejszą rzecz wybrać, bo dzisiaj w Nowym Dworze, Dworze Mazowieckim jest stand-up Czarka. Idziesz, tak? Jeszcze zdążysz. Tak, stand-up Czarka dzisiaj w Nowym Dworze Mazowieckim jest. Uważam, że to jest dużo zabawniejsze na pewno niż ten mecz. I niż nasze żarty, mimo wszystko. Takie mecze fajnie pokazują, jakich my mamy rozgrywających w środkowej strefie boiska, jakich mamy skrzydłowych, którzy potrafią bokiem wjechać w... Bokiem to mi zaraz wyjdzie ten mecz. W sektor z dośrodkowaniem. Słuchaj, to jest coś nieprawdopodobnego. I dwóch napadziarów, którzy oddali jeden celny strzał na bramkę. Słuchaj, Lewandowski się już cofa na 40 metr, żeby wspomóc kolegów z linii pomocy w walce z tymi tuzami z Wysp Owczych. Atak pozycyjny, powiem ci, polskiego futbolu jest. Jezu słodki, ale nie do tego. Ale... Naucz się, kurwa, do tego w białej, nie w niebieskiej, no. Ale poklepali, co? Bereszyński, weź ty się tam. Dobra. No zobacz, no. Pyk. No cóż,
Ja już nie chcę. Ja chcę dużo pieniędzy ja tutaj, za ten mecz. Ja się tutaj nie spodziewałem jakiegoś widowiska. Tenore, co my robimy? No. Jedyna akcja, o której można cokolwiek powiedzieć, to Bereszyńskiemu zeszła z nogi i trafił w łeb Milika. Milik trafił w środek bramki. Gramy z Wyspami Owczymi. Jakbyśmy grali z reprezentacją Kutna. No kur! Ale dlaczego obrażasz reprezentację Kutna? Nie mam nic do Kutna. Wiesz w ogóle, co było w Kutnie? Co miało Kutno, a nie miał Płock, mój rodzinny. Otóż McDonalda. Ja znałem takich agentów, co byli w stanie jechać 50 km po cheeseburgera i frytki. Bo nie było McDonalda w Płocku, a był w Kutnie. Także Kutno, respekt. Mam też przyjaciela z Kutna. A jest takich ten? Co? I mają baseball w Kutnie. A mają jakiegoś swojego? Jakąś swoją kanapkę tam na Wyspach Owczych? Kutniatkę. Nie, właśnie słuchajcie, gdzieś przeczytałem, na Wyspach Owczych w stolicy nie ma McDonalda, jest Burger King. Naprawdę. Ale co oni jedzą tam? Owce. To wiem. Wiadomo. No, a teraz znowu dośrodkowali. Na obiad dzisiaj trochę sera owczego wciągnąłem. No właśnie. Tak sobie wiesz. Podsmażyłem i stwierdziłem... sobie zjem, a wiesz, jak się później fajną drzemkę zrobiłem? O, ja też zrobiłem drzemkę po poranku. Starzy ludzie, tylko u mnie z kolei, słuchaj, wymieniają pod domem rury gazowe i po gol. Prostu... Nie ma gola. No przez jaki gol, no gdzie? My gola strzeli. No ale co? A spalony. Oj, tak. No to zobaczyłem sam na sam Polaka. Czesiu, wróć. Skrzydłowi top. Sousa, wróć serio. Polska mistrzem Polski. XD. Mołdawia jedzie z Austrią 1-0. O, proszę. Tak. A to towarzysko. Słuchaj, ja coś ci powiem. Powiedz mi, co ten Skóraś robi w pierwszym składzie na skrzydle? Kurwa, a Krychowiak na środku? No ale nie, Krychowiak to przynajmniej w tej Arabii gra. Ale jak gra? Ostatnio właśnie, poczekaj. Ale widziałeś go? Ale ktoś go w ogóle widział? Chłop miał już być poza kadrą, bierze go do pierwszego składu. Wiem, ale Skóraś w ogóle nie gra w Brugi. No tam wchodzi w jakichś meczach, których są już rozwiązane tam, człowieku. No to on miał tam, on szedł tam z drużyny mistrza Polski, ćwierćfinalisty Ligi Konferencji. No poszedł i reprezentant kraju. On do Brugi poszedł i tam sobie... wiesz, bąki zbija. Ale plusy są takie dodatnie, że Brugia jest bardzo ładnym miastem. Aha. Nie wiem, czy widziałeś. Ja nie byłem w Brugii, ale był taki film, co grał Colin Farrell, przypomnijcie mi tytuł, no, zdjęcie. Co grał takiego płatnego mordercę i z drugim musieli się w Brugii na chwilę schować, przeczekać po zleceniu. Był bardzo dobry film z Colinem Farrellem. A to coś... I był taki, pamiętam, żart, że... czyście jest to takie miejsce pomiędzy niebem a piekłem, że nie bardzo wiadomo, co ze sobą zrobić. I Farrell tak słucha i mówi, a to jak Tottenham? To było takie akurat niezłe. Zaraz do ciebie dojdzie. Coś kojarzę. No, coś było. Jak się zwał? No, oczywiście nie przypomnę sobie tytułu, bo wiesz, ja do tytułu wam. Słuchajcie, nam coś stanęło. W sensie mi chyba internet przestał działać. O. A, Inbruż po prostu się nazywał. No właśnie. Kurde, jestem zły na siebie, bo miałem iść obstawić na owce wygraną, ale zmylił mnie lewy wywiadem. M jak miłość. To nie był ten film. Bo lewy, ale to pewnie chodziło, że zmylił go wywiadem, bo chodziło o to nowe otwarcie. No tak, tak. No to tak, wiesz, no. Ludzie się przestraszyli, nie? Słuchaj, będzie teraz nowe otwarcie, nie? I tak. Tak się bać. 36. minuta tego spotkania. Teraz Wojciech Szczęsny ustawia mur, albowiem rzut wolny. Mają dzielni farerzy. Tutaj jeden z nich oberwał w ryj, ale jest to Gunnar Wattenhammer. On już nie z takich opresji w życiu wychodził. Kiedyś zaatakowało go stado owiec. Kamińskiemu sędzia kreskę narysował. Tak, a ty z dealerem. A nie, dealerem nie. Sorry. Dlaczego nam przyłączył na ćwierć finał? Mamy tenisa. Alcaraz. Ludzie. Brawo, Alcaraz. Nie przełączajcie nam. Może Alcaraz będzie ciekawszy. A to już on wygrał 3-0, to pozwolę. Poczekaj, jest dośrodkowanie. Moi drodzy, rzut wolny. Jonet Bjartalio. Teraz cała Polska się trzęsie przed Farerami. Jo, Bjartalio. Jeszcze piłka przejęta przez Gunnara Wattenhammera, ale nie udało mu się oddać strzału. Uwaga, Polska rusza z kontratakiem. Niestety Bartek Bereszyński Nie ma nic, zobacz. Tak, zatrzymany przez zaklinacza koni. I leży. Zaklinacz koni. Ale tam nie ma koni. Ale na pewno jest tam jakiś jeden koń, jeden zaklinacz. Zaklinacz owiec. Był Robert Redford, zaklinacz koni, tak go zaklinacz owiec zatrzymał. Mur baranów, haha, Alcaraz, gol. Macie opóźniony obraz. Dobra, tu trzeba zmiany. Znaczy chyba selekcjonera przede wszystkim, nie wiem. Najpierw strzelaj, potem zwiedzaj. O, Cezary pisze, taki był polski tytuł tego filmu. Dziękuję ci, Czarek. Dokładnie tak. Teraz jeszcze uwaga, jeszcze raz Bartosz Bereszyński. Uderzenie głową, 2-1 prowadzimy w celnych strzałach. Z 15 metra chciał głową Piotr Zieński strzelić. To jest dosyć ciekawe. Drugie dośrodkowanie Bereszyńskiego na głowę w pole karne. No. Teraz, kto tam, Zielu strzelał? Dobrze widziałem? Tak. Doszliśmy do tego, że boimy się akcji wyspowczych. Koszmar XD. Cóż za tempo, mecz walki. Ty, Witek, nie tempo, tylko tempo. Tempo to ty napisałeś. Przepraszam cię, Witek. Ale co za różnica? W sumie bez sensu. Sorry, Witek. Przy tym meczu.
Moi drodzy, no to co, teraz będziemy mieli ten rzut rożny. Dośrodkowanie z prawej strony, telewizor nam się wyłączył i może się włączy na golu Polaków. Niestety nie włączył się na golu Polaków, bo nie udało nam się strzelić. Zafrasowana mina Hakana Eriksona. To jest ten facet, co kiedyś miał telefony, a potem rzucił to wszystko w pizdu, żeby trenować piłkę nożną. Tak. Niesamowity. To jest taki milioner. Zarobiony pokorek. Tak, on jest po prostu rentierem, który zaczął trenować. Oni tam wszyscy są. Tak. To, jest jedyny naród piłkarski, który jest zarobiony pokorek, nie wyjeżdżając poza swój kraj. No prawda. Moi drodzy, teraz... u nas jeżdżą po jakichś Belgiach, Włochach, kopią nie się. Nie grają po... w ogóle. Wrócą, tak. Wrócą po dwóch sezonach. Cagliari, Empoli, Brugia. Bo nie wracają, tak, po tych klubach z powrotem. Błagają tych naszych właścicieli. Przytul, przytul, zapłać. Ja cię skręcę, słuchaj, trzecia liga. 38 minuta tego spotkania się kończy. Uwaga, Grzegorz Krychowiak odzyskał piłkę niczym za czasów Sewilli na tym stadionie, kiedy strzelał gola Dniepropetrowsk. Ja komentowałem ten mecz, wiesz, byłem w audiodeskrypcji, słuchajcie, wtedy i komentowałem ten mecz i przyjechało tylu dziennikarzy, że Polaków posadzili na samej górze. Stary, nie miałem w ogóle telewizora i byłem w ostatnim rzędzie. Oni byli tacy ci piłkarze. Jeszcze Krychowiaka czy Banegę to poznałem, ale weź poznaj piłkarzy Dnipro, Dniepropetrowsk. Nie wiem, ja byłem wtedy na Stadionie Narodowym, ale... Nie. No ty byłeś na VIP-ach, piłeś piwo. Nie poszedłem. Ciemno strzelam, że tak. Nie poszedłem tak wysoko, jak ty byłeś. No ja sobie też nie chciałem, ale mnie wysłali. 39 minuta. Ja uważam, że jeżeli my nie wygramy pierwszej połowy tego meczu, to powinno się już z obligo dać punkt Farerom. Za to, że się utrzymali. No szanujmy się. A na Modlion cię to. No tak. A nam odjąć. I nawet jak wygramy, to wygramy za dwa punkty, a oni jeden. Tak masz w piłce ręcznej w Superlidze, jak jest remis? Słuchaj, po 60 minutach są karne, to wygrany dostaje dwa punkty, a przegrany punkt. To tak jak było przecież kiedyś w naszej polskiej piłce, tak. W najwyższej klasie rozgrywkowej. Jak wygrywałeś trzema bramkami, to dostawałeś cztery punkty. No czy nie, to wtedy było chyba trzy punkty, bo było zwycięstwo za dwa. A jak przegrywałeś, to minus jeden. No tak. Od nas powinno być... Górnik Zabrze tak kiedyś mistrzostwo zdobył, nie? Bo tam wszystko miał pucie. My powinniśmy mieć minus jeden na wejściu. No bo gramy z Wyspami Owczymi, no i dość boską, no. Teraz próbuję znowu ten Natesztat dośrodkować, ale dzielnie broni się reprezentacja Polski. 40 minuta tego spektaklu. Ruszają Wyspiarze Owczarze. Dośrodkowanie na prawą stronę naszego pola karnego. I na nasze szczęście z powietrza tam Biartal i on nie trafił w piłkę. I rusza Polska. Piotr Zieliński, to może być kontra, która wejdzie do historii. Arkadiusz Milik. Biało-czerwona husaria. Teraz, ale za wolno, już wszyscy farerzy wrócili. Oni by z owcami biegli, prowadzonymi na smyczy, by zdążyli wrócić. Takie jest tempo naszego poruszania się po tym boisku. Mamać. Panie, owce by z nimi wygrały. Ja powiedziałem, owiec jest dwa razy więcej na Wyspach Owczych niż ludzi. I mamy szczęście, że nie grają owce, bo na pewno by tam szersze spektrum selekcji by było. A są barany? Są barany. Barany są w biało-czerwonych strojach. Tak, no taka jest prawda, no. Tak myślałem, ci mam powiedzieć. Tak myślałem, że tak odpowiesz. No, ale no, zapytałem. Przecież to jest oczywiste, no panie. No. Są barany. 40 minut gramy z Wyspami Owczymi i nie możemy im głaskać. Słuchaj, to tylko nasza grupa musi być taka nudna, bo i Czesi z Albanią 0-0, ale słuchaj to. Dania, San Marino 3-0, Holandia, Grecja 3-0, Serbia, Węgry 1-2, Słowenia, Irlandia Północna 3-1, Francja, Irlandia 1-0. Wyobraź sobie, w naszym paździerzu, w naszej grupie dwa remisy po 0-0. Ale ja ci mówiłem, że tak będzie, że my wymęczymy jakieś 1-0. Ale grupa atrakcyjna dla kibica, nie? Ale wiesz, to jest też ważne, że zobacz, że podopieczni zielnego trenera Eriksona, Ksywa Nokia, jeszcze, no zobacz, oni już poczuli, że to nie jest tak, że ta Polska jest nie do walnięcia. W sensie, że nie musimy wysoko przegrać, bo grają 41 minut i to nie jest tak, że oni są dużo gorsi. Wiesz, ja coś ci powiem. Ja rozumiem, że powiedziałeś biało-czerwone barany, tak? Ale trzeba brać pod uwagę, że mamy bilans bramkowy zły. Na minusie. No tak. W tej grupie nie liczy się bilans bramkowy, tylko mecze bezpośrednie. No tak. Ale wyobraźmy sobie, że będzie potrzebny przy bilansie równym meczów bezpośrednich, bo na przykład jak przegramy z Albanią 1-0, czyli będzie 1-0, 1-0, jedną bramką, no. To bramki, no to masz po to Leszcza, żebyś go zlał. Bilans bramkowy sobie poprawił. Widzisz tutaj, żebyśmy zlali tego Leszcza, bo mi się wydaje, że nie. Ja tu nic nie widzę, żeby tu cokolwiek było jakiegoś ciekawego, no. Tak, teraz nam się już wyłączył telewizor chyba na amen, nie. Nagle się pojawiła murawa, a na niej Wojciech Szczęsny. Znowu jesteśmy pod naszym polem karnym.
No co mam wam powiedzieć, nie napawa ten mecz optymizmem. Widziałem, fajnie, ja bym wolał szczerze, jakby... Powiem ci. Jakby nie. Krystyna Czubówna teraz opowiadała o tygrysach, to by mnie uspokoiło. Takim głosem Krystyny Czubówny. Słuchajcie, co... Pantera co, śnieżna. A co ogólnie leci na kanałach jakichś filmów? Alcaraz, to już widziałeś. Ale nie sportowych, może jakiś... Dośrodkowanie sprawy. Co tam Kiwior? Ureż. Kiwior zrobił Matrixa w powietrzu. Nie udało mu się trafić piłką w głowę, głową w piłkę, poczekaj, piłką? Ale... Głową w piłkę? Czy... Ja już nie wiem, ja już zdurniałem od tego. Wszystko jedno. Czy... Bez różnicy, w każdym razie wpierdzielił kolejną akcję. Ale, no. Ale zwróciłeś uwagę, że mamy przez 45 minut, nie wiem co tutaj nam pokazują, ale chyba, nie wiem czy to jest tak ustawione czy nie pokazują nam naszego tego... Selekcjonera. On już tam pewnie... Teraz wystarczy... pokazali Bandiego i był niezadowolony. Ale to na początku. No, nie, jeszcze parę minut temu. Tak? Tak, był bardzo... Była taka piosenka Anna Maria, smutną ma twarz. To tutaj Fernando Szantusz, smutną ma twarz. Ciekawe, ile już fajek wykopcił na tej ławce, dlatego, że mogą nie pokazywać, wiesz o tym. Tam już nie widać selekcjonera, ale taki dym. Ale to dobrze, bo biały dym może oznaczać, że będzie nowy selekcjoner. Jak papież. Oni tam mówią... Idźmy tą drogą. To nie fajki selekcjonera, to... Alarm pożarowy. To racę. To racę. O Boże, teraz dośrodkowaliśmy znowu w dłonie tego Laumhagen. No, to jest... Skrzydła Kamiński z Kuraś. Panowie, jeżeli wy z takimi sobie nie dajecie rady, to z kim wy chcecie sobie dać radę? No miejmy nadzieję, że trenerzy Brugi i Wolfsburga tego meczu nie oglądają. Lewy do zmiany. Tutaj Gapek z Kowalem to piękny duet. Dziękujemy serdecznie. Nie no, Gapiński i Kowal niezłe duet. Jest nam bardzo miło. Ale nie. Chcielibyśmy... Nie, właściwie nie. Ja jestem za tym, żeby wyspy owcze strzyły tutaj gola, naprawdę. My się nastawialiśmy na to, na zwycięstwo też się nastawialiśmy, no ale... Nie, ty mówiłeś, że będzie 3-0 chyba, tak? Tak. Ja ci powiem, że... A nie sprecyzowałeś dla kogo? Ja. nie, no u siebie, no spokojnie to. Czy nie 0-3? No słuchajcie, jest ostatnia minuta zaraz pierwszej połowy podstawowego czasu gry. My pójdziemy, nie wiem, coś zjeść, Kowal zapalić papierosa, zastanowić się nad sensem życia. Pomyślimy, czy nie pierdzielność tego wszystkiego i nie wyjechać w Bieszczady. Ja przynajmniej mam takie myśli, nie wiem jak to. No nie muszą być wyspy owcze, wystarczą nie Bieszczady. Ale tak, gdzie nie ma telewizora i nie muszę napatrzeć na nie. Ale na długo? No, do końca eliminacji. A to nie możemy się zabrać z Farerami ich samolotem? Możemy, dogadamy się. Ja znam Sabinę, mam do niej numer, mam numer do jej partnera, więc na pewno Farerzy nas chętnie będą. Ja nawet w luku bagażowym. W luku bagażowym też mam. Tylko tam mogą być owce. Diabli wiedzą, może oni zaimportują także polską owcę. Polska owca, to trzeba było ministra Piechozińskiego zapytać, ale może stać wysoko. Lubię takie zwierzątka, wiesz? No generalnie my jesteśmy z dobrymi ludźmi z Kowalem i lubimy zwierzęta. Ty masz psa i kota, ja mam dwa koty. Zieliński, uwaga, rozciągnięcie gry. Teraz Polacy w polu karnym. Czy to jest ten moment? Czy zaatakujemy w ostatniej minucie? Jest próba strzału. Skóraś. Skóraś zamiast robić wszystko do prawej i dośrodkować, to on do lewej łamie, bo ma fantastyczny strzał z lewej nogi. Ktoś mu to kiedyś powiedział i on w to uwierzył. Nie wiem dlaczego. Dobra, panie sędzio. Dwie minuty, sędzia Szmajc. Jeszcze dołożył. Dawid Szmajc dołożył, bo tutaj jest bezlitosnym Słoweńcem. Moi drodzy, a w ogóle, co ciekawe, w grupie Mistrzostw Euro 2024 w rękę będzie Polska, Wyspy Owcze i Słowenia i Norwegia. Więc te trzy kraje, które są dzisiaj na boisku, spotkają się na Euro w rękę. No patrz, że nie strzelał. Ale nie, ale nie. Brawo! Grzegorz Prychowiak, o to chodzi! Przyjął sobie piłkę z Turczybyk na 30 metrze. Dobrze. Od bramki Farerów. Piłka się odbiła od nogi i od ręki Grzegorza. Jeszcze mogłeś tak sobie tą ręką zrobić. Dobrze, że za zagranie ręką nie dostał drugiej żółtej kartki. Tak, to by była najlepsza czerwona kartka w historii, jak on by wyleciał. Przysięgam ci, że już... To by było lepsze niż... Kowal, nie umrzyj mi tutaj! Nawet to dziecko go wyśmiało! Zobacz, to dziecko go wyśmiało! Udosiłem się tym, co zobaczyłem. Prawie człowieku, no przecież... Kurwa, Kowala chciałeś mi zabić, Krycha! Nie tak się umawialiśmy. Ja o Jezu! Chcesz aż powiedzieć. Ja cię kręcę i musiałby Kowal jak Łazarz zmartwychwstać po trzech dniach, akurat by na Albanię zdążył. Ale akurat byś na Albanię zdążył. No tak, tak sobie wyobraziłem, nie? Tak mówię, to jeszcze teraz sędzia, dobra, ręka, pyk, żółta, wyjazd co boiska. Co się dzieje? Niesamowite, co on zrobił, naprawdę. Kabarecik. No ale dobrze, że nikt cię nie połamał, szukając plusów tej pierwszej połowy. Bo my tak, jesteśmy...
ja nie wiem, tak jakoś na tej murawie się nie potrafimy, wiesz. Wyglądamy trochę jak takie ministerstwo głupich kroków z Monty'ego Pythona. No niestety. Uwaga, rusza kontratak. Mój Boże, Polacy, Kamiński, 3-8, bo tam, Jezu, tych cifarzy szybciej od nas biegają. Tak, ale zobacz, oni już wrócili. Tak. A my jeszcze myślimy, co zrobić. Nic już nie zrobimy, bo oni już wrócili. Kiwior i spowalniamy grę. Kamiński strzelił. Takimi strzałami, Kubuś, to ty możesz Matiasa Laumhagę rozśmieszyć. Czy ty myślisz, że Laumhaga to jest łamaga po farersku? Nie, on umie bronić, zobacz. No zobacz, jak mu strzelił. To ja bym to obronił. Kowa. Tak, zgadza się. Michał Pol też. W tej formie... Michał Pol, stary. Michał Pol by ten mecz wygrał. On by jeszcze ten... Koniec pierwszej połowy. Remisujemy z dzielnymi Farerami 0-0. Ja nie wiem, no. Idziemy. Ale bądźcie z nami, bo w ogóle nam... Dla nas to jest lepiej, bo 3000 więcej ludzi nas ogląda. Myślą, co my powiemy? Ja powiem. Gapek34, mój Instagram. Ale niezależnie od tego... Wracam. I fizjohuta. Fizjohuta. Pamiętajcie, Kędzior i fizjohuta. Patrz, cabanosy są. Cabanosy. Dobra, idziemy. Abaj jest właścicielem cabanosów? Dobra, idziemy. Thank you.
Thank you.
Ale najlepsze podsumowanie, jakie widziałem pierwszej połowy tego meczu, było na Twitterze. Ktoś napisał frajerzy versus farerzy. To dosyć... Paweł Wszołek wchodził, wyobraź sobie. A, Wrasia. No, trzeba się ratować dowołanym Wszołkiem, jak kiedyś Piszczkiem z plaży. Ale Wszołek jest w takim gazie, że jest, go uratuje. Jest Fernandusz Szontusz. Jest, zobaczyliśmy twarz selekcjonera. Chodź, Paula, nie bój się, przynieś to piwko, bo jest w kamerze. To jest tak. Nasza kochana Paulina, możesz pomachać też. Nie chcę machać. Pomachała, no i bardzo dobrze. Jest piweczko dla Kowala.
No i co? Lecimy z tym koksem. Czy działa nam transmisja? Jest dużo osób znowu. Dziękujemy, że jesteście z nami. Gapek, myślisz, że nasi dowiązał ten remis, pisze Cappuccino. No nie wiem, wiesz, ja liczę na Wszołka, bo on faktycznie jest rozbrykany w lidze w tym sezonie. Pograł też trochę w europejskich pucharach. Jak jest element legijny, to jest element, powiedziałbym, cały czas coś się dzieje. Tak było z Midtjylland, tak było ostatnio też, więc no może coś fajnego się wydarzy. Ale w końcu jakaś nowa twarz, no powiedzmy sobie jasno. No, zobaczymy. Jak w Familiadzie. Tak, ale nowa, wiesz, rodzina. No, po to mi się wydaje, że tak. Ci już tacy wyjadacze, zawodnicy, którzy, zobacz co Krychał tam wyprawia w środkowej strefie, znowu źle podał, znowu strach. No, ale nie walną się w rękę tym razem, to szukajmy pozytywów. Tak. Uwaga, ruszają dzielni biało-czerwoni, jeden Polak naprzeciwko sześciu Farerów, jeszcze tam Arkadiusz Milik, ależ poszli nasi, sędzia Szmajc pokazuje wstawaj, wstawaj, lewy nie udawaj. Tutaj, no niestety, ale pan kapitan jest bez formy, no co tutaj dużo mówić. Powiem a Benedyczak poza kadrą. Nie wiem, kto nas będzie ratował. Powiem ci, dobre tak zwane te. No, nowe otwarcie według Lewandowskiego wygląda właśnie w ten sposób. Jakby ktoś jeszcze nie wiedział. No tak trochę powiem ci, jak otwarcie jakiegoś centrum handlowego w Pipidówku Dolnym. Słuchaj, zdawałem sobie sprawę, że dużo szyderki będziemy sobie uprawiali przy okazji meczu kanał sportowy Decathlon. Bo takie było założenie. Ale że tutaj to pójdzie w tą... A ja mówiłem, że tak będzie. Ale że w tą stronę pójdzie mecz reprezentacji Polski na twierdzy narodowy z Wyspami Owczymi. Po raz kolejny nasi reprezentanci potrafią zaskoczyć Wojciecha Kowalczyka. To co, ale wyobraź sobie, jak ja już będę się nastawiał od... Nie wiem. Pewnie jutro jak pierwszy raz, znaczy jak otworzę oczy z rana, no, to już się będę nastawiał na... Albanię. Na Tiranę. Ojej, co tam? Nie no, na Tiranie, tam w Tiranie to będzie po prostu walka o życie, nie? Tam jak ten. Jak, przecież my w takiej formie, my na dziś, jeżeli my zagramy w tej Tiranie, tak jak zagraliśmy w pierwszej połowie, to jest 2-0 dla Albanii. Tam jak nas złapią... No, to nas zgangbangują. No Robert Lewandowski, teraz zobaczyliśmy w drugie. Słuchajcie, my w ogóle nie widzieliśmy tego, jak powiózł ten budowlaniec, o którym pisał Michał Pol na Twitterze Polaków, bo nam nie działał telewizor. Teraz już działa. Nasz magik Jasiek naprawił. Dziękujemy ci, Jasiu. Jasiek jest najlepszym deathmetalowcem, jakiego znam. Słuchaj, on zawsze... Jasiek, jak przyjeżdżam do pracy, Jasiek, tu zawsze muzyka gra. Tak. Słuchaj, bez względu na to, która jest godzina. Teraz uwaga, dośrodkowanie w pole karne dzielnych fajerów, niestety. Arkadiusz Milik nie wcelował w bramkę, zaskoczenie. W pierwszej połowie wcelował, ale trafił wprost przedstawiciela handlowego, Matiasa Laumhage. Słuchajcie, ja pozdrawiam. Moi przyjaciele, Aneta i Michał, oglądają ten mecz w Genewie. Znaczy nie w Genewie, ale są z Genewy. I teraz proszę, żebyście wypisywali na czacie miasta, w których nas oglądacie. Ja będę czytał te miasta, to będzie ciekawsze niż ten mecz. Grzegorz Mielcarski stał i bije brawo, twój kolega z reprezentacji. Za dośrodkowanie. Tak, jest, z tego cieszyć. Nie, z tej prawej strony są takie już dośrodkowania dosyć dobre, to znaczy dobre były trzy, no, bo pamiętajmy o tych dwóch celnych strzałach, Zielka i Milika w pierwszej połowie z głowy, no ale tylko z prawej strony. I to dwa razy Bereś, teraz nie zwróciłem uwagi, kto to zrobił. Uwaga, Kraków. Nic się nie stanie. Kraków, Hamburg, Otwock, Rio de Janeiro, Jezus, teraz za szybko, Olkusz, Rotterdam, Doncaster, Łódź, Berlin, Garwolin, Świętochłowice, Opole, Rydułtowy, New York, Bielsko-Biała, Innsbruck, Suwałki, Legnica, Łeska, Radom, Kraków, Boston, Telford, Zamość, Burnemów, Pruszków, Giowik, Koszalin, Ostrowiec Świętokrzyski, Reykjavik, Radom, Coventry, Rydzewo, Toronto, Portsmouth, Southampton, Jezus Maria, nie umiem nawet jak szybko czytać, Nysa, Antwerpia, Norymbergia, Livingstone. Ale powiem ci, ale uruchomiłem potwora. Tak, potwora. Ale to ogólnie, kocham was wszystkich. Ale to ogólnie jesteś mistrzem, zobacz. Kłups! Zobacz, zrobiłeś ze mnie zarobionego. Tak, poszedłem, no widzisz, ja jestem szybkim człowiekiem. Poszedłem na papierosa i zdałeś mi zarobić. Tak trzeba żyć. Hamburg, Bremen, Internet, Montreal, Wyszków, Rybnik, Bydgoszcz, Hrubieszów. To jest ciągle ciekawsze i dynamiczniejsze niż ten mecz. Żubkowo, co? Słuchaj. Haga? Ale powiem ci, a Płock? Jesteś z Płocka? Ale powiem ci, ty jesteś z Płocka. Rodzice? Ale powiem... Tato, mamo, nie oglądacie mnie? Ale powiem ci, że wiesz co? Szkoda, że nie tym woskiem, co opowiadałeś o... No? Nie położyłeś sobie na głowę, bo bym ci dał buziaczka tak w czubku. O, to prawda. Następny się wydepiluje. Gryfino, Bydgoszcz, Bącza, Kobyłka, Reading, Pruszcz Gdański, Bolesławiec, Nowy Jork, Zambrów. Mnie zawsze tak podoba. Bolesławiec, Zambrów, Nowy Jork. Czechom nie uznano bramki, spalony. Bardzo się cieszymy. Zaraz na początku drugiej połowy. Dla nas to też jest dobry wynik przy tym remisie.
ale tak spoglądam. Tak, dalej w naszej grupie nie ma goli, bo ale w naszej grupie po co strzelać gole tam? To tak jakby jak coś dobrzy piłkarze grali w naszej grupie, no. Teraz prawa strona boiska, uwaga, Paweł Wszołek, może on zrobi coś, czego nie potrafili nasi koledzy, znaczy jego koledzy z drużyny, zwani już potocznie nie farerami, tylko w ten drugi sposób. Mamy rzut z autu, nie przebił się Wszołek, Bereszyński, jeszcze raz biało-czerwoni, Bartek Bereszyński na prawą stronę boiska. Ajajajajaj. Chciałem ci powiedzieć, że zostało jakieś 40 minut do tego, że gdyby tak to się skończyło, to może być najwspanialszy wieczór na ich nie, to nie, nie od... na ich się w historii polskiej piłki nożnej. Coś mi się wydaje. On się nie skończy do rana, do szóstej. Dobrze napisał Stan. Widać, co chcą grać. Ataki z głębi i wrzutka za linię obrony. Jest więc pomysł. To plus. Niestety chujowy, to minus. Oj, Robert Lewandowski o krok od zdobycia jednej z najważniejszych bramek w swojej karierze. Piłkarz Barcelony mógł pokonać przedstawiciela handlowego, niestety, ale ta sztuka mu się nie udała. Niestety miliarder z Leszna nie był w stanie pokonać przedstawiciela, a nie poprzeczka go uratowała. Tak. Myślałem, że to parada przedstawiciela handlowego, a ten nie, nawet nie musiał się. Strzał niecelny. No tak to musimy potraktować, tak to się stało. Ja już nie wiem, co mam mówić, mi się już chciało chyba gadać. Nie wiem, masz tam jakiś słownik? Słuchaj, mam. W ogóle nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, ale reprezentacja Wysp Owczych w piłce ręcznej na Mistrzostwach Świata do lat 21, słuchaj stary, ograła Hiszpanię 34-31, ograła Portugalię 27-19, była w ćwierćfinale Kowal i odpadła z Serbami. Ogrywając tak zagrali. Rozumiesz? Hiszpanię. Ogrywając Hiszpanię. Portugalia jest mocna, ale ogrywając Hiszpanię to już jest naprawdę mega sukces. Wiadomo, że to U21, ale teraz ale atakują. Dzielni farerzy, jest rzutka w polskie pole karne. Boże, broń nas przed farerami. Boże, nam się uda dowieść ten remis. Jeszcze tylko 38 minut. Kuba Kamiński. Ale ruszył. Jezu, jak urwał, ale urwał. Urwał, ruszył. Forfiter polski. Zobacz, i znowu, zobacz, jak wychodzimy z kontry. I znowu jest, zobacz, niebiesko. No nie, tutaj naprawdę musi być duży przypadek, żebyśmy do tego gola strzelili. Tutaj Maciek pisze, że ten przedstawiciel handlowy chciał Robertowi sprzedać fotowoltaikę. Może dlatego Robert jest taki poirytowany. Lewy, z prawej strony, prawa pomoc, lewo, Robert Lewandowski, zobacz. Słynny prawy pomocnik. Bereszyński, tak se klepiemy. Zobacz, my jesteśmy tak wolni, że aż się wkurwił jeden farer i nam zabrał piłkę po prostu. Tak. Brawo dla farerów, rusza teraz Biartalio z kontratakiem, wyciął go Bereszyński, nie. Sędzia Szmajc pokazuje, że nie ma faulu i pędzimy w drugą stronę. Szalone tempo tego meczu, ledwo zdążamy z Kowalem komentować. Piotr Zieliński w szerokość boiska, jednostajnie, spokojnie. Na lewą stronę zagra na piłkę i teraz co my zrobimy? Jezu, nic nie robimy. Najpierw pomyślimy, o właśnie, a później sobie zagramy. No. Źle. Nie, to będzie dla Wyspowczych, to będzie farerskie Wembley. Zacytuję ciebie, ten mecz to tak. Będzie, oni wywiozą stąd remis, to będzie farerskie Wembley. Słuchaj, to są te drużyny, które dopóki nie dostaną gonga, to się bronią. A pamiętaj, że oni też widzą ten zegar. Zobacz, jakie tak. Zagranko w pole karne. Pyk! To, co my gramy. Piotrek, to jesteś piękny umysł dzisiaj. Piotr Zieliński. Co ty tutaj, ty. Ale słuchaj, no tutaj Barcelona z przodu, Napoli w środku. I Albandi na ławce, o jest, zdenerwowany. Love and marriage, love and marriage. It's the institute you can disparage that. Tylko nas powinna ta ruda wejść jeszcze i na pięterko. Nie wytrzymam z tą... Ciekawe, co tam... Słuchaj, jestem... Ale ja nie mogę, ja go widzę i naprawdę, no mi się przypomina, no nie mogę. Jestem przekonany, że ten gość, który obsługuje Twittera, co do tego Kuleszy, już ma przygotowane coś do wpisania i nie wie tylko, co kliknąć. po takim widowisku, nie? Ach, panie, co my tu robimy? Naprawdę przypomina mi się Kuba Sienkiewicz. Powinno być tak, że tu powinien siedzieć Kuba Sienkiewicz w kącie, w ogóle się nie odzywać i tylko co 3 minuty robić tak. I co ja robię tu? I my byśmy we dwóch robili. Co tutaj robisz? I tyle, nie? To by było idealne. Eriksson w szoku, że jego drużyna tyle utrzymuje ten wynik. Słuchajcie, remisujemy z drużyną, której kapitan ma na imię Viljormur. I jest dealerem, przypomnę. Mm-hmm. Mm-hmm. Tak, dealerem jest, tak to pamiętam. Męczy nas piłka. Kowal masz X, pyta Marcin. Masz X. Kowal pije to piwo czy płucze zęby? Kowal pije to piwo.
Piję, no to drugie, bo w pierwszej połowie było pierwsze. Słuchajcie, dajcie chłopu trochę odlotu, on dobrze rozkłada siły, inaczej niż nasi piłkarze. Tak. Hehe, piłkarze. Robert Lewandowski, teraz uwaga, dośrodkowanie w pole karne i znowu przedstawiciel handlowy górą. Tak trzeba żyć, Matthias Lamphack, ja bym od niego kupił nawet, dzisiaj powiem ci wszystko. Jeszcze z prawej strony dośrodkowanie, ale bez żadnych problemów. Sonina też tak wybija tę piłkę. Co wam? Nie został, bo nie faul. No co robisz? Bednarek! Bez paniki mamy szansę na remis. Bednarek sobie poradził z przeciwnikiem. Ach, ale zobacz, jak on wyszedł, jakie zdecydowanie farerskiego bramkarza. Ale wiesz, dlaczego Bednarek sobie poradził z przeciwnikiem? Bo go powalił na ziemię. No tak. Wiadomo, że szkoda, że tak z Senegalczykami sobie nie poradził w 2018, jak się z Wojtkiem nie porozumieli. Tam nie było Nokia Connecting People. Ale wiesz, teraz tak, jak zauważyłem, tak, Hajto, no. Za chwilę Kosa, za Kosa młody, Kosecki, za chwilę słyszałem o Lisku, słyszałem o... Fame MMA. No wszystko jedno, ja nie wiem, co oni tam... No tak. To może i Bednarek, jak tak potrafi powalić. On, no, broń się potrafi, albo... Mogłoby mu iść lepiej niż na boisku. I nie przegrałby żadnej walki 0 do 9, bo tam są tylko 3 rundy. Albo 5 max chyba. Mm-hmm. No. Aha, trika 0-9, nie, a nie, wszystko... Czechy 1-0, tutaj czat oszalał. Pokaż. Dzielni Czesi trafili, czy dzielni Polacy pójdą w ich ślady? Niestety nie, bo swoją grą defensywną Farerzy nas wypchnęli na naszą połowę. Masz coś po czesku z głowie, co zostało ci? Tak, tak. Wacław Czerny strzelił. Tak? Po czesku. Jak się nazywa Terminator po czesku? Nie pamiętam, ale mnie to rozbawiło wtedy, jak mówię. Mechaniczny mordulec. Tak. To nieprawda oczywiście. Ja wiem, że to jest... Mi się najbardziej podobało to trio najlepszych czeskich napastników w historii. Popil, Poruchal, a Smutny. No my dzisiaj tak trochę patrząc na ten mecz, tylko że jesteśmy smutni. To nas, ty jeszcze Popil. Nie. Ale co ja? No bo ja nie Popil, ja wodę pilę. Ale Lewandowski mógł popić. No chyba, wiesz co. Uwaga, pokpić mógł. Uwaga, teraz będzie okazja. Niestety składaliśmy się do tego strzału bardzo długo. I znowu dzielni Farerzy bronią się. Jones Biartalio. Ale dlaczego? On pokpił, nie popił. To nie jest to samo słowo, Kowal. No ale dlaczego odmawiasz Lewemu, że dzisiaj nie popił? Przecież miał dzisiaj urodziny swojej małżonki. Dzisiaj? Ale tak, przecież ja rano nawet mówiłem. Tak. To już nie pamiętasz, co mówiłeś. Ja tu jestem od 7 rano, panie. A nie, zapomniałem, że spałeś 3 godziny. Ja spałem, to już mówi, że to jest następny dzień. Ja już nie wiem, co się... Ja już myślałem, że już jest piątek, tygodnia, koniec i początek. To już jest następny dzień, no. No wiesz, lewy... Człowieku. Dobra, lewego. Ale lewy, jak on upadł. Nie, ten chciał, zamiast poprosić o lewego koszulkę, to mu chciał zabrać. Ale zobacz, on się tyle układał do strzału, że go wziął i zablokował chłop ten siódemką, który jest... Wygląda tak jak w Barcelonie. Blokercem, dlatego go zablokował, wygląda, o Jezu. Wygląda tak jak w Barcelonie, wiesz? No dobrze, uwaga. Jak mu dadzą do pustej, to strzeli. Ten trochę taki Varan farerski, nie? Ten Sonina też tat. Uwaga, Piotr Zieliński dośrodkowuje. Klękali się narody. 59. minuta tego spotkania. Piłka po prawej stronie boiska. Jan Bednarek, wyczekująca mina. Nie jest to najinteligentniejszy wyraz twarzy, jak widziałem. Ja, jest to człowiek, ale, który przeczytał właśnie Dostojewskiego. On co, on tam wygląda za rogu w budynku? Tak, co, tak, że tak. Policja idzie? Policja chyba przyjedzie tutaj na ten mecz. Wiesz, jak... Jacy my jesteśmy źli! Ja teraz tego Zielińskiego tutaj wymazuję ze składu. Ale widziałeś tą Milik tam skoncentrowany, Bednarek wyglądający, a Zielo mówi, dobra, ja kopnę w auto. To jest nieprawdopodobne. Niesamowita centra, pisze Przemek. Czarna owca, pisze Bartek. My tu mamy, kurwa, 11 czarnych owiec kontra Farerzy, no. Jezu! Czy on robi jakiś stand-up? Jest, Szymański, Świderski. No dobra. Sebastian Szymański, dodaję. Sebastian, tak, no już powiedzmy sobie... To Wszołek schodzi? Nie, już jest, myślałem, że on go już zrzucił. Nie. Schodzi Arkadiusz Milik. Milik i... I kto tam jeszcze strzedł? No, widziałem, poczekaj. I Kamiński chyba, tak? Dobrze widziałem? Nie chyba wiem. Chyba Kamiński. Ja tak skreśliłem Zielińskiego, a oni go jeszcze zostawili na boisku. Ale w sumie wszystko jedno, kto strzedł. Nie, to jest naprawdę, jeszcze 30 minut utrzymać albo strzelić. Gola, Karli to spisze. Bereszyński strzedł. A, okej, okay. To pewnie Frałek będzie teraz w obronie, tak? Jedyny zawodnik w pierwszej połowie, który celnie dośrodkował dwa razy. Tam Ben Hacker siedział? Nie, dobra, słuchajcie, 60. Bo tak będzie. Taka siwa łepetyna mi śmignęła. Tak, bo teraz będzie zmiana. Tak? Leo wróci? Mhm. Okej. Okay. Już chyba wolę Leo niż Fernando ala pan Diego Santosza. Moi drodzy, 1/3 tego spotkania przed nami. Jest szansa, że dowiedziemy ten wynik. Asystentem ma być Jacek Moch. Tak? A to wspaniale. Jacek Moch ma duży posłuch tak. W Grecji.
ale w Polsce też trochę. No ja. Słuchajcie, ale uważaj, bo u nich są zmian i teraz trzeba się przyjrzeć, kto tam wchodzi. Elektryka wchodzi, czy jak myślisz? Elektryka to jest jakiś ten? A, dobra, wiesz co, nie no, elektrycy to muszą wracać, oni dzisiaj mają ostatni samolot, bo od rana muszą już pracować. Ale, a połowa składu zaraz w ogóle musi już niestety zejść z wojska, wiesz? Rezerwowi wejdą. Tam jednemu statek odpływa, z tego musi wrócić. Tak jak on wygląda tam, przecież niedaleko jest do Wisły od Stadionu Narodowego, on cały czas tam ma podgląd. Teraz jeszcze uwaga, próba zagrania piłki na lewą stronę. Czy będzie wrzutka w pole karne, czy będzie strzał? Jezu, aut. Niemożliwe. Niemożliwe to wygramy, Kamiński. Nieprawdopodobne. Kuba Kamiński. Fryzura taka trochę jak chłopaki z Backstreet Boys. Będąc w polu karnym 7 metrów od bramki rywala, kopnął aut. A ciekawe, jak teraz statystycy to policzą. Patrz, ten nasz dziękuję. On mówi, Johannes Biartalio. Panie sędzio, na pewno jest 0-0. Sędzia Szmajc mówi, tak, chłopie, możesz zejść. Już wracaj na statek. Wiesz, on na statek. No mówiłem ci, że on już musi zejść. Mu ostatni statek odpływa. No tam, poczekaj, bo tam, ale tam wchodzi jeden ze statku, to nie odpłynie, bo tam jeden nie. Ty tylko ja kibicuję, piszcie kto kibicuje Wyspom Owczym, pisząc Farerzy na czacie, zobaczymy ilu mamy fanów, Farerów. Wszedł Rzeźnikowiec, jeszcze przegrają 0-1, hach. Fabian Piasecki do kadry, remis coraz bliżej, trzymajcie kciuki. Piszcie Farerzy, ci, którzy są za Farerami. Powiem ci tak. Ten, kto napisał Fabian Piasecki do kadry, umówmy się, że Lewandowski na początku sezonu zrobił mniej od Piaseckiego Fabiana. No ale z tym Fabianem Piaseckim to też. Parerzy, pisze prezes. Słuchaj, pamiętaj, Bydgoszcz, że o jakiej klasie zawodnika mówimy i gdzie... O Paszek zajebało Farerami. Widzisz, wielu mamy. Tutaj zaraz będzie więcej komentarzy niż mieszkańców Wysp Owczych. Ludzie, to są wszyscy za Farerami. Tu nikt nie jest za Polską. Słuchaj, zaraz będzie odliczanie. 3, 2, 1 i zróbmy tak, jazda. Że jak zremisujemy ten mecz, to potem wszyscy cały czat niech pisze Frajerzy zamiast Farerzy, nie? To też będzie spoko. Dobra, teraz uwaga, bo biało-czerwoni ruszają za takie. Ruszają. Co robią? Patrz, jak zapierdziela. Tak kiedyś tak syrenka ruszała spod mojego bloku, wiesz? Jak... Szalone lata 80. Zadymiła, wiesz, ten i zanim ruszyła, to już zgadza. A tam Szantosz wychodzi z zadymionej syrenki, palił papieros. Wszystko by się zgadzało. No dobrze. Teraz uwaga, bo lewa strona, biało-czerwoni, już ponad godzina męczenia były z Farerami. Dośrodkowanie w pole karne, niestety nie w tą stronę głową. Jeden uderz! Ole! Ale będzie korner. Ale lecą, biegną, zobacz, wielu biegnie. Szybko. Nie, no, niesamowity sprinter. Zobacz. Jest, love and marriage. Ale bym se zapalił, se pomyślał, nie? Tak, rodzicom pisze, żeby włączyli ten mecz, nie wiem, czy... Ale to po co? No bo jest śmiesznie. No ale są lepsze rzeczy do roboty. Nie, może będą też się bawić. Nie. Grapek, nie namawiaj ludzi, żeby to oglądali. Czy chodzi o ci o... żeby nas słuchali. Tak. A tak, jak tak, to tak, ale nie ten. No. Wiesz, wiadomo. Ale nie, niech nie oglądają. O Boże, dobrze. 5-0 prowadzimy w rzutach rożnych, więc jesteśmy moralnymi zwycięzcami tego meczu. Teraz mój brat po uszach, Sebastian Szymański, będzie dośrodkowywał. Lewa noga z lewej strony. Uwaga, Sebastian Szymański wygrywa pojedynek powierzchny. Dawid Sen, kapitan, a także dealer. A skoro jesteśmy za Farerami, to się wszyscy cieszymy z tego, co się wydarzyło. Jeszcze uwaga, Robert. Ty, Lewandowski, to jakiś tryb slow motion mu się włączył. Nie, to, co on robi? Ale to już tak od stycznia. No, to jest tam czasami coś mu się tam uda zrobić, ale tak ale ogólnie... normalnie. Staro, sobie przejmował tą piłkę, jak Marek Jóźwiak, jak grał w tym. W naszej drużynie. Wyjątkowym meczu mówisz. No. Jak Artur Wichniarek. Też na przykład. Z całym szacunkiem, bo Wichniarek to są moje ulubione przyprawy od wtorkowego poranka. Uwaga, teraz biało-czerwoni, wszołkiem ich bronią się dzielni Farerzy. Ale się gnieciemy. Farerczycy pany. Ej, zróbcie jutro, każdy w waszym mieście, jak Farerczycy wygrają, to piszcie sprayem Farerczycy pany i wysyłajcie mi na Instagram, gapek34, pozdrawiam. Ależ ich gniecimy. Gnieciemy ich niesamowicie, oni nie wiedzą, co się dzieje. Ostatni raz tak widziałem, jak w 73. Polską reprezentację gniotła Anglia? Tak, no mówiłem ci, że dla Farerów to będzie ich Wembley, jak oni tutaj dowiozą. Panie, oni będą, to będą za sześć pokoleń owiec i Farerów będzie to wspominać. Ależ jedziemy z nimi. Jedziemy z nimi jak z Farerami dzikimi. Panie, co my gramy na 45 metrze od bramki? To jest nieprawdopodobne. Zobacz, szerokość boiska, w jednostajnym tempie, ja do ciebie, ty do mnie. Przerażenie w oczach Kiwiora.
Niesamowite. On się tak nie bał Artety, on się tak nie bał Halanda. Ale co jak się boi Farerczyków. Co potrafimy wyprowadzić? Co potrafimy, co potrafimy rozegrać? Takiej reprezentacji nikt nie widział już od 2 dekad. Piękne zagranie. Oczywiście, no tutaj może... Jakiego wandalizmu? Tutaj mi piszą, że ja nawołuję do wandalizmu. Ja nawołuję do chwalenia dzielnych Farerów. Farerzy Pany to chyba spoko będzie. Ty, no... Przedstawiciel handlowy też już musi za kontuzję, bo on też ma samolot za godzinę. Przedstawiciel handlowy stwierdził, że sobie poleży. Tak. Lewo mu przeszkadza, że przedstawiciel handlowy, nie? W ogóle jakiś... Leży. Mają jakiegoś drugiego bramkarza. Mają, jak się nazywa Barour, to niedobrze świadczy. A to jest bramkarz, tak? A Reinatro, a co on robił, ten Barour? A to już ci mówię, to jest bramkarz, tak? No bramkarz. Ty zobacz, tutaj Albania wyrównała na 1-1. No właśnie. Ale będą z nami jechali za 3 dni. Ta Albania nas zniszczy. Pani Grażynka zestresowana, nie wierzy, co się wydarzyło. Wpadajcie w niedzielę. Pan Tomasz też, jego syn. Wpadajcie w niedzielę. O, ta ładna. Wpadajcie... No. Zresztą. Wpadajcie w niedzielę tutaj do nas na mecz. Kabaret numer 2 pod tytułem ale Tirana. Nie, ale my tam to będzie gangbang, mówię ci, nie kabaret. Przecież my z zmiażdżeni, kowal. Co będzie? No gangbang. Gangbang. Jak ten mistrz? No i jak ty miałeś X-Videos? Odmar Faero, to jest ten bramkarz? Tak. Odmar, tak? Nie, to jest Barour Reinatro. No to takiego nie ma. Barour. A nie, Bardur. Bardur, sorry, no. Student. Student, no. A to... No, on, ale wiesz co, z nim mielibyśmy większe szanse, bo jak to student, to on na pewno ryż zalewa keczupem, tylko parówki je. Teraz Bednarek krzyczy na nich, kurwa, to jedziemy, chłopaki, dobrze wyglądamy. Kurzony Bednarek splunął. Ty też Majt szybciej biega niż nasi piłkarze, ten sędzia, zobacz jak on ruszył, niesamowicie. Kurzony Bednarek splunął na murawę Stadionu Narodowego. Ważne, żeby utrzymać remis, Polacy głodni sukcesu. X-Videos, X-Videos. Gapek odklejka z nudów, to prawda. Mnie już odbija. A to dlaczego? Głupawkę. Dlaczego cię odbija? No a co mam robić, ten mecz oglądać? No ale nie, ale dlatego się pytam. Dlatego... Uwaga, Robert Lewandowski! Sam na sam z dzielnym Farerem! Czy z tego będzie gol? Czy niekoniecznie? Lewandowski sam siebie ochiwa! Wybili mu piłkę! Dzielni Farerzy, budowlaniec! Gość, który jest import-export i gość, który... Lewandowski patrzy się na murawę, tam gdzie splunął Bednarek. Po co ja się pośliznąłem przez twoją ślinę? Tak. Człowieku, weź się nie pluj więcej na murawę Stadionu Narodowego. Bo jak a tam nie było spalonego w ogóle? Nie wiem, wszystko jedno. Teraz znowu dzielny Farer broni się przed atakiem biało-czerwonych. Tam jeden pad, urwało mu nogę. Mam nadzieję, że Xavi ogląda ten mecz i będzie wiedział, co zmienić w ataku Barcelony. No. Kurwa, ale co poszedł lewy, popatrzcie jeszcze raz. Tutaj, jaki dynamit. Nie ma pozycji spalonej. I wszyscy widzą bramkę i rusza najlepszy do niedawna napastnik świata. Ale i ma przewagę. Ale dribbling. Ale dribbling, ale kazidło. I tam podbiega Farer, Odmar. I to zobacz, to jest Farer, który się nazywa Faero. Ale zobacz, Farer, Faero, jaki dribbling lewego. Sam się zadryblował. I Faero mówi, stary, bądź poważny, ja takich kozaków kasowałem. I zobacz, jak zwrócił uwagę, już nie ma ten, jak sobie... Ten już padł na boisku, uznał, że nic lepszego nie spotka. Love and marriage. Ja znowu co tu się dzieje? Albanii nie wierzy. O Boże. Fantastyczne to jest, powiem ci... Liczba rasiaków w reprezentacji musi się zgadzać. Co tu się dzieje? Dawać tego Fabiana Piasowskiego. Nie, to jest najlepszy mecz, jaki nam mógł się trafić. Ta kontra Roberta Lewandowskiego przejdzie do historii. Zobacz, co jestem robię. Na podwórku, gość zaczął się kiwać. Mówię, kurwa, jeszcze jednego kiwnę. Ale zobacz, pogubił się z piłką przy nodze, nie? No, tamten na też, na Dubson, bo było. Chciałem ci powiedzieć, że ktoś głupio mądry nominował go do... Tak. Do złotej piłki. A ten Farer, ten Odmar Faero teraz mówi, kurwa, co? Ten Faero myśli, kurwa, ja gram na tych wyspach owczych, że powinienem grać w ogóle gdzie indziej, nie? Nominowany ja do złotej piłki. No tak, jak gdzie gra zawodnik, którego Odmar Faero, 33-letni środkowy obrońca, moi drodzy, piłkarz takich klubów jak... O, teraz Klaksvik, ale wcześniej Torshav, Torfar Athletic, Brentby 2, grał w drugiej drużynie Brentby, grał w szkockim Dice Juniors i Kit FC i on zatrzymał Roberta Lewandowskiego i tego zgasił jak peta. No, to takie, pyk, dobra, chłopie. Mówi, ty jesteś nominowany do złotej piłki? Tak, jak cię gasi jak peta. I on jeszcze tak, wiesz, on powie, jak zrobić, tak, dajcie mi teraz Mbappé i Halanda, kurwa, nie? A gdzie ten mecznik? Co tam się dzieje? Mistrzostwo świata, to co wyprawiają na... 70 minuta, na nich, panowie! Wina Tuska, no pewnie. Gol, Papszun na trenera.
Kowal the best. Zamiast meczu to oglądamy kabaret. Nie, to jest... To i tak coś wpadnie, tak? To no i tak właśnie coś... nie musi, Kowal. Nie, zobacz, 70 minut nie wpadło. Ja wiem, ale to i tak... No nie, no już nie. Gang Albanii naprawdę. Nas rozjedzie. No przecież to będzie historyczne. Może Świderski mi. Karol Świderski piętką do Farrera, a Farrer wybija piłkę, bo co miał zrobić w tym bolu karnym? My nie potrafimy zagrać pasem, ale będziemy piętkami grali. My to, wiesz, to sobie będziemy bypassy gdzieś generalnie wszczepić. Oj! Będzie karny. Co? Tak, mówiliśmy. Tak, będzie karny chyba. Będzie karny. Otmar Faero załatwił. Teraz sprawdza sędzia Szmajc. Jeżeli będzie rzut karny, moi drodzy, to jest nadzieja dla biało-czerwonych. Śmieje nam się ironicznie Sylwii Vanthamar. No niestety, bo on zrobił takiego pajacyka trochę. Tak, będzie karny. Tak. No może nawet nie widział tego, bo Zielu tam nie trafił. Gdyby Zielu trafił piłkę głową, to ale będzie karny. No. Będzie rzut karny, moi drodzy. Nie idzie sprawdzać, ale to znaczy, że będzie rzut karny. Sędzia Dawid Szmajc. Tam do żadnego piłkarza nie leciała, no ale piłka uderzona w rękę. Tak. Skakał Zielu, ale no to będzie karny. No. Zobacz, zwróć uwagę, czy dotknął. Tak, no dotknął. No, znaczy nie, ręka to ewidentna, nie? Tylko czy Zielu tam. Żal biednego Farrera trochę, ale co mamy zrobić? No tak wygląda życie. Zabierał rękę, ale nie zdążył zabrać. Tak, nie, tutaj nawet nie ma się nad tym zastanawiać. Sędzia Szmajc pokaże za chwilkę rzut karny i dzielni biało-czerwoni, moi drodzy, będą w stanie spróbować. Ja nie patrzę na czas, bo będziecie widzieć piersi, jak to się skończy. Handball, a to nie jest ta dyscyplina sportu. Farrerom się pomyliło. Handball dopiero w styczniu na Euro 2024 z Polakami. I teraz nasi kibice. Teraz Robert strzeli, zadedykuje gola Ani, bo ma urodziny i naród. I popłaczemy ze wzruszenia. I złotą piłkę zdobędzie. Już ta reszta to już może wypieprzać. Uwaga! Robert Lewandowski. Wcześniej Borussia Dortmund, Bayern Monachium, teraz Barcelona kontra Matthias Laumhage. Jeżeli Michał Pol zaczarował Marcina Robaka, to nie widzę żadnych przeciwwskazań, żeby przedstawiciel handlowy z Wysp Owczych zaczarował Roberta Lewandowskiego. Co się tutaj wydarzy? Widziałeś, ile na szyi ma malinek Robert Lewandowski po zgrupowaniu? Czyli to jednak były urodziny. Ale dobrze. Nie. Hej, Ania jest w Barcelonie, bo dzisiaj wrzucała zdjęcie. Ale te malinki schodzą parę dni. Poczekaj. Aha. Nigdy nie miałeś? I teraz nie. Robert Lewandowski, czy też Laumhage, czy uratuje honor polskiej piłki, czy dzielny Farrer obroni i będzie miał co wspominać swoim prawnukom przy ognisku i przy owcach. Kto będzie lepszy? Robert Lewandowski czy Laumhage? Lewandowski gol! Ale tam naprawdę, kurde, gdyby wystał ten Laumhage. Niesamowita bramka kapitana reprezentacji Polski. Wszyscy ochujeli z radości, bo co się mają nie cieszyć? No to wiesz, przy tym karnym się ciężko trzyma do ostatniej chwili dla bramkarza i lewy patrzy, także no tutaj nie ma jakichś wątpliwości. Nie? Najważniejsze, że naród zadowolony. Robert się cieszy. Robert zadowolony, bo mówi, ale teraz ruszę. Rycha zadowolony. Po złotą piłkę, ale teraz pierdolne ten pedał w gazu, kuźwa. Ale patrz, jak on przeskoczył. Ale tak ostatnio strzelał meczu z Osasuną. On tak ma taki, wiesz, taki... Ma ten przeskok. To, że był największym drewniakiem tego spotkania, to nie zmienia faktu, że strzelił gola, no ale to jest tylko tyle z mojej strony. Powiem wam tak, no fajnie, teraz jeszcze 20 minut tego meczu. Nie utrzymamy. Ja typowałem 1-0 przed tym meczem, tylko chciałem powiedzieć. Tak? Tak. No jeszcze dwa, nie, jeszcze za dwie wpadną. Bo to myślisz, że się załamią dzielni chłopcy? Tak, już teraz akurat to właśnie... Że Otmar Faero ich załatwił, ale patrz, jaka radość kibiców, też taka dzika, przyjechali tam ludzie, powiedzmy, nie wiem, z Kamienia Pomorskiego, czyli nie mieli jakby blisko i teraz zobaczyli wreszcie bramkę Roberta, ale schodzi od razu Gili Rolandsson, to informacja dla nas, że Johannes Danielsen się pojawia. Ja ci powiem, jakbym przyjechał na Narodowy po raz pierwszy gdzieś z daleka. Jak z Wysp Owczych na przykład? Nie, ale wiesz, i był pierwszy raz na Narodowym, to wolałbym zobaczyć kawałek kompromitacji, a nie wygranej Polaków. Tak, to nuda. Nuda. Będzie ze wspominać. Moi drodzy, wchodzi Johannes Danielsen, no i tutaj musimy uważać, bo to jest piłkarz takiej drużyny. Nie chcę was stresować, ale może być niebezpiecznie, jak on wszedł na boisko. Jak tylko znajdę, gdzie gra, to jeszcze potwierdzę. Teraz dziennikarze w Polsce będą mieli niezły numer. Nie? Wystaw noty za ten mecz. Przecież tutaj nikt nie zasłużył na jedynkę nawet. Same zera. Ja bym wystawił same zera za ten mecz. Bez względu na za umiejętności piłkarskie, których nie było. Lepsze mieli Farrerzy. Tak? Farrerzy? Farrerzy. Farrerzy.
Farerzy. Ja jeszcze wierzę w to, że dzielni Farerzy tutaj, chociaż już nie ma tego napastnika, nie ma Johana Edmundsona na boisku. Nie, no oni już nie zaatakują, bo nie mają sił, no pamiętaj, no przecież oni to... Tak, oni też, wiesz, jak wyprowadzasz, no. Oni robią 40 tysięcy kroków dziennie z owcami, każdy z nich u siebie, niezależnie od treningu i jeszcze pracy, więc ten licznik kroków tam szaleje. Teraz jeszcze, ale zobacz, jak oni walczą, no to są twardziele prawdziwi, no. Teraz Farer faulowany, panie sędzio Szmajc, no. Czemu pan nie gwizdzesz? Wszołek, prawa strona boiska, Polacy, rozjątrzeni. Oni tak... Rozochoceni chyba chciałem powiedzieć bardziej, wiesz, ale rozjątrzeni. Oni tak naprawdę, wiesz, za bardzo zagrozili tam w pierwszej połowie, jeden strzał, tak, na bramkę i wiesz, po przerwie to już chyba ich nie było w ogóle po naszej połowie, nie? My się skoncentrowali na tym, żeby bronić, ale to my sobie z nimi nie możemy poradzić, nie? Moi drodzy, przypominamy, Polska-Albania, właściwie tak, niestety dla nas Albania-Polska w niedzielę. To będzie mecz, cicho. To będzie mecz. Tutaj to jest jeszcze, to czujemy, że nic tam. Na dziś ja typuję 2-0 dla dzielnej Albanii. Tak, to będzie mecz, cicho, takie, że panie. Tak, teraz w ataku pozycyjnym tam, biało-czerwoni. Tam jak zagramy tak jak dzisiaj, to tak od 5 do 7 liczę w łeb. Nie, no 0-2. Nie, 3 w Mołdawii, 3 w Czechach, to w Albanii z 5-7, zobaczysz. No nie, 0-2. Prawa strona boiska, Paweł Wszołek. Wszołek, nie w tą stronę, zawróć Paweł. Turnaround z angielskiego, grałeś w Anglii, może zrozumiesz. Jest Tomasz Kędziora, cały czas na środku obrony, cały czas Polacy w jednostajnym tempie w centralnej części boiska, jakby to prowadzenie 1-0 już sprawiało im satysfakcję bardzo dużą, jakby uznali, że swoje zrobili. Natomiast jeżeli takim wynikiem zakończy się to spotkanie, no to myślę, że ten entuzjazm narodu będzie, powiedziałbym, umiarkowany. Próba strzału z dystansu z 17 metra, ale Laum Hage na posterunku. W Albanii mecz o lidera, Gapek, pisze Rafał. My jeszcze 15 minut, może uda się zremisować, Chudzianek. Jaja jak berety, no gdzie, gdzie się odłuk? Leżę i sikam. Nie, no, znaczy, możemy sieć i sikaj, będzie wygodniej. Nie ty, tam ktoś pisze. No, ale nie, podpowiadam, tak, lepiej usiąść. A najlepiej, jak jesteś mężczyzną, w pozycji stojącej. Tak. Znaczy, słyszałem, że są mężczyźni, którzy sikają w pozycji siedzącej, ale to dziwne jest, jeżeli mnie pytasz. Ja uważam, że... Chociaż wiadomo, czasami facet mają problem, żeby trafić. Ale właśnie, a propos... Ale poczekaj, no ale... Ale nie mówię tego bez powodu. A w najpierw do pisuaru albo na dworcu, to mam zrobić? Usiąść? No nie, no nie ma szans. No. Ale słuchajcie, wy na Wyspach Owczych mają bezpłatne toalety. Wyobraź sobie w Polsce bezpłatne publiczne toalety. Stary, wchodzisz, sikasz, wychodzisz. Nie musisz mieć 5 zł, bo u nas cię nie można kartą płacić, tylko te babcie klozetowe wziął 5 zł, panie, skąd ja mam 5 zł wziąć, pani? O tam i tak dalej cuchnie, nawet jak płacisz, nie? Tak, ale oni też mają, słuchaj, największy współczynnik dzietności w Europie, 2,4 dziecka na parę. Bo tam pada, wieje, owce, nuda, no to się rozmnażają. I może na przykład za parę lat Farerów będzie więcej i wtedy, kto wie, czy nie będzie nam trudniej. Ale ich misją jest to, żeby było więcej mieszkańców niż owc. Owiec? Gapek, już nie mów, że będzie nam trudniej z nimi, bo już jest trudno. No, ale może będzie jeszcze trudniej. Nie. W piłce ręcznej zobaczymy. Słuchaj, to pamiętaj, że jeszcze mamy mecz na wyjeździe z nimi, nie? Tak. No i to też nie będzie łatwa przeprawa. My jesteśmy ze sobą zaproszeni na Wyspy Owcze. Za miesiąc. Może polecimy. Tak, słyszałem, że... No, powiem ci. Ja bym tam poleciał. I ja. To może pogadamy z naszymi gośćmi z poranka i jakoś nas ogarną. Wolałbym lecieć na Wyspy Owcze niż na przykład na Malediwy. No, bliżej. A niech nie chodzi o odległość. Fajniej. To może polecimy parę dni wcześniej, poznamy lokalnych ludzi, zobaczymy, jaka jest atmosfera, żebyśmy oddali ją i będziemy stamtąd komentować. Weźmiemy Michała, naszego wydawcę, weźmiemy Jaśka i cała redakcja kanału sportowego z Wysp Owczych skomentuje mecz. Ja jestem za. Jak nas nie wywieje. Jak nas, no to wiadomo, no. Słuchaj, nie wiem, czy... tak, i Paulinę, bo przyniosła piwo. Tak, tak, wszystko. Koniecznie. Słuchaj, nie wiem, czy wiesz, ale jest taka jednostka miary. Słuchaj, ja coś powiem, może my byśmy polecieli tam zamiast piłkarzy. Też, to by było spoko. I wtedy byśmy na pewno wygrali mecz. Słuchaj, jeden mörk to jest jednostka miary na Wyspach Owczych. Mörk, to jest takie oskreślone. Angela Merkel. I to jest powierzchnia, która jest w stanie wykarmić 32 owce. Nie 31, nie 33, tylko 32. To jest jeden mörk. Trawa. Tak. A ile ta trawa, którą oglądamy? Tutaj 8 mörgów. Weszło 240, nie mam 11 baranów. No, już wspomnieliśmy wcześniej. Nie wiem, jakie to obszarze na baranów. Nie wiem, niestety. No tak, ale... Co tam, czekaj, ktoś dobry komentarz napisał, tylko mi uciekł. Gapek, w Anglii też jest za darmo. Jak mój syn zobaczył, że płacę za toaletę w Polsce, to powiedział, że nie wraca do Polski. A i brawo. I brawo dla syna.
i dla Gorzowa, i dla naszej reprezentacji. Schodzi Szymański, nie, wchodzi Szymański, teraz wchodzi ten Szymański. Ten, co będzie bronił wyniku. Grecki i Płocki, Szymański. Ja komentowałem w zeszłym sezonie jego grę, a Kujgam całkiem nieźle. To będzie owacja na stojąco dla Krychowiaka, coś mi się wydaje. Ja bym wolał owację należącą, wiesz? Ale niech będzie. Dotrwał, dotrwał Grzegorz Krychowiak, no, mimo żółtej kartki, mimo zagrania sobie nogą w rękę. Dotrwał, schodzi, może być zadowolony, podchodzi do niego. Love and marriage. I mówi, to był niezły mecz. Dostaniesz parę butów brązowych. A Krychowiak modnić, więc nie pogardzi. Love and marriage. Nie mogę tego szantusza, no nie mogę. Dobry jest. Za mocny jest dla mnie. No dobrze. I teraz 10 minut pozostało do zakończenia tego spotkania. Wojciech Szczęsny na 18 metrze od własnej bramki gra piłkę z Bednarkiem. Nie powinni tego robić, bo te gierki się źle kończyły w przeszłości we dwóch. Jak se sami, ale nie, tylko zobacz, jak sobie sami nie strzelą, to... A nie może być tego pewien Kowal. Nie, no to już chyba tak sobie nie będą zakrywali. Nie? No Wojtek. Fajnie, po to siedzieli w knajpie i się nachlali, żeby... Ludzie wiwatują, że strzedł. Chyba mamy jakiegoś insidera ze stadionu. No, to na 100%. Mówię, owacja na stojąco będzie, no. Jest. Ależ tutaj... To co my gramy w tym meczu. Naprawdę, wygrać 1-0 to jest gorszy mecz, niż wygrać 1-0 w San Marino po ręce Jana Furtoka. Mamy Hate Park, nie? I po meczu. No wiem, A w przerwie już chłopakom powiedziałem, słuchajcie, nawet jak wygramy 1-0 czy 2-0, to ja nie wiem, czy tu jest sens. Zobaczymy, jak to przetrawią wystawiania not. Bo ja ci powiem jedno, ja tu wszystkim daję zero. No tak, no nie. No nie, nie, ja tu wszystkim daję zero, bo to jest totalna kompromitacja bez względu na 3 punkty. No, ja wszystkim wystawiam zero i wyjazd, no nie, dla mnie nie ma wyjściówki, no. Tu się nikt nie zaprezentował piłkarsko dobrze, no. Uwaga, teraz dzielni biało-czerwoni, niestety. Kolejna akcja, która nie przyniosła bramki. Tutaj Piotr Zieliński starał to, wiesz, się... Wiesz, jaki ten mecz jest? Ale zobacz, ten Fajero, co zrobił karnego, to jest kawał takiego, powiedziałbym, twardziela. On tutaj zarządza tą obroną. Schrzanił, ale teraz stara się poprawić. I oni naprawdę walczą. Znowu dobrze Dawidsen, wybijający piłkę z 17 metra od własnej bramki. Jest okazja do kontrataku dla dzielnych Farerów. Ale jeden z nich zatrzymany. Pamiętasz, jak za kadencji Andrzeja Strejlała w Łodzi taki mecz Polska-San Marino. No mówię, że 1-0 Furtoka ręką to jest gorsze niż ten mecz. Że tamten mecz, nie, ten mecz jest gorszy od tamtego. Tak. No powiedziałem to. Słuchasz mnie. Tak. No, dziękuję, że potwierdziłeś, to dobrze. Ale patrz, ty parę razy mnie nie słuchałeś. Ja cię zawsze słucham, Kowal, ja cię kocham. Ja nawet wiem, że ty strzelałeś gole. Szwecji, Austrii, Holandii, Turcji, Izraelowi, Białorusi, Litwie, Słowenii, Słowacji, Finlandii. Nie strzeliłeś gola Malcie, a grałeś do 70 minuty. A z kim byłem raz kapitanem drużyny? Nie wiem. Z kim Basinger? Albo z kim Kardashian? Z kim byłeś? Z Białorusią u siebie. Tak? W Mielcu. I jak ich wyprowadzałeś? Na nich, kurwa? Czy panowie tam golimy frajerów? Jakie było przemówienie trenera Kowala? Nie, byłem kapitanem, nie trenerem. Jezu, kapitana Kowala. No jakie było przemówienie? To powiedziałeś. Słuchaj, ten mecz zremisowaliśmy 1-1. To był mój jedyny jako kapitański. Później wywalili Stachurskiego selekcjonera, a ja strzeliłem gola. Ale był typem niepokornym. 2-0 biało-czerwoni! Potęga, siła i Robert Lewandowski, który teraz staje w narożniku boiska i pokazuje, jaki jest napakowany. Jest niesamowity piłkarz. Tak. Niesamowity mecz. To już tak trzeba było się spodziewać, że troszeczkę więcej tutaj powinno być, no ale... Ale patrzcie, tutaj cieszą wszyscy. Tak, tutaj zagrał tak po swojemu. Dzieciaki się cieszą, dorośli się cieszą, wszyscy się cieszą. Kolejna zdobycz do statystyk, co byśmy nie mówili. Patrz, przyjął prawą, przełożył do lewej, znowu to było wszystko bardzo wolne, ale oni się jakby bali teraz do niego podejść. Nie, no, bo zobacz, ale to było, znowu było 3 Farerów przy Robercie. Myślę, że jakby tam byli trochę szybsi obrońcy, to... Zobacz, ile on sobie poprawiał tą piłkę. Patrz, tu jest powtórka. Raz. Jeszcze. O Jezu. Co się... Trzy, cztery. Pach, dziubnął. No miał szczęście Robert Lewandowski. Już później go nie atakował. To sobie tak uderzył, jak na treningu gdzieś. Pewnie w klubie. Ale... Napakowany jak PKS do Lichenia, pisze tutaj. Kto? Widzów. No Lewandowski po tym. Cieszy się. Jakaś kobieta. Dobrze się cieszy. No. Jezu. Teściowa. A to była teściowa. Czy mama? Może nie. Mama to była, nie teściowa. No właśnie, to była mama. Teściowa Ani. Mama była. No to mi pokaże. Tak, teściowa Ani. To możemy tak. No biedni są ci Farerzy. Niestety nie udało im się dojechać z tym remisem. No ja powtarzam, z Albanią 0-2. Zapamiętajcie moje słowa. 0-2. Z takim meczem.
takim meczem, tak, to znaczy z taką grą, tak to się skończy. Nie, a tu lepszej gry nie będzie, tu wiesz. Ja się tylko obawiam, że dużo, wiesz, co raz do najwięcej autografów w Albanii? O. Jest Albania, to najwięcej Albandii. I wiesz, co będzie? Bo tam jest... No tam, Albania, Albandii. Ale powiem ci więcej, bo tam wszystko jest... Albania jest jeszcze trochę zacofana, tak wiesz, światowo. I wiesz, jaki jest tam najpopularniejszy serial? Fragment piosenki zaśpiewam. Love and marriage. Dun, dun. Tak będzie. Kamil Grosicki będzie. O, Kamil Grosicki. To jedyny piłkarz, za którego bym tutaj, że tak powiem, tęskniłem. Ty też w przerwie pisałeś, że chciałeś Grosika na boisko. No nie, no wiesz, ja coś ci powiem, no po to go powołano, nie powołano go w czerwcu, gdzie był w gigantycznej formie, super, teraz go powołano, jak jest słabszej dyspozycji, to też bym chciał zobaczyć przede wszystkim, jak no ale to ile go zobaczę, no. A tam 5 minut, może 7, może 8. Pod warunkiem, że przez najbliższe 5 minut piłka opuści boisko, nie? To prawda. A jest szansa, że nie. Ale nie przy naszych zawodnikach to. Tak, przeceniłeś ich, że myślę, że utrzymają tyle piłkę w boisku. Kowal, tu się 7 podań nie udało zagrać na połowie przeciwnika. Na swojej, owszem, szerokość boiska w jednym tempie. Uwaga, bo rusza dzielny Nattestad. On jest dzisiaj też, powiedziałbym, chętny, żeby tutaj trochę się podłączać do akcji ofensywnych. No już cało trochę nas jest smutni ci Farerzy, ale myślę, że i tak mogą wracać do swojego kraju, do swoich 18 wysp. Dumni, bo postawili się Polsce i gdyby nie ten rzut karny, to kto wie, co by się tutaj wydarzyło. Zdecydowanie. Byśmy wymęczyli jakiś 1-0 właśnie po tym golu lewego z 2-0. O tym to ja mówiłem, ty też mówiłeś, no. Ale ty mnie upominałeś, nie? Słuchaj, bo może dowiozą, nie? No oni już tak, no wiesz, o no, tej ręki zagranej, przypadkowej, no ręka była, tak, ale no wiesz, wiadomo, że przypadek, nie zdążył chłop opuścić rąk, bo już jest zmęczony. Tak mu zostały, jak koszula na wieszaku, nie wiesz. Tak, a może on na przykład, wiesz, bardzo też często pracuje, nie wiem, jaki on ma zawód, ale może przy taśmie pracuje i też te ręce, wiesz. Zobacz, jaki kanał założył lewego, tak, nie? Tak. Ten chyba przedziurawił lewego. Dawid ten przedziurawił lewego, to prawda. Uwaga, teraz lewa strona, dzielni Farerzy, ale znakomicie Paweł Wszołek do Wojciecha Szczęsnego głową i sytuacja uratowana, możemy się rozejść, jesteśmy spokojni. Szarpiemy jak Rex Gnata, tylko siatkówka. Nie, no wiesz, no, słuchaj, no. Nie tylko siatkówka, tylko większe wymagania od tych zawodników, bo to jest coś nieprawdopodobnego, co tutaj niektórzy wyczyniają, no, na tym boisku. To jakby paru jakby dostało takie trzymiesięcznego bana za ten mecz, na przykład Piotr Zieliński powinien dostać 3-miesięcznego bana. A nagranie w ogóle w piłkę. Ale nie, w reprezentacji. Ale w ogóle w piłkę. Słuchaj, nie może tak wyglądać rozgrywający reprezentacji Polski na tle amatorów. No to prawda. No to wiesz, no, dla mnie to jest ban na 3 miesiące wyjazd. I nie interesuje mnie, czy ty w Napoli grasz świetną piłkę. Wyjazd na 3 miesiące, ban. Bednarek to powinien bana na całą karierę dostać reprezentacyjną. Kuba Kamiński. Przynajmniej plaskacza jednego. Ban na 2 miesiące. Tak? Nie, tak bym zrobił. Tak. Dobra, to dalej, to lecimy dalej. Wojciech Szczęsny. No tutaj chyba... Nie, no akurat to, a co tam? Tomasz Kędziora. No też, Arkadiusz Milik. No tutaj też ban. Ban. Autoban. No tak, to cała eliminacja. Grzegorz Krychowiak. Dożywotni ban. Okej. Okay. Rozdajesz te bany, jak po prostu... Słuchaj, no, dajmy trochę tych nowych twarzy. Tak, oni kiedyś, pamiętasz, był taki tygodnik Miliarder, oni nagrody się kupowało i sprawdzało, czy twój numer dowodu jest miliarder pniewy. Słuchaj, no ja strasznie żałowałem wtedy, że nie mam dowodu. Nie bardzo wierzę w Krychowiaka na zasadzie, dobra, no, miał coś pokazać, ale on dzisiaj się zbłaźnił, no nie oszukujmy się. Nie dość, że to jest zawodnik z żółtą kartką, to jeszcze gdyby sędzia był złośliwy. Słuchaj, gdyby to sędziował Hiszpan, to dałby mu za tą zagranie ręką w końcówce drugą żółtą i byśmy w dziesiątkę pruli, nie? No, tak by było. No. Jakub Kamiński. No nie, no ban na tę eliminację, znaczy no, no tak, na tę eliminację. Michał Skóraś. Bo pamiętaj, że on też nie Skóraś ban na tę eliminację i w ogóle na razie ban. Na razie ban, tak. Tak. Bartosz Baneszyński. Nie no, zaczął grać, to nie gra. I Piotr Zieliński. A to już mówiliśmy. Nie no, to już mówiliśmy. 89. minuta tego spotkania. Tutaj musi dojść do zmian, bo zobacz, oni fantastyczne zdjęcia sobie wrzucają z kolacji jakiejś w hotelu, przed takim meczem, nowe rozdanie. Zobacz, i zobacz, co się z tych wszystkich ich wypowiedzi, konferencji wydarzyło w dzisiejszym meczu. Kopanina po czole z jakimiś elektrykami, amatorami. No wiesz, on tak... Niesmak, jest pewnego rodzaju niesmak. Znaczy nie, Gapek, to nie jest niesmak.
To jest rzecz, którą oni dalej oszukują. Wychodzą na konferencję i popierdolą takie głupoty, kurwa, których chcesz, żeby gimbaza uwierzyła. No i gimbaza wierzy. To gimbazy. Tak, bo to jest... Ale ja myślę, że gimbaza nie jest taka naiwna. Gimbaza to... jest. Jest jeszcze gimbaza? Jest. Podstawówkaza. Nie, ale gimbaza właśnie wierzy w to, nie, że tam... Zobacz. O, patrz, Świderski jest na boisku. O, i jest love and marriage. Ja nie mogę, nigdy w życiu Fernando Santusza nie... Ale wyobraź sobie... Właśnie nie potrafię. Wyobraź sobie, jak on tam już żyje tym i tak mówi. Ale wiesz, że ten... Jezu, zaraz gwizdek, dwa szlugi na raz, w przejściu między tunelem a szatnią, później w szatni dwa, później na konferencję dwa. On więcej pali, ty byś mógł z nim zrobić kontakt. Nie dał rady. Zapaliłby cię. Nie, z tego co wiem, to nie dał rady, podobno on... Jak śpi, dopali. W 2.15 robi trzy szlugi, także wiesz, to nie, to nawet nie jest moje. Ale chciałem powiedzieć, że w ogóle, jeżeli chodzi o tego aktora, co gra Alamandiego, to nie wiem, czy wiecie, ale on ma czarny pas w jakiejś sztuce walki. Nie pamiętam, czy to było taekwondo, czy co innego, ale on jest jakimś totalnym kozakiem. Napiszcie mi na czasie, w której sztuce walki. On jest naprawdę, on tam, wiesz, się bardzo dobrze ten. To tak, taka ciekawostka, przypomniało mi się. Nie zrobiło to na sobie wielkiego wrażenia. Wiesz o tym, że ten serial gdzieś tam leci jeszcze gdzieś tam po polskich telewizjach. Tak. Ja lubię sobie pooglądać jeszcze te takie powtóreczki. To jeden z najlepszych, na jakich się wychowywałem, amerykańskich. Panie Wojtku, 100% zgadzam się, pisze Mister Darecki. Kowal, co ty osiągnąłeś jeden z drugim? Nic. Jiu-jitsu. O, jiu-jitsu, że ma czarny pas w jiu-jitsu. Nic nie osiągnąłem. Kowal nie osiągnął nic, ale strzelił gole, moi drodzy, już przypominam, Szwecji, Austrii, Holandii, Turcji, Izraelowi, Białorusi, Litwie, Słowenii, Słowacji oraz Finlandii. Ale słuchaj, nic nie osiągnąłem, no. No ale to przecież nie jest napisane w konstytucji, żeby coś osiągnąć, można było się wypowiadać. Tak, trzeba. Wielu polityków na przykład nic nie osiągnął, wypowiada. No taka jest prawda. I to dzień w dzień, kurwa. I to nie w różnych stacjach. Jakoś tak nie zauważyłeś, czy co? Pierwsza minuta doliczonego czasu gry będzie jeszcze 5, także dzielni farerzy. Już uwalałbym, żeby było 2-0, bo tak 3-0 to już nie ekskluzywnie. To ktoś może odnieść wrażenie, kto nie oglądał tego meczu, że myśmy go kontrolowali, a byłoby to mylne. Nie, znaczy nie, po przerwie umówmy się, no. Cały czas. Rosicki, ale tutaj zatrzymany Paweł Wszołek przez kapitana, czyli przez Dawidsena. Ale czy Paweł Wszołek to chciał strzelać po asyście Grosika? Zobacz, zwróć uwagę, czy dogrywać głową. Strzelać, ale idzie on tam. On chyba chciał piłką trafić w jaja kapitana, ale trafił w prawe udo, moim zdaniem. Jakby go trafił w jaja z tej odległości, to by się Wiliorkur Dawidsen złożył jak scyzoryk szwajcarski. Ale widziałeś powtórkę? Widziałem. Wydaje mi się, że udo. Nie widziałeś. Jaja? Nie widziałeś, gdzie się kończył. Może ma ochroniarz na jaja. Nie widziałeś, gdzie się kończył jaja? Zależy czyje. No właśnie tego, co trafił. to wiesz. Nie będę z tym się kłócił. Jestem aż takim ekspertem. Pójdź to rozrysować? Powtórce widziałem. Oj, tutaj zapasy. Zapasy. Paweł Wszołek właśnie z jakimś farerem. Wstaje ten farer. I Paweł Wszołek, żółta kartka za to, że podskoczył Johannesowi Danielsenowi. Mówiłem, że z Danielsenem nie ma co zadzierać. Nie podskoczył, tylko przerwał groźny kontratek. No. Szacun Kowal. Sprzedam poloneza tanio. Robert. A ja dzisiaj w ogóle widziałem poloneza. W sensie na drodze jechał. Zobacz. W Warszawie, zielony. Zobacz. Kowal miał złotego poloneza, no właśnie. Co ty z nim zrobiłeś? Rozbiłem. Rozbiłeś? No nie, to nie ja. Kierowca rozbił. Ja nie jeździłem wtedy. No dobra. Ale tak się zamyśliłeś. A kto rozbił? Kumpel. Tak? Ale już tak skasował na amen? No tak do połowy zostało. Zostały tylne drzwi tylko, nie? Tak? Aha. A przeżył? Co? Przeżył? Przeżyliśmy we czterech. A, dobrze. Nie chcę chyba znać szczegółów tej historii. O tej historii mało kto wie. No, już teraz to się zmieniło szybko, ale już może zostawmy. Jak chcesz, to opowiadam. Nie, we czterech. Ale tak po prostu trasa się skończyła, drzewo zostało, nie? I zatrzymało się pośrodku poloneza. Dobrze, że to polonez był, nie? No tak. Był tak pasażer, znaczy kierowca, pasażer i drzewo pośrodku. Tak? A ty byłeś z tyłu? Ja z przodu. A, okej. Okay. Obok kierowcy. A co czułeś, jak tak drzewo się nagle nieekskluzywnie w was wbiło? Powiedziałem, fajna kora. I tam było, serdecznie witam panie piłkarzu, zanim opowiem panu o twych planach, na imię mam drzewo ten Carmen. No mogło tak być. Duża rzecz, no. Das Auto. No. Będzie tak. A gdzie to było? W okolicach Białej Podlaski. Tak? Co wy tam robiliście, Kowal? Pojechaliśmy na melanż? Na spotkanie. Poniósł was melanż? Słuchajcie, choćby dlatego warto było włączyć ten program, żeby usłyszeć historię Kowala o złotym polonezie. Nie, pojechaliśmy na takie spotkanie. No, było takie. W jednostce wojskowej
Ja, wiesz, ja wtedy w piłkę już grałem, nie? No wiadomo. No kurde, też miałeś tego złotego połowę za zagranie w piłkę. Uwaga, jeszcze szansa dla Polaków. Oszalał Piotr Zieliński i broni przedstawiciel handlowy uderzenie zawodnika Napoli. Czwarta minuta doliczonego czasu gry. Ale słuchaj, wytrzymały Polonas był, mówię ci, drzewo zostało, to nie było silnika, bo tam wiesz. Ale... Nie no, ja się cieszę w ogóle, że tu jesteś. Dobrze, że to był Polonez. Powiem ci, duża rzecz była, nie? A jak potem wyjmowaliście to drzewo z Poloneza? Co? Jak potem wyjmowaliście to drzewo z Poloneza? W bagażniku mieliśmy piłery. Tak? A każdy jeździł. To były takie pojebane czasy, że wszyscy jeździli w bagażniku. Na wypadek, gdyby im drzewo wjechało. Ty, po Krakowie latają wszyscy zamiast z maczetami, zamiast scyzoryków, tak. No to my z piłami jeździliśmy, co ty myślisz? To prawda. Tumany. Kowal był bardzo dobrym piłkarzem, nie to, co te łamagi. No, słyszycie Tumany, Gimbazo? Nieważne, czy był dobrym, czy był złym. Chodzi o to, że był charakternym. Na pewno nie pozwoliłby do takiego kopaniny, że tutaj wszyscy piknik sobie urządzają na tym boisku. Nie? Okolice Białej Podlaskiej. Pozdrawiam Kowala. Rafał Zawierucha. To jest ten aktor? Nas ogląda, tak? Czy nie? Nie wiem. To jest pan Rafał Zawierucha, to super. Ale nie podobał mi się ten film, w którym pan grał z Bradem Pittem i z Leo DiCaprio. Za długi był. Ale pana rola Polańskiego top. Dobra, i teraz co? Ostatnie sekundy. Dajcie im strzelić coś. Dajcie im strzelić. No strzelcie tę bramkę, chłopaki. No. Kończy sędzia Szmajc. Jedno z największych zwycięstw w historii polskiego sportu. Biało-czerwoni po dwóch bramkach niezawodnego Roberta Lewandowskiego z rzutu karnego i z gry z pola karnego wygrywają z Wyspami Owczymi 2-0 i robią gargantuiczny. Potem sobie zgooglujecie, trudne słowo. Krok w kierunku Euro 2024, to jest nieważne. Najważniejsze, że Kowal 20 par lat temu rozjebał się złotym polonezem na drzewie, ale przeżył. Chciałem ci powiedzieć, że trochę więcej niż 22. Tak? 20 pary powiedziałem. No i trochę więcej, bo już ze 30. Nie? No to ze 30. Ale... to jest... Pamiętaj, 31 lat to już jest od medalu, czyli no nie był. Nie... Jezu, faktycznie już 31 lat. No, nie moja wina, że nie potrafią zdobyć kolejnego. Dobra, jedźmy na te oceny, noty i ten paździerz zostawmy. Słuchajcie, ja się z wami żegnam. Niedziela 20:45, znowu jesteśmy z Kowalem. Wojtek, Tomek Smokowski, Michał Pol, Tomek Lipiński, zaraz w Hyde Parku, Kamil Gapiński. Dzięki. Kanał sportowy. Tu jesteśmy na ty.